Rozdział dziewiętnasty. Szturm na Maracaibo. Wystrzał, który wywabił czarnego korsarza z kajuty, padł z pokładu statku dowodzonego przez Franciszka Lolonę. Krótko przedtem jego okręt wysunął się na czoło flotylli i stanął w odległości dwóch mil morskich od Maracaibo, naprzeciwko położonej na wzgórzu twierdzy, która wraz z dwiema pobliskimi wyspami miała za zadanie bronić dostępu do miasta. Piraci, którzy byli już wcześniej w zatoce wenezuelskiej w towarzystwie Zielonego Korsarza i Czerwonego Korsarza, doradzili Franciszkowi Lolone, by właśnie tam, dwie mile od miasta, szalupy wysadziły na ląd oddziały bukanierów, co pozwoliłoby wziąć w dwa ognie wznoszącą się przy prowadzącym do jeziora przesmyku twierdzę. Ten skorzystał z ich rady i wystrzałem dał sygnał do rozpoczęcia działań wojennych. W mgnieniu oka opuszczono na wodę wszystkie łodzie z wszystkich ośmiu statków. Zrobiło się na nich tłoczno od bukanierów i korsarzy, którzy, uzbrojeni w muszkiety i kordelasy od strony lądu, mieli przypuścić atak na twierdzę. Na rozkaz Morgana jako pierwsi do szalup wsiedli najsprawniejsi i najlepiej zbudowani. Po chwili na mostku kapitańskim pojawił się czarny korsarz. Panie kapitanie! Zwrócił się do niego zastępca. Nie mamy ani chwili do stracenia. Lada chwila, zacznie się szturm twierdzy, ale to nasi korsarze muszą odegrać pierwszoplanową rolę w tym ataku. Czy Franciszek Lolone wydał jakiś rozkaz? Tak, kapitanie. Flota ma zachować ostrożność i nie narażać się na ogień armatni z twierdzy. Słusznie. Powierzam ci dowództwo nad moją błyskawicą. Odparł. Następnie w okamgnieniu założył na siebie przyniesiony mu właśnie przez kwatermistrza Kirys, po czym zszedł do czekającej nań pod drabiną od strony Bagburty wielkiej szalupy z trebuszem i trzydziestoma ludźmi na pokładzie. Powoli świtało. Trzeba było zatem niezwłocznie zejść na ląd, a następnie z znienacka przypuścić atak, zanim broniący twierdzy Hiszpanie zdążą wezwać posiłki. Wszystkie szalupy wypełnione po brzegi uzbrojonymi piratami mknęły chyżo po falach w kierunku plaży porośniętej lasem, pnącym się stromym zboczem ku wzgórzu, na którego szczycie wznosiła się niedostępna twierdza, wyposażona w szesnaście dział dużego kalibru i najprawdopodobniej pełna nieugiętych obrońców. Wystrzał z dowodzonego przez Franciszka Lolone statku postawił Hiszpanów na równe nogi. Skierowali na nieprzyjaciela zmasowany ogień, a kilka oddziałów żołnierzy pobiegło w dół po zboczu wzgórza, żeby zastąpić drogę nacierającym korsarzom. Niezliczone pociski wybuchały dookoła szalub, wzbijając fontanny wody. Dzięki błyskawicznym unikom i zręcznym wirażom nieprzyjacielowi nie udało się jednak zatopić korsarskich łódek. Trzy szalupy. Pierwsza pod dowództwem Franciszka Lolone, druga czarnego korsarza, trzecia zaś Michała Baska, wysunęły się na czoło i dzięki najtęższym w pirackich szeregach wioślarzom pruły morskie fale z zawrotną prędkością. Chcąc dobić do brzegu, zanim hiszpańscy żołnierze biegnący w dół przez zalesione zbocze zajmą pozycję wzdłuż plaży. Korsarskie okręty z kolei zostały w tyle, trzymając się w bezpiecznej odległości od pola rażenia szesnastu nieprzyjacielskich armat broniących dostępu do górującej nad miastem twierdzy. Dowodzona przez Morgana błyskawica natomiast podpłynęła na odległość tysiąca stóp by ogniem swoich dwóch dział rufowych osłaniać schodzących na ląd piratów. W ciągu piętnastu minut, pomimo bezlitosnego ostrzału, pierwsze szalupy dobiły do brzegu. Korsarze i bukanierzy błyskawicznie zeszli na ląd, nie czekając na pozostałych kamratów, rzucili się przed siebie w kierunku Hiszpanów, którzy nie zdążyli dobiec do samego brzegu i zasadzili się w gąszczu porastającym górskie zbocze. – Do ataku, moi dzielni biraci! – krzyknął Franciszek Lolone. Naprzód, wilki morskie! – zagrzmiał głos czarnego korsarza, który ruszył do przodu, trzymając w prawej ręce szpadę, w lewej zaś pistolet. Zaatakowani z zaskoczenia Hiszpanie zaczęli zapalczywie miotać gradem pocisków. Te jednak nie trafiały nieprzyjaciela, który nacierał pod osłoną porastających górskie zbocze drzew i zarośli. Silny ostrzał stwierdzy rozrywał na strzępy porastające wzgórze drzewa, które z łoskotem padały na ziemię. Połamane gałęzie rozpryskiwały się na prawo i lewo, a rozprute pociskami strzępy liści i owoców spadały lawiną na głowy nacierających marynarzy. Nic jednak nie było w stanie powstrzymać szturmu nieustraszonych korsarzy i bukanierów z tortugi. Z siłą rozpędu niszczącej wszystko na swej drodze trąby powietrznej uderzyli w oddziały hiszpańskie, które pomimo zaciekle stawianego oporu padały jak muchy sieczone ostrzem kordelasów. Nieliczni salwowali się ucieczką, chcąc ujść z życiem. Większość jednak wolała polec z bronią w ręku, niż się poddać. Na twierdzę! krzyknął Franciszek Lolone. Ośmieleni pierwszym zwycięstwem, korsarze wbiegli na wzgórze pod osłoną gęstej roślinności. Teraz było ich ponad pięciuset, bo tymczasem dołączyli do nich kolejni kamraci. A wejście na szczyt wcale nie należało do najłatwiejszych. Zważywszy, że nie mieli na wyposażeniu drabin. W dodatku hiszpański garnizon, złożony z 250 dzielnych, dobrze wyszkolonych żołnierzy, stawiał zaciekły opór i nie dawał za wygraną. I nic nie wskazywało, że w ogóle da. Położenie twierdzy na znacznej wysokości pozwalało prowadzić nieprzerwany ostrzał. Nawałnica pocisków siarczystym ogniem spadała na las. Przez który posuwali się naprzód, narażając się na straszliwą śmierć w ogniu. Franciszek lolone i czarny korsarz, widząc, jakże zajadły jest opór wroga, postanowili się naradzić. Stracimy zbyt wielu ludzi, powiedział Franciszek lolone Trzeba znaleźć sposób, który pozwoli nam zrobić bresę, w przeciwnym razie damy się powybijać jak kaczki. Sposób jest tylko jeden. Odrzekł na to czarny korsarz. Zamieniam się w słuch! Musimy spróbować wysadzić w powietrze fragment muru. To istotnie najlepszy sposób, ale któż się podejmie takiego wyzwania? Ja to zrobię. Usłyszeli głos za swoimi plecami. Odwrócili się i ujrzeli Karmo, któremu towarzyszył jego nieodłączny kompan Van Stiller i ich kamrat Moko. A to ty, huncwocie! — rzekł czarny korsarz. Co tu robisz? Podążałem twoim śladem, kapitanie. Wybaczyłeś mi, więc nie obawiałem się, że każesz mnie rozstrzelać. I słusznie, że się nie obawiałeś. Ale za to pójdziesz podłożyć bombę. Tak jest, panie kapitanie. Potrzebuję mniej więcej kwadransa. Odparł Carmont, po czym zwrócił się do swoich dwóch kompanów. Pan Stiller, podejdź no tu. A ty, Moko, przynieś mi trzydzieści funtów prochu i dobry ląd. Mam nadzieję, że zobaczę cię jeszcze żywego. Odparł czarny korsarz ze wzruszeniem w głosie. Dziękuję za dobre słowo, kapitanie. odpowiedział Kahma, po czym oddalił się pośpiesznie. Tymczasem korsarze i bukanierzy przedzierali się dalej przez leśną gęstwinę. Starali się celować tak, żeby odepchnąć Hiszpanów od Blank i zastrzelić artylerzystów. Twierdza jednak broniła się za wzięcie, rażąc przeciwnika piekielnym ogniem. Przypominała plujący lawą wulkan. Na wysokości murów unosiły się kłęby dymu dziurawionego co chwila ogniem wystrzałów przez szesnaście dział armatnich. Pociski i odłamki pruły poszycie leśne Rozszarpując na strzępy rośliny i krzaki, pośród których chowali się korsarze w oczekiwaniu na odpowiedni moment do podjęcia szturmu. Wtem na szczycie wzgórza rozległ się donośny wybuch, który poniósł się szerokim echem przez lasy ku morzu. Słup ognia wzbił się ku niebu nad jednym z boków twierdzy, a następnie deszcz odłamków runął na drzewa. Łamiąc gałęzie oraz kalecząc i zabijając wcale niemało napastników. Wśród armatniego huku wystrzałów muszkietów i krzyków hiszpańskich żołnierzy zagrzmiał donośny głos czarnego korsarza. Do ataku wilki morskie. Na widok ruszającego pędem w kierunku breszy dowódcy, korsarze i bukanierzy wraz. Z Franciszkiem Lolone rzucili się biegiem w ślad za nim, pokonując kolejne wzniesienia i roztaczającą się przed twierdzą polanę. Podłożony przez Cormont i jego kamratów ładunek zrobił wyłom w jednym z głównych bastionów. Czarny korsarz przedostał się do środka przez rozerwany wybuchem mur, mijając gruzy i przewrócone działa armatnie a jego wspaniała szpada dzielnie odpierała ciosy pierwszych nieprzyjaciół, którzy nadbiegli, by bronić dostępu do wnętrza twierdzy. Zaraz za nim, krzycząc dla postrachu na całe gardło, nadbiegli korsarze i niczym rwący potok wdarli się do środka, tratując i siekąc kordelasami żołnierzy, którzy próbowali ich powstrzymać u wyłomu muru. Dwustu pięćdziesięciu obrońców fortu ustąpiło pod naporem wroga. Niektórzy wycofali się i próbowali bronić się jeszcze na Blankach, ale zostali rozgromieni. Następnie zgromadzili się na dziedzińcu, broniąc dostępu do flagi Hiszpanii. Jednak zajadle napierający wróg przerwał utworzony wokół masztu pierścień. Hiszpanie rozpierzchli się na wszystkie strony, kontynuując walkę, woleli bowiem zginąć zamiast złożyć broń i się poddać. Po zdobyciu flagi czarny korsarz skierował swoją uwagę na pozbawione obrony miasto. Wraz z oddziałem stu zbrojnych zbiegł z boczem ku wyludnionemu już Marakaibo. Mieszkańcy miasta zdążyli tymczasem uciec do lasu, w którym ukryli wszelkie kosztowności. Tyle, że kosztowności nie obchodziły czarnego korsarza nic a nic. Celem zorganizowanej przezeń zbrojnej wyprawy nie było złupić miasto. Ale dopaść z nienawidzonego zdrajcy. Wiedziony pragnieniem zemsty czarny korsarz czym prędzej skierował się do pałacu gubernatora na Placa de Granada, a wraz z nim towarzyszący mu oddział stu zbrojnych, którzy ledwo co za nim nadążali. Tymczasem okazało się, że także pałac był opustoszały, a jego wrota stały otworem bez straży na warcie. Czyżby wywinął mi się z rąk? Rozmyślał w duchu czarny korsarz, zaciskając zęby ze złości. Choćbym miał go ścigać na sam kraniec kontynentu, za żadne skarby nie odpuszczę. Na widok otwartej bramy towarzyszący mu piraci zatrzymali się w obawie przed zasadzką. On też obawiał się jakiejś niespodzianki, tym niemniej odważnie, ale i ostrożnie podążał naprzód. Już miał przekroczyć próg i wejść na dziedziniec, gdy nagle poczuł na swoim ramieniu potężną dłoń, która powstrzymała jego śmiały zamiar. Niespodziewanie usłyszał głos: Panie kapitanie, proszę pozwolić, że ja. Wejdę pierwszy. Zatrzymał się, marszcząc czoło. Przed nim stał kormo, cały umorusany prochem, w postrzępionych łachach, z twarzą broczącą krwią. Mimo to sprawiał wrażenie bardziej żywiołowego niż zazwyczaj. Znowu ty, wykrzyknął. Sądziłem, że wybuch cię nie oszczędzi. Złego. — Licho nie bierze, kapitanie. — Źli więc muszą być i moi towarzysze niedoli, Hamburczyk i Afrykańczyk, którzy też uszli z życiem. — To wspaniała nowina. Ruszajmy więc. Carmont i jego kamraci, którzy właśnie w tej chwili nadeszli, podobnie jak i on czarni od prochu i pyłu i wcale w niemniej opłakanym stanie, Ruszyli przed siebie w kierunku dziedzińca, trzymając w dłoniach kordelasy i pistolety. Czarny korsarz i wszyscy pozostali piraci podążyli w ślad za nimi. W środku jednak nie było żywej duszy. Żołnierze, służący, koniuszy, niewolnicy, wszyscy jak jeden mąż uciekli, szukając schronienia w gęstej puszczy porastającej całe wybrzeże. Na miejscu ostał się zaledwie jeden koń, który ze złamaną nogą leżał na ziemi. I tyle ich widziano! skomentował Korma. Trzeba umieścić na drzwiach kartkę z napisem: Pałac do wydajęcia. Chodźmy na górę! rozkazał czarny korsarz. Piraci wbiegli schodami na wyższe piętra, ale i tam wszystkie drzwi były pootwierane na oścież. W salach i komnatach nie było żywego ducha. Meble leżały powywracane do góry nogami, wieka drewnianych kufrów były odchylone, a kufry w środku puściusieńkie. Wszystko wskazywało na rejteradę w popłochu. Wtem w jednej z komnat dało się słyszeć odgłosy szamotaniny. Czarny korsarz pędem ruszył przed siebie, zaglądając po drodze do wszystkich sąsiednich pomieszczeń. Z jednej z nich Cormont i van Stiller wyprowadzali właśnie obezwładnionego żołnierza hiszpańskiego. Był to mężczyzna wysoki, szczudłowaty, chudy jak patyk. Poznajesz go, kapitanie? krzyknął Cormont, popychając gwałtownie nieszczęśnika. Doprowadzony przed oblicze czarnego korsarza żołnierz zdjął stalowy hełm, z którego wystawało wyliniałe i wyświechtane pióro. Następnie pochylił swoje wychudłe plecy i spokojnym tonem rzekł. Ciekałem na ciebie, panie. Rad jestem cię widzieć. A niech mnie! krzyknął czarny korsarz. To znowu ty. Ta. To ja. Hiszpan z lasu, we własnej osobie. Odparł z uśmiechem tyczkowaty mężczyzna. Nie chciałeś mnie powiesić, a więc żyję. Jeszcze się doigrasz, Szelmo. Czyżbym. Zatem źle zrobił, że na ciebie zaczekałem? Jeśli tak, to powinienem był się ulotnić razem z pozostałymi. Ty na mnie czekałeś? A czy ktoś mnie powstrzymywał przed ucieczką? To prawda. Zatem dlaczego zostałeś? Bo chciałem raz jeszcze zobaczyć tego, który okazał mi łaskę i darował życie, gdy tamtej pamiętnej nocy wpadłem w jego ręce. Dlaczego jeszcze? Bo mam zamiar oddać drobną przysługę czarnemu korsarzowi. Ty mnie? No tak. Odparł Hiszpan z uśmiechem. A co, dziwicie to? Nie ukrywam, że tak. Panie, musisz zatem wiedzieć, że gdy gubernator dowiedział się, że nie zawisłem na gałęzi, bo łaskawie darowałeś mi życie, w ramach rewanżu kazał mnie stłuc na kwaśne jabłko, dwadzieścia pięć soczystych razów. Mnie? Okładać kijem? Mnie? Nazywam się Don Bartolomeo z rodu Barbozów i Kamargułów. Jestem potomkiem najstarszych urodów szlacheckich Katalonii, Karamba. Odpuść sobie. Poprzysiągłem sobie zemstę na tym Flamandczyku, który hiszpańskich żołnierzy traktuje jak psy, a szlachciców jak indiańskich niewolników. I postanowiłem na ciebie zaczekać. Przecież przybyłeś tu po to, żeby go zabić. Tyle, że... On uciekł, kiedy zorientował się, że zdobędziesz twierdzę. Uciekł? Tak, ale wiem gdzie. Pomogę ci go dopaść. Nie oszukujesz mnie czasem, jeśli okaże się, że kłamiesz o żywcem ze skóry. Przecież masz. — Mnie w garści — odrzekł żołnierz. — To prawda. — Możesz mnie więc obedrzeć ze skóry, kiedy chcesz. — Mów więc, gdzie się podziewa Van Gold? — W lesie. — I dokąd się kieruje? — Do Gibraltaru. — Drogą prowadzącą wzdłuż brzegu? — Tak, kapitanie. Znasz tę drogę? Lepiej niż ci, którzy mu towarzyszą. Ilu ich jest? Jeden oficer i siedmiu zaufanych żołnierzy. Tylko mała grupka jest w stanie przedrzeć się przez gęstą dżunglę porastającą wybrzeże. A gdzie się podzieli pozostali żołnierze? Pouciekali każdy w inną stronę. Dobrze wiedzieć, odparł czarny korsarz. Ruszajmy w pości. ten niegodziwiec Van Gold nie zazna spokoju ani za dnia, ani w nocy. Czy ma ze sobą konie? Owszem, ale wkrótce je porzuci, bo nic mu tam po nich. Zaczekaj tu na mnie. Czarny korsarz wszedł do jednej z komnat i usiadł przy biurku, na którym leżał papier, kilka piór i kosztowny kałamarz z brązu. Na kartce papieru skrobnął kilka następujących linijek. Mój drogi Piotrze, podążam przez lasy tropem van Golda w towarzystwie Cormont, van Stillera i mojego afrykańczyka. Miej pieczę nad moim statkiem i nad moimi ludźmi. Gdy już złupicie miasto, dołącz do mnie w Gibraltarze. Są tam skarby o wiele drogocenniejsze niż te, które znajdziesz w Maracaibo. Czarny korsarz. Złożył list i przekazał go kwatermistrzowi, po czym przemówił do piratów, którzy wiernie służyli u jego boku. Do zobaczenia w Gibraltarze, najdzielniejsi z dzielnych. Następnie zwrócił się do kochmanu van Stillera, afrykańczyka i hiszpańskiego więźnia. W drogę. Nasz śmiertelny wróg nam ucieka. Mam ze sobą nowiteński sznur. Heh, nie mogę się doczekać, kiedy zaciśniemy mu go na szyi, panie kapitale. — Odparł kochman. Wczoraj wieczorem sprawdzałem jego wytrzymałość. Zapraszam. Pewniam cię, że doskonale spełni swoje zadanie i że się nie urwie. Rozdział 20. Pościg za Van Goldem. Podczas gdy piraci i bukanierzy ze statków Baska i Franciszka Lolone bez najmniejszego oporu wkroczyli do Maracaibo i zaczęli plądrować miasto. Odkładając na później przeczesanie okolicznych lasów z zamiarem odszukania zbiegłych mieszkańców i pozbawienia ich wszystkiego tego, co ze sobą zabrali i co starali się ukryć, czarny korsarz i jego czterej kompanii uzbrojeni po zęby i zaopatrzeni w prowiant ruszyli przed siebie tropem gubernatora. Zaraz po opuszczeniu miasta zanurzyli się w gęstej roślinności rosnącej wzdłuż brzegów szerokiego jeziora Maracaibo. Podążając wąską, ledwie przetartą ścieżką, która, jeśli wierzyć, pałającemu rządzą zemsty Katalończykowi, nie miała ich zawieść zbyt daleko. Od razu zauważyli pierwsze odciśnięte na wilgotnym, leśnym podszyciu ślady ośmiu koni i dwa ludzkie. Oznaczało to, że oddział tworzyło ośmiu jeźdźców i jeden podróżujący pieszo żołnierz, co w pełni zgadzało się z liczbą wskazaną przez Hiszpana. Sami widzicie wykrzyknął triumfalnie katalończyk. Podążał tą drogą gubernator wraz ze swoim kapitanem i siedmioma żołnierzami, z których jeden poruszał się pieszo, gdyż jego koń w chwili ucieczki upadł i złamał nogę. To ten, którego widzieliśmy odparł czarny korsarz. Myślisz, że mają nad nami dużą przewagę? Jakieś pięć godzin? To całkiem sporo, ale przecież jesteśmy wszyscy wytrawnymi piechurami. Nie wątpię. Niech Wam się jednak nie wydaje, że dogonimy ich dzisiaj czy jutro? Śmiem twierdzić, że nie znacie wenezuelskiej dżungli i nie macie pojęcia, ile niespodzianek może nam szykować. A któż niby miałby nam te niespodzianki szykować? Zwierzęta i dzikusy. Nie straszni nam ani jedni, ani drudzy. Karaibowie są groźni. Nie będą mniej groźni dla samego gubernatora. Tyle, że to jego, a nie nasi sprzymierzeńcy. Czyżby był z nimi w zmowie i ich na nas napuścił? Bardzo możliwe, panie kapitanie. Nie dbam o to. Dzikusy nigdy nie napawały mnie strachem. Chodźmy więc, kawaleros! Przed nami wielka puszcza! Ścieżka kończyła się tam, gdzie zaczynał się nieprzebyty gąszcz. Niebotyczny mur tworzony przez bujną roślinność i kolosalne pnie drzew. Zdawał się nie mieć w sobie żadnej szczeliny, przez którą jeźdźcy mogliby się przecisnąć. Trudno sobie w ogóle wyobrazić bogactwo flory porastającej wilgotne i ciepłe połaci Ameryki Południowej, zwłaszcza wzdłuż ogromnych rzek. Na tym dziewiczym terenie, na bieżąco użyźnianym liśćmi i owocami, które gromadzą się tam przez długie lata. Zadomowiły się gatunki najprawdopodobniej niespotykane na innych obszarach kuli ziemskiej. Nawet najmniejsze i najbardziej niepozorne spośród rosnących tam roślin osiągają gigantyczne rozmiary. Czarny korsarz i hiszpan stali przed niebotycznym zielonym murem, wytężając słuch. A dwaj piraci i murzyn uważnie wodzili wzrokiem po okolicznych krzakach. W obawie przed jakąś zasadzką, którędy mogli przejść? zapytał czarny korsarz hiszpana. Nie widzę żadnych prześwitów w tej gęstwinie. Hmm, zamruczał w zamyśleniu katalończyk. Przecież nie mogli się rozpłynąć w powietrzu. Przynajmniej taką mam nadzieję. — Nie mógłbym się wówczas odwdzięczyć za tych dwadzieścia pięć razów, od których jeszcze teraz pieką mnie plecy. — No chyba, że ich konie mają skrzydła — odparł czarny korsarz. — Gubernator to szczwany lis i na pewno zaciera za sobą ślady. Nie słychać tam żadnych głosów pośród krzaków? Mam wrażenie, że to szum rwącego potoku odrzekł Cahmon. W takim razie wszystko jasne powiedział katalończyk. Co takiego zapytał czarny korsarz? Za mną, kawaleros! Żołnierz cofnął się, rozglądając się uważnie po ziemi, a w końcu odnalazł ślady pozostawione przez konie. Następnie wszedł pomiędzy drzewa zwane kari. Które wyglądem przypominają palmy, mają kolczaste pnie i wydają rosnące w kiściach owoce, podobne do kasztanów. Bacząc, by ostre i długie kolce nie poszarpały mu ubrania, dotarł do miejsca, z którego według chamon dochodził szum wody. Rozejrzał się jeszcze raz dookoła, szukając pośród liści śladów końskich kopyt, po czym przyspieszył kroku. Zatrzymał się dopiero na brzegu szerokiej na siedem może dziesięć stóp. Czarniawej Rzeczki. — No, tak! — wykrzyknął Wesoł. — Mówiłem, że to szwary lis. — Mów, o co chodzi! — ponaglał go zniecierpliwiony już czarny korsarz. — Oto, że aby ukryć się w puszczy i zatrzeć za sobą ślady, wszedł do Rzeczki. — Woda jest głęboka? — Katalończyk zanurzył w niej swoją szpadę w poszukiwaniu dna. Na nie więcej niż piętnaście cali. Są tam węże? Nie. Tego akurat jestem pewien. Przejdźmy zatem na drugą stronę i przyspieszmy kroku. Zobaczymy, jak daleko jechali konno. Hiszpan szedł jako pierwszy, a Murzyn jako ostatni, bowiem jego rolą było pełnić straż na tyłach. Przeprawę przez rzekę utrudniały zalegające w mulistej wodzie liście i rośliny. Unosiła się nad nią smrodliwa i trująca woń wyziewów powstałych w wyniku ich butwienia. Niedawną obecność intruzów zdradzały podeptane i poszarpane tu i ówdzie rośliny. Choć w rzeczce rosła ich cała obfitość, wymieńmy choć kilka gatunków Muku-muku, czyli Montrichardia arborescens z rodziny obrazkowatych, której Gąbczasty rdzeń podatny jest na uszkodzenia. Kępki smukłych trzcin o gładkich łodygach i srebrzystym połysku, wykorzystywanych do budowy lekkich tratw. Obrośnięte młodymi pędami łodygi robinie akacjowej, czyli rodzaj lian, zawierającej zaskakującą pod względem posiadanych właściwości mleczną substancję, która gdy przeniknie do wody, dosłownie upija ryby. To oczywiście nie wszystkie rosnące tam rośliny, które utrudniały przeprawę. Pod rozpościerającym się szeroko sklepieniem pnączy i gałęzi panowała prawie zupełna cisza. Jedynie co jakiś czas, w odstępach bardzo regularnych, zakłócał ją jakby dźwięk dzwoneczka, brzmiący tak naturalnie, że Carmont i Van Stiller żywiołowo podnosili głowy do góry. Tego srebrzystego dźwięku, który rozchodził się szerokim echem po dziewiczym lesie, nie wydawał żaden dzwoneczek, lecz ukryty w zaroślach dzwonnik na go szyi. biało upierzony ptak, wielkości małego gołębia, którego śpiew słychać z odległości aż trzech mil. Korsarska drużyna coraz bardziej przyspieszała kroku, szła w ciszy, niecierpliwie wypatrując miejsca, w którym van Gold i jego oddział mogli porzucić konie by dalej pieszo przedzierać się przez gęste, dziewicze knieje. Wtem z lewej strony dobiegł ich odgłos silnego wybuchu, a zaraz po nim na ich głowy spadł deszcz małych pocisków, wydając odgłos podobny do bijącego z nieba gradu. — Do stu tysięcy bomb i kartaczy! — wykrzyknął Van Stiller, który odruchowo zgiął się w pałąk. — Kto do nas strzela? Schylił się również czarny korsarz. W mgnieniu oka nabił muszkiet i jego piraci zaś cofnęli się gwałtownie. Jako jedyny nie poruszył się ani o krok katalończyk, który wpatrywał się niewzruszony w porastające oba brzegi rzeki Szuwary. — Napadną na nas? — zapytał czarny korsarz. — Nikogo nie widzę — odpowiedział z uśmiechem katalończyk. A ten wybuch, czyżbyś go nie słyszał? Oszem, słyszałem. I co? Nie zaniepokoiło cię to? Mnie to nawet bawi. Wtem rozległ się drugi wybuch, silniejszy od poprzedniego i znów grad podcisków spadł na rzekę. To bomba? Krzyknął Kochmo, cofając się. Tak tyle że roślinna, odpowiedział katalończyk. Dla mnie to nie nowość. Skierował się na lewo, wskazując członkom wyprawy drzewo, którego wygląd wskazywał na przynależność do rodziny wilczom leczowatych. Wysokie na około osiemdziesiąt sto stóp, o szerokich na osiem do dwudziestu cali liściach oraz pokrytych kolcami pniu i gałęziach, z których zwisały pękate owoce, otulone przypominającą korę powłoką. Uważajcie, powiedział, bo owoce nie nadają się do jedzenia. Wtem jedna z tych roślinnych bomb wybuchła z ogłuszającym hukiem, rozrzucając na wszystkie strony drobne ziarenka. — Nie macie się czego obawiać, Nic wam nie grozi — odrzekł katalończyk na widok odskakujących do tyłu van Stillera i Kohmo. To zwykłe nasiona. Gdy owoc więdnie, jego skóra grubieje i twardnieje. By po jakimś czasie na skutek fermentacji wybuchnąć, rozrzucając na znaczną odległość zgromadzone wewnątrz w szesnastu komorach nasiona. Czy te owoce są chociaż smaczne? Zawierają lecz substancję, którą pożywiają się wyłącznie małpy, odparł Katalończyk. To diabła z drzewami bombami, wykrzyknął Cormor. Byłem przekonany, że to Hiszpanie od gubernatora wzięli nas na cel. Nie traćmy czasu i ruszajmy w drogę, powiedział czarny korsarz. Nie zapominajcie, że to jest pościg. Kontynuowali marsz, brodząc w rzece. Po przejściu niespełna trzystu jardów ujrzeli przed sobą taki oto widok. Coś dużego, obłego, Czarnego wystawało ponad powierzchnię wody i hamowało jej nurt. – Czyżby znów jakieś bombowe drzewo? – zapytał Kochmo. – Coś o wiele bardziej bombowego, jeśli mnie wzrok nie myli, są to konie gubernatora i jego oddziału. – Zachowajcie ostrożność – rzekł czarny korsarz. Mogą się czaić w okolicy. Szczerze w to wątpię, odparł katalończyk. Gubernator zdaje sobie sprawę, z kim ma do czynienia. Dobrze wiedział, że rzucisz się za nim w pogoń. Być może, tym niemniej bądźmy ostrożni. Trzymali broń w gotowości, ustawili się gęsiego, żeby na wypadek nagłego ostrzału nie dać się pozabijać wszyscy naraz. Ruszyli przed siebie w milczeniu, kryjąc się pod gałęziami drzew, które splatały się ze sobą nad rzeczką, tworząc osobliwy tunel. Katalończyk zatrzymywał się co dziesięć, dwanaście kroków, nadstawiał ucha i rozglądał się, czy pośród lian i gałęzi nie czai się przypadkiem jakieś zagrożenie. Stąpali niezwykle ostrożnie, aż w końcu zbliżyli się do... Dostrzeżonych z odległości czarnych obłych plam. Wcale im się to nie przewidziało. Zatopione do połowy w mulistej wodzie leżały pokotem. Jedno obok drugiego truchła ośmiu koni. Gdy Katalończyk i Afrykańczyk wyciągnęli na brzeg jedno zwierzę, zauważyli, że podcięto im gardziel na wachą. Zgadza się. To są konie gubernatora. A gdzie uciekli jeźdźcy? zapytał czarny korsarz. Pewnie ukryli się głęboko w puszczy. Nie wiesz, którędy mogli się przedostać przez ten gąszcz? Niestety, ale szwane lisy z nich. Co takiego? Widzicie tę złamaną gałąź, z której sączy się jeszcze sok? Widzimy, no i co? Spójrzcie tylko do góry. Kolejne złamane gałęzie. Widzimy. Te sztwane lisy wspięły się na te drzewa, a następnie zeskoczyły z nich wprost w zarośla, zacierając za sobą w ten sposób ślady. Nie pozostaje nam nic innego jak zrobić to samo. Dla nas marynarzy to przecież pestka, powiedział Cormont. No już, raz dwa, raz dwa. Katalończyk uniósł do góry swoje nieskończenie długie pajęcze ramiona i wspiął się na grube drzewo, a w ślad za nim poszli pozostali, powtarzając tę czynność zgodną godną podziwu zręcznością. Wojak z pierwszej gałęzi przestąpił na kolejną, z niej zaś na jeszcze następną, która należała już do innego drzewa. Kontynuował tę nadrzewną wędrówkę przez jakieś prawie 130 trzydzieści stóp, nie przestając jednocześnie bacznie obserwować gałęzi i liści otaczających go drzew. Kiedy znalazł się pośród skupiska lian, uchwycił się jednej z nich, po czym z triumfalnym okrzykiem zeskoczył na ziemię. — Hejże, Katalończyku, czyżbyś znalazł jakiś złoty kamyk? — krzyknął Kamo. — Podobno jest ich w tych stronach siedzie. To misery jej wartość może być większa niż złoto, zwłaszcza w sercu Wangolda. Czarny korsarz też zeskoczył na ziemię, po czym podniósł leżący na niej, zdobiony metodą damaskinarzu, nóż o smukłym i ostrym ostrzu. Pewnie zgubił go oficer, który towarzyszy gubernatorowi, odrzekł katalończyk. Widziałem, że nosił go wcześniej u pasa. A więc tędy szli, rzekł czarny korsarz. Patrzcie tam! W zaroślach wydrążyli się kierami tunel. Pamiętam, że każdy z nich miał usiodła swoją. Świetnie, odparł carman Oszczędzili nam fatygi, dzięki temu będziemy mogli się szybciej poruszać. Cisza, wykrzyknął czarny korsarz. Nic nie słychać. Katalończyk wytężył słuch, po czym odparł. Nic za nic. Znakiem tego są daleko od nas. Gdyby byli w pobliżu byłoby słychać odgłosy ich siekier. Mają nad nami prawie pięciogodzinną przewagę. To sporo. Miejmy nadzieję, że uda nam się to nadrobić. Szli przed siebie ścieżką tunelem, którą uciekinierzy wyrąbali w dziewiczym lesie. Nie sposób było pomylić drogę, albowiem wykarczowane gałęzie, które leżały na ziemi, nie zdążyły jeszcze uschnąć. Chcąc zyskać przewagę, katalończyk i piraci zaczęli biec. Jednakże wkrótce musieli zwolnić, albowiem na ich drodze wyrosła przeszkoda, którą zarówno Murzyn, który nie był wcale o buty, jak i Cormont i Van Stiller, którzy wprawdzie mieli na sobie buty, ale niewystarczająco wysokie, mogli pokonać jedynie przy zachowaniu dużej ostrożności. Przeszkodę tę stanowiła gęsto porastająca okolice kolczasta Ansara która występuje w dużych skupiskach w dziewiczych lasach Wenezueli i Gujany, uniemożliwiając przemarsz każdemu, kto nie ma na sobie solidnych, wysokich butów z grubej skóry. – Do stu tysięcy bombi kartaczy! – wykrzyknął Van Stiller, który jako pierwszy postanowił przeprawić się przez kolczastą zasadzkę. – Co to ma być? Droga do piekła? – Będziemy potem wyglądać jak święty Bartłomiej po torturach. Na flaki rekina. Krzyknął karmo, który jak porażony odskoczył do tyłu. Będziemy kuśtykać po przejściu przez ten oset. Ha! Leśni czarodzieje powinni byli umieścić przy wejściu do lasu tabliczkę z napisem Przejścia nie ma". Nic to! — Będzie trzeba znaleźć inną drogę — powiedział katalończyk. — Niestety zrobiło się bardzo późno. — Czeka nas postój? — zapytał czarny korsarz. — Spójrzcie! Dzienne światło zaczęło błyskawicznie gasnąć. W mgnieniu oka las utonął w ciemnościach, które wpełzły we wszystkie jego zakamarki. Czy oni też zrobią postój? Zapytał czarny korsarz, marszcząc w czoło. Tak. I nie ruszą się z miejsca, dopóki nie wzejdzie księżyc. A kiedy wzejdzie? O północy. Rozbijmy zatem obóz. Rozdział dwudziesty pierwszy. W dziewiczym lesie. Na czas postoju, znużona wędrówką drużyna postanowiła schronić się między korzeniami sumamejry tropikalnej palmy, która pod względem wielkości najprawdopodobniej cieszy się nomen palmą pierwszeństwa w całym lokalnym drzewostanie. Podporą tych osiągających wysokość 200, a nawet 230 stóp drzew są tak zwane korzenie przybyszowe, rozłożyste, masywne, symetrycznie odchodzące od pnia ponad gruntem, tworzące tym samym fantazyjne arkady, pod którymi może znaleźć schronienie dwadzieścia, a może i więcej osób. Było to coś w rodzaju ufortyfikowanej kryjówki, która w obliczu niebezpieczeństwa ataku ze strony tak ludzi, jak i zwierząt mogłaby okazać się zbawienna. Piraci umościli sobie miejsce w korzeniach leśnego kolosa, po czym posilili się suchym prowiantem i szynką. Uznali jednomyślnie, że w samym sercu dziewiczej puszczy nie byłoby rozsądnym udać się gromadnie w ramiona morfeusza, uzgodnili więc między sobą, że przez najbliższe cztery godziny tyle bowiem brakowało do wzejścia księżyca i do podjęcia marszu będą czuwać dwójkami na warcie. W obawie przed niebezpiecznymi wężami, których w wenezuelskich lasach nie brakuje, Skrupulatnie przeczesali podłoże, po czym ułożyli się wygodnie na opadłym z drzewa olbrzyma listowiu. Jako pierwsi straż nad bezpieczeństwem swoich kompanów objęli Afrykańczyk i kahmo. Trwający na tych równikowych terenach zaledwie kilka minut zmierzch ustąpił już miejsca ciemnościom, które spowiły leśne królestwo, uciszając ptasi świergot i małpi zgiełk. Na kilka chwil zagościła budząca grozę cisza. Zupełnie jakby wszyscy leśni mieszkańcy, zarówno ci, co noszą pióra, jak i ci odziani w sierść, nagle zniknęli lub wymarli. Ni stąd, ni owąt przerwał ją dziwny koncert. Istnie diabelskie dźwięki, wywołując dreszcz trwogi u Karmant, który na co dzień nie miał w zwyczaju biwakować w samym sercu dziewiczego lasu. Brzmiało to, jakby sfora wściekłych psów rozsiadła się na gałęziach drzewnego olbrzyma i zaczęła w najlepsze ujadać. Bo to właśnie z góry dobiegały te wszystkie, przeplatające się ze sobą odgłosy, skowyt, przeciągły pomruk, zgrzyt i skrzypienie. Na flaki rekina, wykrzyknął Karmo, kierując wzrok do góry. Co tam się wyprawia? Czyżby tu bylcze psy miały skrzydła i kocie pazury? Jak one powłaziły na te drzewa? Jesteś w stanie mi to wyjaśnić, Moko? Jednak Moko zamiast odpowiedzieć na pytanie, tłumił pod nosem śmiech. Co to za jedni? Nie mógł się nadziwić komu. Jakby stu marynarzy zaczęło nagle wciągać wszystkie żagle, skrzypiąc linami. To małpy? Nie, mój biały towarzyszu, odparł Moko. To żaby, tylko żaby. I to mają być niby ich odgłosy? Tak, kamracie. A te odgłosy teraz, to co? Słyszysz, jakby armia kowali tłukłem jedzianymi garnkami na cześć Belzybuba. To są ropuchy. Na flaki rekina. Gdybyś nie powiedział mi tego ty, a ktoś inny, to bym pomyślał, że albo sobie ze mnie stroi żarty, albo że zwariował. Fuh, to jakiś mało znany gatunek ropuchy. W tej chwili przeciągły donośny pisk, przeradzający się po chwili w skowyt, poniósł się hen daleko po rozległej puszczy, uciszając ropuszy koncert. Moko uniósł wzrok do góry i chwycił trzymany u swego boku muszkiet. Gwałtowność tego gestu zdradzała dość silny niepokój. Coś mi się zdaje, że tym razem to wcale nie są odgłosy żaby, prawda, drogi Moko? Oczywiście, że nie, wykrzyknął Afrykańczyk drżącym głosem. A więc co to takiego? Jaguar. Do stu biskajskich piorunów ten straszliwy drapieżnik? Tak, kamracie. Wolałbym dać sobie wypróć flaki trzem porywczym mężczyznom, niż mieć do czynienia z tym groźnym mięsożercą. Mówi się, że jeden jaguar wart jest tyle, co trzy tygrysy bengalskie. I afrykańskie lwy, kamracie. Do stu tysięcy rekinów! Co ci jest? Jeśli nas zaatakuje, nie będziemy mogli użyć naszych muszkietów. Dlaczego? Strzały usłyszałby gubernator i jego ludzie od razu dowiedzieliby się, że ktoś za nimi podąża i szybko przyspieszyliby kroku. W takim razie zamierzasz walczyć z jaguarem za pomocą noża? Użyjemy szabli. Chciałbym to zobaczyć. Nie życz mi tego, drogi Moko. Zwierzę zamiałczało po raz drugi. Tym razem dźwięk, bliższy i głośniejszy niż poprzedni, rozbrzmiał w leśnych ciemnościach i przeszył strachem Afrykańczyka. — Do diabła! — burknął pod nosem Cormont, który zdradzał coraz większy niepokój. — Robi się nieciekawie. W tej właśnie chwili ujrzał, jak czarny korsarz Zrzuca z siebie pelerynę, która służyła mu podczas snu za okrycie, i zrywa się na równe nogi. Jaguar? Tak, panie kapitanie. Daleko stąd? Nie. I co gorsza, wszystko wskazuje na to, że kieruje się w naszą stronę. Cokolwiek się stanie, nie używajcie muszkietów. Ten drapieżnik nas wszystkich pożre. Tak sądzisz, komo? To się jeszcze okaże. Złożył pieczołowicie pelerynę, owinął nią lewe ramię, dobył szabli i szybko wstał. Z której strony słyszałeś odgłosy? Stamtąd, kapitanie. Zaczekamy tu na niego. Mam obudzić Katalończyka i Stillera? Nie ma takiej potrzeby, sami sobie poradzimy. Bądźcie cicho i dorzućcie do ognia. Wytężając słuch można było usłyszeć pośród drzew kocie mruczenie przeplatane szelestem listowia. Drapieżnik z pewnością wyczuł obecność intruzów, poruszał się więc bardzo ostrożnie, licząc, że lada chwila uda mu się kogoś dopaść. Czarny korsarz, nie chcąc dać się zaskoczyć przeciwnikowi, stał nieruchomo przy palenisku z szablą w dłoni wodząc bacznie wzrokiem po otaczających go zewsząd zaroślach i nasłuchując skąd nadchodzi niebezpieczeństwo za jego plecami ustawił się Kochmo i Moko pierwszy dzierżył w dłoni cordelas drugi natomiast muszkiet który jednak trzymał za lufę aby na wypadek zagrożenia użyć go w charakterze maczugi szelest dobiegł od strony gęstszej połaci lasu i stawał się coraz głośniejszy Zbliżało się też, tyle że powoli, kocie mruczenie. Jaguar stąpał bardzo ostrożnie. W pewnej chwili ucichły wszelkie odgłosy. Czarny korsarz pochylił się do przodu, nadstawiając ucha. Wyprostowując się, zauważył w bliskiej od siebie odległości dwa przezierające przez zarośla błyszczące zielone punkciki, które nieruchomo się weń wpatrywały. Tam jest, panie kapitanie, powiedział szeptem Kochmo. Widzę go, odpowiedział czarny korsarz, nie tracąc rezonu. Zaraz się na nas. Rzuci. Tylko na to czekam. Diablo, odważny mężczyzna, z kapitana, wymam rotał pirat. Nie przestraszyłby się samego Belzebuba i jego ogonia z tej Jaguar zatrzymał się trzydzieści kroków od obozowiska, co dla takich drapieżników jak on, zdolnych skoczyć nawet dalej niż tygrysy, stanowiło odległość w sumie niewielką. Jednakże zwierzę wcale nie zamierzało atakować. Czyżby niepokoił je tlący się przy drzewie ogień, czy może raczej śmiała i niewzruszona postawa czarnego korsarza? Zwierzę odczekało chwilę przyczajone za zaroślami, nie przestając bacznie przyglądać się swojemu przeciwnikowi w pozycji gotowej do skoku po chwili błyszczące punkciki zniknęły słychać było tylko chrzęst gałęzi i szelest liści, które wkrótce ucichły rozmyślił się odetchnął z ulgą Carment niech go kajmany pożurą w kilku kęsach! — Raczej to on pożre kajmany, kamracie — odrzekł Moko. Czarny korsarz przez kilka minut nie ruszał się z miejsca, trzymając szablę w pogotowiu. Następnie, nie słysząc już żadnych niepokojących odgłosów, schował broń do pochwy, rozłożył pelerynę, zarzucił ją na siebie i ułożył się wygodnie pod drzewem, mówiąc — Gdyby postanowił wrócić, dajcie mi znać — Cogmo i Afrykańczyk stanęli po drugiej stronie paleniska i rozpoczęli wartę. Nadstawiając uszu i czujnie się rozglądając, nie bardzo bowiem chciało im się wierzyć, że drapieżnik spasował i odpuścił polowanie. O godzinie dziesiątej nastąpiła zmiana warty. Cohmo i Afrykańczyk obudzili Van Stillera i Katalończyka, ostrzegli ich, że w pobliżu czai się drapieżnik, po czym pośpiesznie udali się na spoczynek. Kładąc się tuż obok czarnego korsarza, który smacznie sobie spał, zupełnie jakby leżał w swojej kajucie na błyskawicy. Druga wachta upłynęła w większym spokoju od pierwszej, choć van Stiller i jego kompan po kilkakroć słyszeli w leśnych odstępach miałczenie jaguara. O północy, kiedy księżyc zagościł na niebie, rozpraszając mroki nocy czarny korsarz dał sygnał do wymarszu wciąż żywił nadzieję, że nazajutrz uda mu się dogonić swojego śmiertelnego wroga. Księżyc szczodrze rozświetlał bezchmurne nocne niebo, rzucając swoją bladą srebrzystą poświatę na rozległą puszczę, choć zaledwie pojedyncze smugi światła przenikały przez gęste sklepienie utworzone przez olbrzymie liście. Widoczność jednak nie była wcale zła, co pozwoliło piratom poruszać się całkiem szybko przed siebie i w porę dostrzegać napotykane po drodze przeszkody. Nagle jednak zgubili trop. Ścieżka przetarta przez gubernatora i jego ludzi urwała się. Wcale ich to nie zmartwiło, wiedzieli bowiem, że wróg podążał na południe, w kierunku Gibraltaru, gdzie zamierzał się ukryć. Szli więc dalej zgodnie ze wskazówkami Busoli, ufając, że prędzej czy później go dogonią. Śmiało parli naprzód, torując sobie z mozołem drogę i pokonując opór stawiany przez gałęzie, liany i wyboiste korzenie. Aż po około piętnastu minutach idący na przedzie pochodu katalończyk nagle przystanął. — Co się dzieje? — zapytał stąpający tuż za nim czarny korsarz. — Po raz trzeci już w trakcie naszej wyprawy słyszę podejrzane odgłosy. Co to tym razem za odgłosy? Mam wrażenie, jakby ktoś szedł równolegle do nas po drugiej stronie tej gęstwiny. Co za dźwięki słyszałeś? Trzask łamanych gałęzi i szelest deptanych liści. Czyżby ktoś nas śledził? Zapytał czarny korsarz. Tylko kto. Nikt nie ośmieliłby się zapuścić nocą w te dziewicze lasy, odpowiedział katalończyk. — Może to ktoś z oddziału gubernatora? Hmm, raczej nie, bo oni są daleko przed nami. A zatem jakiś Indianin? Być może, choć ja osobiście wątpię, żeby to był Indianin. O, 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 słyszeliście? Tak. Przytaknęli piraci i Afrykańczyk. Ktoś oddalony o kilka kroków od nas złamał gałąź odparł katalończyk. Gdyby nie ta gęstwina, można by było iść zobaczyć, kto się tam czai rzekł czarny korsarz, dobywając jednocześnie szabli. Sprawdzimy. — Postrzębilibyśmy sobie tylko ubrania w tych ciernistych zaroślach, ale twoja odwaga jest godna podziwu. — Dziękuję — odpowiedział Hiszpan. — Takie słowa w twoich ustach wiele dla mnie znaczą. Co zatem zamierzasz? — Iść naprzód. Szable w dłoń. Pod żadnym pozorem nie używajcie muszkietów. — Naprzód zatem — Drużyna szła więc dalej ostrożnie i bez pośpiechu. Dotarli do wąskiego prześwitu otwierającego się pośród wysokich palm oplecionych gęstą siecią lian, gdy nagle jakaś ciężka masa powaliła na ziemię idącego na czele pochodu hiszpana. W pierwszej chwili piraci myśleli, że na nieszczęśnika spadła jakaś wielka gałąź. Jednak ochrypły ryk, który po chwili usłyszeli, nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Z piersi upadającego na ziemię katalończyka dobył się przeraźliwy krzyk. Szybko się odwrócił na plecy, próbując uwolnić się od miażdżącego uścisku drapieżnika. — Ratunku! — krzyknął. — Zaraz rozstrzarpię na strzępy! Czarny korsarz, gdy tylko otrząsnął się z zaskoczenia, rzucił się na odsiecz. Z szybkością błyskawicy dopadł do zwierzęcia i ugodził je szablą. Ranione ostrzem zwierzę porzuciło niedoszły łup i skierowało swą złość na nowego przeciwnika, gotowe wpić mu kły w gardło. Czarny korsarz cofnął się o kilka kroków. Wymierzając o lśniące ostrze szabli w drapieżnika, szybkim gestem owinął pelerynę wokół lewego ramienia. Po chwili wahania zwierzę skoczyło przed siebie z desperacką odwagą powaliło na ziemię Van Stillera, po czym wymierzyło potężny cios łapą wstojącego tuż obok Carmont. Czarny korsarz nie zamierzał stać bezczynnie. Na widok swoich kompanów w opresji znów rzucił się na Jaguara i zaczął siec go szablą, jednocześnie uważając, by za nadto się do niego nie zbliżyć. W przeciwnym razie rozsierdzone zwierzę z łatwością rozerwałoby go na strzępy swoimi szponami. Jaguar wycofywał się z rykiem, szukając przestrzeni, która pozwoliłaby mu wziąć rozbieg i przepuścić atak. Lecz czarny korsarz nie odpuszczał i odważnie na niego nacierał. Wystraszone, prawdopodobnie poważnie zranione zwierzę odwróciło się nagle i wskoczyło między zarośla. Słychać było tylko przeciągłe, pełne cierpienia zawodzenie. Ua, ua, ua. Cofnijcie się wszyscy. — krzyknął czarny korsarz w obawie, że zwierzę zaraz wróci i się na nich rzuci. — Do stu hamburskich piorunów! — krzyknął Van Stiller, który na szczęście w starciu z drapieżnikiem nie odniósł żadnych obrażeń. — Trzeba go zastrzelić, żeby uśmierzyć jego głód. — Żadnego strzelania powiedziałem — odparł czarny korsarz. Już miałem mu rozwalić łeb odezwał się głos za plecami. Wciąż żyjesz? wykrzyknął czarny korsarz. A zawdzięczam to kirysowi z bawolej skóry, który noszę pod kaftanem, panie powiedział katalończyk. Gdyby nie on, zwierzę rozcharatałoby mi klatkę piersiową swoimi pazurami. Uwaga! krzyknął w tej chwili Kormon. Ten przeklęty kocur znów pręży się do skoku! Ledwo skończył zdanie, a zwierzę wykonało dwudziestostopowy skok zakończony na kilka kroków przed czarnym korsarzem. Nie zdążyło jednak skoczyć po raz kolejny, bo szabla nieustraszonego wilka morskiego przeszyła piersi zwierzęcia, które śmiertelnie ugodzone padło na ziemię. Wtedy afrykańczyk kolbą swojego ciężkiego muszkietu roztrzaskał mu czaszkę. Idź do diabła! — krzyknął Cormont i wymierzył drapieżnikowi siarczystego kopniaka, chcąc się upewnić, czy rzeczywiście padł trupem. — Co to za zwierzę? — Zaraz się dowiemy — powiedział katalończyk, chwytając zwierzę za ogon i wlokąc je na niewielką, oświetloną, księżycową, poświatą polanę. Nie jest zbyt ciężkie, a mimo to jaka odwaga i jakie pazury. Kiedy już będziemy w Gibraltarze... Pójdę zapalić świeczkę dziękczynną Matce Boskiej z Gwadelupy za to, że mnie uchroniła przed niechybną śmiercią. Rozdział dwudziesty Grzęzawiska Zwierzę, które z taką zuchwałością na nich napadło, kształtem przypominało afrykańskie lwice. Było jednak postury drobniejszej niż jego dalekie kuzynki, jego długość nie przekraczała czterdziestu pięciu, pięćdziesięciu cali, wysokość w kłębie natomiast wynosiła mniej niż trzydzieści. Zwierzę miało okrągłą głowę, ciało smukłe, ale silnej budowy dwudziestocalowy ogon, długie i ostre pazury, gęstą, szczeciniastą, jasnożółtą, rudawą sierść, która nabierała ciemniejszej barwy na grzbiecie, w okolicach podbrzusza bielała, a w części okołoczaszkowej wpadała w szarość. Katalończyk i czarny korsarz nie mieli żadnych wątpliwości. Już na pierwszy rzut oka było wiadomo, że była to puma, zwana lwem południowoamerykańskim, którego z kolei tubylcy w swoim narzeczu określają mianem mizgli. Populacja tego gatunku dość licznie zamieszkuje tereny Ameryki Północnej i Południowej. Koty te, choć niewielkich rozmiarów, są jednak groźne i drapieżne. Najlepiej czują się w lasach, gdzie zawzięcie polują na małpy. Ich naturalna zwinność pozwala im z łatwością wspinać się na najwyższe drzewa. Czasami podchodzą do ludzkich osad i wyrządzają ogromne szkody, zagryzając owce, cielęta, woły, a nawet konie. W ciągu jednej nocy potrafią uśmiercić pięćdziesiąt sztuk bydła, zatapiają kły w szyi ofiary i z rozkoszą chłepcą jej ciepłą krew. Zwykle schodzą ludziom z drogi. Z doświadczenia bowiem wiedzą, że starcie z nimi może zakończyć się dla nich porażką, lecz przyparte głodem i zmuszone koniecznością rzucają się do ataku. Zawsze walczą do samego końca i nawet ranione nie odstępują zdobyczy. Czasami polują w stadach, dzięki czemu łatwiej zdobywają pożywienie, jednak na ogół prowadzą samotniczy tryb życia. Zwłaszcza samice, które, bojąc się, że ich młode mogłyby paść ofiarą samców, trzymają się od nich z daleka. Im wprawdzie też zdarza się pożreć swoje pierwsze młode, jednak z czasem budzi się w nich macierzyńska czułość i zajadle bronią swoich kociąt. Na flaki żarłacza, pogromcy mórz, krzyknął Karman. Takie to małe, a groźniejsze od lewa. To cud, że nie rozszarpał mi gardła, rzekł katalończyk. Podobno z wielką wprawą przegryzają tętnice, żeby wysysać krew swoich ofiar. Z wprawą, czy bez niej, nieważne. W drogę, powiedział czarny korsarz. Z tego kuguara zmitrężyliśmy mnóstwo cennego czasu. Nasze nogi są bardzo szybkie, panie kapitanie. Wiem, Kochmo. Nie zapominajmy jednak, że Van Gold ma znaczną przewagę nad nami. Komu w drogę temu czas, przyjaciele? Zostawili truchło kuguara i zagłębili się w niezmierzone leśne połaci, znów karczując napotykane na swej drodze liany i korzenie. Znaleźli się teraz na terenach podmokłych, gdzie nawet najmniejsze drzewa, zwykle przegrywające walkę o promienie słoneczne, rozrosły się bujnie. Stąpali po mchach tak nasiąkniętych wilgocią, że każdy krok wyciskał z nich wielkie kałuże wody, która wylewała się przez niezliczone pory. Las skrywał w swym wnętrzu zdradzieckie grzęzawiska i pieszczyste pułapki, których ofiarą padał każdy, kto tylko postawił na nich stopę. Świetnie rozeznany w terenie katalończyk zachowywał niemalże przesadną ostrożność. W obawie przed piaszczystymi zapadliskami sprawdzał kijem grunt pod nogami i trącał nim wszystkie rosnące wkoło zarośla, w których mogły czaić się węże licznie żyjące na tych wilgotnych terenach. Idąc tak ostrożnie naprzód, wypatrywał stale, dokąd prowadzi ich ścieżka i czy widać już skraj lasu. Ostrożność była wskazana. Nietrudno bowiem w tych ciemnościach nadepnąć na rakę u rutu białopręgiego węża z krzyżem na głowie, sączącego jad wywołujący paraliż całej ukąszonej kończyny, czy na biczowąża długonosego, zwanego także potocznie wężem biczem, którego bardzo łatwo pomylić z i przypominającymi bicz właśnie zielonymi lianami, albo też na koralówkę arlekina, Węża dysponującego trucizną, na którą nie ma żadnego ratunku. W pewnym momencie katalończyk zamarł w bezruchu. — Co? Znowu kuguar? — zapytał kachma, który szedł tuż za nim. — Boję się iść dalej, zanim nie wzejdzie słońce — odpowiedział. — Czego się boisz? — zapytał czarny korsarz. Grunt zaczyna mi się osuwać pod nogami, a to oznacza, że jesteśmy w pobliżu tropikalnej sawanny. Czyżby grzęzawiska? Tego się właśnie obawiam. Stracimy za dużo cennego czasu. Za godzinę nastanie świt. Nie sądzicie chyba, że ścigani przez nas Hiszpanie, przeprawiając się przez mokradła, nie napotkali przeszkód. Trudno się nie zgodzić. Zaczekamy na wschód słońca. Legli u stóp drzewa i niecierpliwie czekali, aż światło poranka rozrzedzi gęste nocne ciemności. W zatopionej jeszcze przed chwilą w ciszy niezmierzonej puszczy rozległ się koncert na tysiąc tajemniczych dźwięków. Wszelkiej maści żaby, ropuchy, grzbietorody amerykańskiej i paraneca rechotały naraz na całego. Tworząc nieznośny dla ucha zgiełk, mieszały się ze sobą przeróżne odgłosy: skowyt, wycie, skrzek, jęki, bulgot, tak głośny, jakby tysiące chorych jednocześnie płukało gardła do tego zgrzyt i stukot tak hałaśliwy, jakby cała armia stolarzy cięła drewno i zbijała deski. Z pomiędzy gałęzi natomiast dobiegał od czasu do czasu przenikliwy wizg na którego odgłos piraci podnosili głowy do góry. Sprawczyniami tych odgłosów były lilipucie jaszczurki, wyposażone w tak silne płuca, że siłą głosu mogłyby zagłuszyć gwizd lokomotywy. Gwiazdy powoli gasły na niebie, a świt rozrzedzał ciemności, kiedy z daleka dobiegł ich odgłos wystrzału, którego nie można było pomylić z tropikalnym koncertem. Czarny korsarz zerwał się na równe nogi. Wystrzał z muszkietu? zapytał, spoglądając na katalończyka, który też właśnie poderwał się z ziemi. Wszystko na to wskazuje, odpowiedział katalończyk. Czyżby ludzie za którymi podążamy? Tak mi się wydaje. A zatem nie są daleko. To może być złudne. Pod tym zielonym sklepieniem echo jest w stanie przemierzać niewiarygodne odległości. Już dnieje, możemy więc wyruszać, jeśli nie jesteście zmęczeni. — Na odpoczynek! Przyjdzie czas później! — odpowiedział Carmon. Poranne światło przezierało przez olbrzymie liście, szybko rozpraszając czeluści i budząc ze snu leśnych mieszkańców. Tukany przysiadały na najwyższych gałęziach drzew i trzepotały skrzydłami, wydając nieprzyjemny dla uszu pisk, przypominający dźwięk źle naoliwionego koła. Dzioby tych ptaków są prawie tak duże jak reszta ich ciała, a jednocześnie tak delikatne, że muszą one rzucać pokarm do góry, by następnie pochwycić go w locie i połknąć. Ukryte w leśnej gęstwinie ptaki Honorati na całe gardło wyśpiewywały barytonem Don. Sol do. Kasici świstały rozkołysane na swoich dziwnych, torbiastych gniazdach, uwitych w giętkich gałęziach korzeniary czerwonej lub na czubkach olbrzymich liści małt, podczas gdy czarowne kolibry niczym skrzydlate klejnoty przelatywały z kwiatka na kwiatek, a ich pióra, zielone, turkusowe oraz czarne o złotym i miedzianym połysku, iskrzyły się w pierwszych promieniach słońca. Powoli wychodziły ze swoich kryjówek małpy, rozprostowywały kości i ziewały, wystawiając zaspane pyszczki w kierunku słońca. Były to głównie wyłniaki brunatne, mierzące od dwudziestu do nawet trzydziestu cali wzrostu, zaopatrzone w ogony przekraczające długość ich ciała, opuszystej sierści, brunatnej na grzbiecie i szarej na podbrzuszu i z czymś w rodzaju grzywy na ramionach. Niektóre huśtały się na ogonach, skrzykliwie hałasując, inne natomiast na widok przybyszów stroiły głupie miny i rzucały w ich stronę owoce, wszak z natury są to istoty złośliwe i dokuczliwe. Wśród palmowych liści można było dostrzec także liczne grono mniejszych człekokształtnych, z gatunku uistitii srebrzystej, które pod względem urody nie miały w małpim świecie sobie równych i których lilipuci rozmiar pozwalał je sobie schować do kieszeni kaftana z dużą zwinnością przeskakiwały z gałęzi na gałąź w poszukiwaniu owadów stanowiących podstawę ich jadłospisu. Jednakże spłoszone obecnością nieproszonych gości dawały chyżo drapaka na ukryte wysoko w koronach drzew gałęzie. Skąd wpatrywały się w nich swoimi inteligentnymi i pełnymi wyrazu oczami. W miarę jak zagłębiali się w leśne ostępy, puszcza przerzedzała się. Podmokłe, muliste podłoże nie zachęcało do zapuszczania korzeni. Piękne palmy zostały w tyle. Teraz teren porastały tak zwane imbauda. Rodzaj małych wierzb, które gniją w trakcie pory deszczowej i zielenieją w czasie pory suchej. Dookoła rosły palmy kamona, które mają bardzo gruby, pękaty pień podtrzymywany przez pałąkowate korzenie sięgające wysokości od sześciu do dziewięciu stóp, a które z kolei na wysokości ponad osiemdziesięciu stóp tworzą parasol ząbkowanych liści. Dość szybko jednak drzewa ustąpiły miejsca z walistym kalupo. Roślinom, z których owoców pokrojonych na kawałki i poddanych fermentacji uzyskuje się orzeźwiający napój, a także gęsto rosnącym bambusom, wysokim na pięćdziesiąt sześćdziesiąt pięć stóp. Katalończyk już miał zanurzyć się w tej gęstwinie, kiedy nagle zmienił zdanie i odwrócił się w stronę piratów, mówiąc: Zanim opuścimy na dobre las, mam nadzieję, że nie pogardzicie filiżanką mleka. Oto Ot ci dopiero wykrzyknął karmą, wesół jak szczygiel. Czyś Czyżbyś wypatrzył jakieś stado krów? Jeśli tak, to przeróbmy je na steki. Nie ma mowy o żadnych stekach, bo póki co nie ma żadnych krów. To w takim razie skąd to mleko? Zdarzy mleczni. Będziemy doić drzewo. Katalończyk poprosił Coahuamont o manierkę i podszedł do drzewa o rozłożystych liściach i o szerokim pniu, gładkim i wysokim na jakieś sześćdziesiąt pięć stóp, wspartym na grubych korzeniach, które nie miały wystarczająco dużo miejsca, żeby wrosnąć w ziemię. Po czym zamachnął się kordelasem i zrobił w korze głębokie nacięcie. Po chwili z rany popłynęła strużka białego, gęstego płynu. Wyglądem i smakiem przypominającego mleko. Wszyscy ugasili pragnienie pożywnym napojem, po czym kontynuowali swoją wędrówkę pośród bambusów, ogłuszeni przenikliwym wizgiem jaszczurek. Teren robił się coraz bardziej grząski. Woda rozlewała się pod stopami, tworząc powiększające się w mgnieniu oka kałuże. Chmary ptactwa wodnego wskazywały na bliską obecność mokradeł i grzęzawisk, Widać było stada bekasów, krzyków, wężówek amerykańskich, które swą nazwę zawdzięczają długiej, cienkiej, wężowatej szyi zakończonej małą głową. Poza tym gatunek ten charakteryzuje się długim, sztyletowatym dziobem i szorstkimi, srebrzyście połyskującymi piórami. Wszędzie roiło się od kleszczojadów gładkodziobych. Ptaków nieco mniejszych od sroki, o ciemnozielonych piurach których brzegi połyskiwały fioletową barwą. Hiszpan zwolnił nieco kroku w obawie, że zaraz straci grunt pod nogami, gdy nagle od przodu dobiegł ich przeciągły pomruk, a zaraz za nim odgłos czegoś spadającego na ziemię i od mokradeł. — Woda! — wykrzyknął. — Wydaje mi się, że oprócz wody napotkaliśmy też jakieś zwierzę — nie słyszałeś, że coś zeskoczyło na ziemię? Tak, jaguar poluje. Takie sobie spotkanie, wymamrotał pod nosem karma Zatrzymali się na powalonych na ziemię drzewach bambusowych, obawiając się ugrzęźnięcia w mokradłach, po czym dobyli szpat i kordelasów. Echo nie przyniosło już odgłosów głosów Do uszu piratów dochodziło tylko jakby stłumione mruczenie, którym zwierzę dawało przybyszom do zrozumienia, że ich obecność nie była mile widziana. Być może próbuje coś złowić w bajorze, rzekł katalończyk. Ryby, zapytał tonem pełnym niedowierzenia komu. A co ci tak dziwi? Z tego co mi wiadomo, jaguary nie używają wędki i haczyka. Za to mają pazury i ogon. Ogon? A na co mu ogon? Posługuje się nim jak przynętą. Ta, ciekawie jestem, w jaki sposób je nęci. Czyżby przyczepiał sobie do niego robaki? Nic z tych rzeczy! Opuszcza go nad powierzchnią wody i sierścią delikatnie ociera się o wodną toń. No i co dalej? Dalej wiadomo. Od razu nadpływają zwabione łupy raje, piranie i strętwy, a jaguar zagarnia je szybkim ruchem szponiastej łapy. Rzadko chybia celu, zazwyczaj udaje mu się upolować wszystkie naiwne ryby, które kotłują się pod powierzchnią. — Widzę go — powiedział w tym momencie Afrykańczyk, który, przewyższając wzrostem pozostałych członków wyprawy, widział trochę dalej w głąb. — Kogo? — zapytał Czarny Korsarz. — Jaguara — odpowiedział Moko. — Gdzie? — Na obrzeżach mu kradeł jakieś dwieście stóp od nas. — Jest sam? — Chyba coś tropi. Chodźmy go zobaczyć, powiedział stanowczym tonem czarny korsarz. Kapitanie, ostrożnie poradził mu katalończek. Jeśli nie stanie nam na drodze, to nie będziemy go niepokoić. Zachowajmy spokój i ciszę. Zeszli z bambusowych wiechci. I chowając się za łodegami trzciny, szli przed siebie w ciszy i w bojowej gotowości z szablą w dłoni. Po przejściu dwudziestu jardów dotarli na brzeg rozległych mokradeł, które pokrywały znaczne obszary dziewiczego lasu. To była tropikalna sawanna, czyli bagienny teren, do którego spływały wszystkie leśne cieki wodne. Zalegająca w nim woda, w której rozkładały się tysiące różnych roślin, Wydzielała szkodliwe dla człowieka wyziewy, mogące wywołać wysoką gorączkę. Cały obszar gęsto porastały skupiska rośliny arum, zwieńczonej u nasady strzelistej łodygi sercowatymi liśćmi, jak również krzaki astrocyrum murumuru, zwanej stubylczym na rzeczu makumuku. O rozłożystych liściach unoszących się na powierzchni grzęzawiska. Krajobrazu dopełniały bersynonima krasifolia, oraz wspaniałe wiktorie królewskie, największe spośród wodnych roślin, których liczące niemalże sześćdziesiąt cali obwodu liście przypominały monstrualne okręgi albo ogromne talerze o zagiętych i uniesionych brzegach, zakończonych długimi kolcami. Na powierzchni unosiły się wspaniałe kwiaty, poprzecinane to różowymi, to purpurowymi żyłkami. Wyglądały, jakby były wykonane z białego weluru. Piraci nie zdążyli jeszcze dobrze przyjrzeć się okolicy, gdy w niewielkiej odległości od nich rozległ się głuchy pomruk. To Jaguar, wykrzyknął Katalończyk. Gdzie? Zapytali pozostali. Tam, na brzegu, czaj się do skoku. Rozdział dwudziesty Atak jaguara, pięćdziesiąt kroków przed nimi, na wysokości trzcinowych zarośli, tuż na skraju sawanny, czaiło się do skoku dorodne zwierzę, przypominające kształtem tygrysa, choć nieco mniejszych od niego rozmiarów. Leśny drapieżnik mierzył prawie osiemdziesiąt cali długości. Był więc rosłym przedstawicielem swojego gatunku. Miał trzydziestocalowy ogon. Krótką i masywną szyję oraz potężne łapy wyposażone we wspaniałe pazury. Jego gęste, przepiękne, żółto-miedziane futro pokryte było charakterystycznymi cętkami, obwiedzionymi rudą obwódką, które po bokach były mniejsze, na grzbiecie zaś zlewały się w regularne linie. Piraci nie mieli żadnych wątpliwości, że był to jaguar. Najwspanialszy drapieżnik obu Ameryk, groźniejszy od kuguarów i być może groźniejszy nawet od żyjących w górach skalistych niedźwiedzi. Te dzikie zwierzęta zamieszkują tereny od Patagonii po Stany Zjednoczone, dumnie reprezentując na tych szerokościach geograficznych tygrysi ród. I są tak samo jak wszyscy jego przedstawiciele groźne, zwinne i silne. Ich domem są zwłaszcza lasy deszczowe, brzegi sawan i dorzecza wielkich rzek, takich jak La Plata, Amazonka, Orinoco. Kochają bowiem, rzecz w przypadku kotów zupełnie niesłychana, wodę. Jaguary cieszą się sławą bezlitosnych zabójców. Mają wiecznie niezaspokojony apetyt, w związku z czym ich łupem pada każde napotkane na drodze stworzenie. Nie uciekną im nawet małpy. Albowiem jaguary, jak na koty przystało, z łatwością skakują na każde drzewo. Bydło hodowlane i konie mogą próbować bronić się za pomocą rogów i kopyt, ale na niewiele to się zdaje. Krwiożercze drapieżniki skaczą na nie z rozpędu i silnym uderzeniem łapy przetrącają im kręgosłupy. W starciu z nimi nie mają szans nawet żółwie, choć chronią je przecież bardzo wytrzymałe pancerze. Dzięki swoim ostrym pazurom jaguary z łatwością przebijają skorupy żółwi arrau, a następnie wysysają ich smakowite mięso. Do psów pałają tak żarliwą nienawiścią, że choć wcale nie przepadają za ich mięsem, wchodzą nieskrępowanie w biały dzień do indiańskich wiosek tylko po to, by te wierne ludziom czworonogi rozszarpać na strzępy. Nie przepuszczają także ludziom. Na skutek ataku jaguara śmierć zbiera corocznie obfite żniwo wśród Indian. Szpony drapieżnika rozszarpują ciało i zadają głębokie rany, które nie są w stanie się już zagoić, w związku z czym ranny w starciu ze zwierzęciem nieszczęśnik ostatecznie umiera. Teraz przyczajony na skraju sawanny jaguar jakby w ogóle nie zauważył zbliżających się piratów nie zdradzał bowiem żadnych oznak rozdrażnienia. Jego oczy nieruchomo wpatrywały się w czarniawe wody mokradeł. Najwyraźniej czaił się na zdobycz, która ukrywała się pod liśćmi Wiktorii Królewskiej. Zaszył się wśród trzcin, czekał z uniesionym lekko pod brzuszem, w pozycji gotowej do skoku. Poruszał lekko sztywnymi wąsami, a jego ogon bezszelestnie ocierał się o zarośla. Widać było, że powoli ogarnia go zniecierpliwienie. — Na co on czeka? — zapytał czarny korsarz, który jakby zupełnie zapomniał o istnieniu Van Golda i jego ludzi. — Czai się na zdobycz — odparł katalończyk. — Czyżby na jakiegoś żółwia? — Nie — odpowiedział Afrykańczyk. — Szykuję się do starcia z godnym mu przeciwnikiem. Spójrzcie tam. Widzicie ten pysk pośród liści? — Rzeczywiście. Nasz czarny przyjaciel ma rację. Tam się coś rusza — powiedział Cachmont. — To czubek pyska, kajmana, żakarę, odpowiedział Murzyn. — Kajmana? — zapytał czarny korsarz. — Tak, mój panie. Czyżby jaguary napadały nawet na te imponujące gady? Tak, panie kapitanie, powiedział katalończyk. Jeśli zachowamy ciszę, będziemy świadkami zażartej walki. Miejmy nadzieję, że to długo nie potrwa. Trafiło na siebie dwóch dość walecznych. Przeciwników, gdy dochodzi między nimi do pojedynku, walka jest naprawdę zaciekła. O, jest! Liście Wiktorii Królewskiej nagle się rozstąpiły i ogromny pysk, wyposażony w długie trójkątne kły, wychynął ponad powierzchnię wody i zaczął podpływać do brzegu. Na widok zbliżającego się kajmana, Jaguar wstał i zrobił krok do tyłu. Nie, żeby się przestraszył. Jego zamiarem było wywabienie przeciwnika na ląd. Chciał w ten sposób odciągnąć go od wody, w której kajmany poruszają się niezwykle szybko i zwinnie, zaś poza nią są wyjątkowo niezdarne. Kajman nabrał się na podstęp Jaguara. Uwierzył, że wielki kot wycofuje się ze strachu. Z rozpędem wślizgnął się na ląd, uderzeniem ogona odcinając kwiaty Wiktorii Królewskich od ich kolczastych łodyg, po czym zatrzymał się i rozdziawił swoją groźną paszczę. Był ogromny. Mierzył prawie 17 stóp. Z jego grzbietu wyrastały wodne rośliny, które zapuściły korzenie w błocie nagromadzonym pomiędzy szczelinami łusek. Otrząsnął się, rozpryskując na boki krople wody. Potem przysiadł na tylnych łapach. I wydał z siebie odgłos przypominający kwilenie dziecka, a będący najprawdopodobniej wyzwaniem na pojedynek. Jaguar wciąż nie atakował. Cofnął się jeszcze bardziej i naprężył mięśnie, gotując się do skoku. Obaj przeciwnicy, król lasów i król mokradeł, przez chwilę łypali na siebie w milczeniu swoimi żółtawymi ślepiami, z których biła prawdziwa dzikość. Jaguar zamruczał zniecierpliwiony, skulił się w sobie, prychając jak rozwścieczony kot. Kajman z kolei zupełnie niefrasobliwy, świadom swojej niezwykłej siły i potęgi swoich zębów, coraz bardziej oddalał się od wody, kołysząc ogonem na boki. Przebiegły kot tylko na to czekał. Widząc, że kajman wyszedł już w całości na ląd i znacznie oddalił się od brzegu, rzucił się na niego jednym susem. Niestety. Mocne jak stal, pazury jaguara ześliznęły się po kościstych łuskach gada, zdolnych zatrzymać nawet pocisk wystrzelony z muszkietu. Rozwścieczony niepowodzeniem, okręcił się w miejscu i łapą uderzył kajmana w głowę. Rozorując mu oko, po czym odskoczył od ofiary na odległość dziesięciu kroków. Gad zawył z bólu i ze złości. Instynktownie czuł, że bez oka nie może stanąć do równej walki z niebezpiecznym przeciwnikiem. Zaczął się wycofywać w stronę mokradeł, uderzając wściekle ogonem i rozchlapując błoto na wszystkie strony. Jaguar, który wciąż zachowywał należytą ostrożność. Skoczył po raz drugi, tym razem jednak nie marnował sił na twardy pancerz przeciwnika. Nastroszył się, po czym rozprół mu pazurami prawy bok i zaczął wyrywać ze środka wnętrzności. Było jasne, że Kajman już się z tego nie wyliże. Tym niemniej rozjuszony walką i kipiący złością nie zamierzał dawać za wygraną znalazł w sobie wystarczająco dużo siły, żeby strząsnąć z grzbietu napastnika, który wpadł między trzciny. Otworzył szeroko swoją groźną krokodylą paszczę i szykował się do zmiażdżenia wielkiego kota w potężnych szczękach. Na swoje nieszczęście, ze względu na brak jednego oka, nie oszacował prawidłowo dzielącej go od jaguara odległości. Zamiast zatopić kły w jego ciele, w rozpędzie ugryzł go w ogon. Rozdzierający ryk drapieżnika mógł jednak świadczyć tylko o jednym. Kajman nie tylko ugryzł go w puszystą kitę, ale całkowicie mu ją odgryzł. — Biedne stworzenie! — wykrzyknął Kajman. — Bez ogona będzie mu nie do twarzy. — No, to teraz mu się odwdzięczy — odparł Katalończyk. Rozjuszony drapieżnik w mgnieniu oka doskoczył do gada. Wbił mu pazury w pysk i zaczął go rozszarpywać, choć przecież wiedział, że kajman może odgryźć mu łapy. Broczący krwią, oślepiony i silnie okaleczony krokodyl, zaczął się wycofywać w kierunku mokradeł. Plaskał ogonem o ziemię i kłapał paszczą, nie mogąc zrzucić z siebie swego oprawcy, który systematycznie rozrywał mu pazurami wnętrzności. W pewnym momencie drapieżniki wpadły do wody. Przez kilka chwil widać było szamotaninę, woda zakotłowała się i spieniła, a po chwili zabarwiła na czerwono. W końcu zwycięskie zwierzę wynurzyło się na powierzchnię. Był to jaguar, choć w opłakanym stanie. Jego sierść ociekała krwią i wodą. Ogon został w paszce kajmana. Wyglądało na to, że ma złamaną nogę, a jego grzbiet był odarty ze skóry. Z trudem wydostał się na brzeg. Przestanął na chwilę i odwrócił się, spoglądając na mokradła. Oczy lśniły mu wściekłością. Doczłapał się z trudem do trzcinowych zarośli, po czym zniknął z pola widzenia piratów, odgrażając się jeszcze ostatnim złowrogim mruknięciem. Mocno mu się oberwało, dostał za swoje powiedział Kamo No tak, ale kajman padł trupem i kiedy jutro wypłynie na powierzchnię, jaguar będzie miał bardzo pożywne śniadanie, skwitował katalończek. Pożywne, ale nader kosztowne. Nic mu nie będzie, to bardzo silne zwierzęta, więc wyzdrowieje. Ale drugi ogon mu na pewno nie wyrośnie. Wystarczą mu kły i pazury. Czarny korsarz ruszył przed siebie, obchodząc mokradła. W pobliżu miejsca, w którym rozegrała się krwawa walka między królem południowoamerykańskich lasów z władcą rzeki mokradeł, karmą zauważył leżące na ziemi oko kajmana. — Fuj, Ohyda! wykrzyknął zniesmaczony. — Mimo że zgasło, zachowało... Nienawistny błysk i dziki zew. Piraci szli przed siebie dziarskim krokiem. Jako, że na obrzeżach mokradeł rosły tylko tyczkowate trzciny i krzaki muku-muku, rośliny, pośród których łatwo było torować sobie przejście, wędrówka okazała się o wiele przyjemniejsza niż wcześniejsza przeprawa przez leśne knieje i gęstwinę. Teraz musieli głównie uważać na różne jadowite gady. W obrębie mokradeł było ich bowiem bez liku. Za szczególnie niebezpieczne uchodzą węże żararaki, na których ukąszenia nie ma ratunku. Ich skóra ma barwę suchych liści, potrafią więc skutecznie oszukać ludzkie oko. Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że na drodze swojej wędrówki nie napotkali żadnego z tych niebezpiecznych stworzeń. Tereny te obfitowały w rozmaite gatunki ptaków, które krążyły całymi stadami ponad porastającą mokradła roślinnością i wokół trzcinowych zarośli. Poza ptactwem brodzącym można było zobaczyć długoogoniaste i kolorowo upierzone cyganas, czyli kośniki czubate. Całe stada skrzeczących papuk, zielonych, żółtych, czerwonych i innych, majestatyczne ary o turkusowych skrzydłach i żółtym brzuchu, a także rozliczne pasówki obrożne, takie, które na pierwszy rzut oka przypominają wróble. Nieopodal mokradeł pojawiła się też grupa małp, które przywędrowały z głębi lasu. Były to makaki iwi, o miękkiej jak jedwa psierści, o czarno-szarej barwie i długiej, białej brodzie, która je postarzała i przydawała dostojeństwa. Małpie matki szły za samcami, niosąc na ramionach swe młode, jednak na widok piratów nagle przyspieszyły kroku i czmychnęły przed siebie, pozostawiając samcom obowiązek obrony małpiej rodziny. W samo południe, na widok zmęczenia malującego się na twarzach piratów, po nieprzerwanej, wielogodzinnej wędrówce, czarny korsarz zarządził postój, zezwalając wszystkim na zasłużony odpoczynek. Chcąc zachować na czarną godzinę skromny prowiant, który ze sobą zabrali i który mógł w sercu wielkiego lasu okazać się niezwykle cenny czy wręcz zbawienny, postanowili wybrać się na łowy i poszukać jakichś owoców. Hamburczyk i Murzyn rozejrzeli się po okolicznych drzewach. Szczęście im sprzyjało, bowiem niemal od razu natrafili na rosnącą na brzegu mokradeł przepiękną palmę bakaba, która wydaje kwiaty kremowego koloru i która gdy ją lekko naciąć wydziela jakby winny nektar poza nią natrafili także na Jadibikabeira, wysokie na 20 22 stopy drzewo o ciemnozielonym ulistnieniu rodzące owoce w kształcie i wielkości pomarańczy ale koloru jaskrawo żółtego o bardzo delikatnym i smakowitym miąższu. karmo i katalończyk natomiast Podjęli się upolowania zwierzyny, ponieważ ich zadaniem było zadbać także o wieczorny posiłek. Widząc, że obrzeża grzęzawisk zamieszkiwało jedynie trudne do upolowania ptactwo i nie chcąc tracić cennego czasu, postanowili zapuścić się w głąb puszczy. Mieli bowiem nadzieję, że uda im się upolować mulaka białoogonowego czy podobnego do dzika pekariowca obrożnego. Polecili swoim kamratom, by tymczasem rozpalili ognisko, po czym bezzwłocznie oddalili się szybkim krokiem w stronę puszczy. Zdali sobie bowiem sprawę, jak bardzo czarnemu korsarzowi zależało na czasie i na pochwyceniu tego łotra van Golda. W ciągu piętnastu minut przedarli się przez trzciniaste zarośla i muku-muku, aż w końcu znaleźli się na skraju dziewiczego lasu. Na rozległej polanie, którą szczodrze porastały olbrzymie cedry, Rozmaite palmy, kolczaste kaktusy, wielkie słoneczniki i wspaniała szkarłatna szałwia meksykańska. Katalończyk zatrzymał się na chwilę, nasłuchując, czy nie ma w pobliżu jakiejś zwierzyny łownej, lecz pod Baldachimem bujnej roślinności panowała absolutna cisza. Obawiam się, że będziemy musieli skorzystać z naszego prowiantu, powiedział potrząsając niepocieszony głową. Być może znajdujemy się na terenie, na którym niepodzielnie rządzi Jaguar. W związku z czym? Zwierzyna łowna już od dawna trzyma się od tego miejsca z daleka. Wprost. Nie do wiary, że pośrodku wielkich lasów nie można upolować nawet kota. Wprost przeciwnie. Kotów tu nie brakuje. W dodatku jakich? I Jeśli spotkamy jaguara, to go zabijemy. Wcale niezłe jest mięso tych drapieżników. Zwłaszcza podawane razem z modrą kapustą. A zatem go upolujemy. Oj, 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 coś mi się zdaje, że zabijemy coś o wiele lepszego. Wykrzyknął katalończyk, podnosząc żywo głowę do góry. Czyżbyś zobaczył kozice, mój kataloński przyjacielu? Widzisz tego dużego ptaka? Karmał podniósł wzrok i zobaczył duże czarne ptaszysko, które przelatywało właśnie nad koronami drzew. Czy to jest ta obiecana kozica? To jest gule-gule. Spójrz tylko, jeszcze jeden. O, jeszcze! Jest ich tu całe stado. Ustrzel go! Założę się, że jeden pocisk ci nie wystarczy powiedział ironicznie Cormont. Poza tym jakoś nie ufam twoim góle-góle. Nie mam zamiaru do niego strzelać. Mam inny pomysł, ale i tak nie zgadniesz jaki. Powiem ci: One nam wskażą siedliska zwierzyny łownej. To znaczy? Dziki. Na flaki ryby młota, na samą myśl o szyneczce i żeberkach, aż mi ślinka cieknie. Czy mógłbyś mnie jednak oświecić, co mają wspólnego twoje gule-gule z dzikami? Otóż te ptaki, które wyróżniają się doskonałym wzrokiem, są w stanie z daleka dostrzec dzika, a kiedy go dostrzegą, lecą czym prędzej w jego stronę, żeby zaspokoić głód. Czyżby żywiły się dziczyzną? Ale skąd? Żywią się robactwem, skorpionami, skolopendrami, które wychodzą z ziemi, w której ryją dziki w poszukiwaniu pożywienia, korzeni i cebulek roślin. Pożerają też skolopendry? Oczywiście. I nie umierają od tego? Powszechnie wiadomo, że gule góle są odporne na jad tych robaków. A to sprytne ptaki. <gulę> Patrzmy zatem uważnie dokąd lecą gule gule zanim znikną nam z oczu i nabijmy broń. Od co? I nie usłyszą nas, Hiszpanie? W takim razie czarny korsaż musi wybrać albo broń, albo post. Fascynujące to, co mówisz, drogi kataloński przyjacielu, ale słowem się nie pożywimy. Lepiej, żebyśmy napełnili żołądki, nawet jeśli wrogowie usłyszą nasze małe polowanie, niż żeby zabrakło nam sił do dalszej wędrówki. Cicho! Dziki? Nie mam pojęcia. Jakieś zwierzę idzie w naszym kierunku. Słyszysz szelest liści przed nami? Tak. W razie czego strzelamy. Rozdział dwudziesty Pechowiec Carman. W odległości około stu trzydziestu stóp od piratów, którzy ukryli się za szerokim konarem olbrzymiej simarouby, zaszeleściły cicho zarośla. Gałęzie poruszały się na boki, jakby jakieś zwierzę szukało właściwej drogi, niepewne dokąd iść. Bez wątpienia jednak wciąż zbliżało się ku piratom. W pewnym momencie Carmon ujrzał wyskakujące ze zakrzaka na małą polanę czterdziestocalowe zwierzę o rudej i czarnej sierści, o krótkich nogach i niezwykle puszystym ogonie. Nie miał bladego pojęcia, co to za gatunek, nie wiedział też, czy jest w ogóle jadalny. Jako, że futrzak przystanął w odległości zaledwie trzydziestu kroków, pirat wycelował muszkiet i oddał strzał. Zwierzę padło jak kłoda, po chwili wstało i, zupełnie jakby nie było wcale ranne, dało drapaka w zarośla. Na flaki wszystkich rekinów w oceanie, wykrzyknął pirat. – Spudłowałem! – Nie łudź się jednak, drogi zwierzaku, długo sobie już nie pohasasz! – dodał z przekonaniem w głosie. Nawet nie nabił ponownie broni, rzucił się w pogoń w ślad za niedoszłym łupem, nie słuchając katalończyka, który krzyczał za nim. – Bądź ostrożny! Zwierzę gnało przed siebie co sił w nogach, zapewne chciało jak najszybciej schronić się w swojej norze. Jednak szybko nogi Carmon deptał mu po piętach ze wzniesionym wysoko do góry kordelasem, gotów jednym ciosem je rozpołowić, gdyby tylko udało mu się je dopaść. – Ty, cwocie! – krzyczał. – Możesz sobie uciekać, gdzie chcesz, a i tak cię dopadnę! Biedne zwierzę pędziło jako szalałe, choć powoli traciło już siły. Ślady krwi widoczne na porastającej ścieżkę trawie i na liściach drzew wskazywały, że Karmon jednak nie spudłował. W pewnym momencie wycieńczone ucieczką i osłabłe na skutek utraty krwi zwierzątko przystanęło przy konarze drzewa. Kamon był już pewien zdobyczy, zbliżył się jeszcze bardziej, gdy nagle odużył go smród tak niewiarygodny, że jak oparzony odskoczył do tyłu. A! Truchła wszystkich rekinów w oceanie. Dał upust swojej złości. To piekła z tym ścierwem, niech spłonie! Nie zdążył jednak wyrzucić z siebie całej złości, a inwektywy uwięzły mu w gardle, bo nagle zaczął niemiłosiernie psikać i kichać. Katalończyk pośpieszył mu z pomocą. Jednakże zatrzymał się nagle, na kilkanaście kroków przed nim, zasłaniając oburącz nos. Karamba, wykrzyknął. Mówiłem ci, kawalero, żebyś się zatrzymał. Skropiono cię takimi perfumami, że będziesz je teraz czuć przez tydzień. Pozwól, że nie będę się do ciebie zbliżał. Przyjacielu, krzyknął Carmel, czyżbym był zadumiony? Zbiera mi się na wymioty, zupełnie jakbym cierpiał na chorobę morską. Natychmiast stąd uciekaj i wywietrzej. Mam wrażenie, że umieram. Co się stało? Ruszaj się, no już, uciekaj od tego smrodu, którym przesiąkły nawet krzaki z trudem wstał i skierował się w stronę katalończyka, który z kolei, gdy tylko zobaczył, że ten zmierza ku niemu, szybko odskoczył i odsunął się na bezpieczną odległość. Na tysiąc rekinów, boisz się mnie, czy co? zapytał Cahmon. Zachowujesz się, jakbym miał co najmniej cholerę. Kawalero, nie ciebie się boję, tylko że sam przesiąknę tymi perfumami. Jak ja mam teraz wrócić do obozowiska? Wszystkich spłoszę z kapitanem na czele. Musisz się trochę okadzić dymem i uwędzić, powiedział katalończyk, który z trudem powstrzymywał śmiech. Jak śledzie? Mm, ni mniej, ni więcej, kawalero. Czy możesz mi powiedzieć, przyjacielu, co się właściwie stało? Czyżby to podłe zwierzę, które tak zawzięcie goniłem, uwolniło ten paskudny, podobny do zgniłego czosnku smród, za sprawą którego teraz treść żołądka podchodzi mi do gardła. Jeszcze chwila i eksploduje mi mózg. Wierzę? To ten zwierzak, co? Tak, kawelero. To tak zwany surillo. Czyli skunksowiec andyjski, oczywiście najsmrodliwszy z całej skunksowej rodziny. Nikt nie jest w stanie znieść wydzielanego przez niego odoru, nawet psy. A skąd on wypuszcza ten diabelski smród? Z gruczołów, ukrytych pod ogonem. Oblał cię tą cieczą? Nie, bo był za daleko. Miałeś zatem ogromne szczęście. Gdyby ta wydzielina choćby zdrosiła twój ubiór, to byś kontynuował dalszą podróż na gusieńki jak Adam w raju. I tak śmierdzę gorzej niż gnojownik. Będziemy cię wędzić, już mówiłem. Do diabła z wszystkimi skunksowatymi, które chodzą pod i ziemi. Co jeszcze gorszego mogło mnie spotkać? Będzie się czym chwalić po powrocie. Nasi kamraci czekają, aż im przyniesiemy dziczyznę, a zamiast tego przyniosę ze sobą smród nie do zniesienia. Hiszpan nie odpowiedział. Śmiał się za to do rozpuku, słuchając utyskiwań swojego kompana, bacząc jednocześnie, żeby tamten trzymał się odeń na bezpieczną odległość, dopóki choć trochę nie owieje jego świeże powietrze. W obozie zastali van Stillera, który, przekonany, że wloką ze sobą zbyt ciężką dla nich sztukę upolowanego mięsa, wyszedł im naprzeciw. Gdy tylko uderzył w niego smrodliwy powiew, zatkał sobie nos i czmychnął. Wszyscy ode mnie uciekają, jakbym był co najmniej trędowaty, powiedział karmą. Moja noga nie postanie więcej na tej przeklętej sawannie. Nie sposób tego uniknąć mokradła rozlewają się szeroko, odparł katalończyk. Zaczekaj tu, aż wrócę, w przeciwnym razie zasmrodzisz całe obozowisko i nas wszystkich zaczadzisz. Karmon machnął ręką w geście rezygnacji, po czym usiadł niepocieszony, opierając się plecami o konar drzewa i wydał z siebie głębokie westchnienie. Katalończyk wrócił do obozowiska. Opowiedział czarnemu korsarzowi o zabawnej przygodzie, po czym w towarzystwie afrykańczyka udał się do lasu po roślinę, która swym wyglądem przypominała pieprz. Następnie skierował się w stronę Carmont, zatrzymał się dwadzieścia pięć kroków przed nim, położył na ziemi całe naręcze roślin i je podpalił. Porządnie się owędź tym dymem. Ciekam. Na ciebie ze śniadaniem! Powiedział, po czym oddalił się szybkim krokiem, zanosząc się śmiechem. Zrezygnowany Cahmon wstał i podszedł bliżej, ustawiając się tak, żeby ze wszystkich stron otoczył go gęsty dym. Za nic w świecie nie zamierzał ruszać się z miejsca, zanim okropny smród, którym przesiąkł, nie wywietrzeje. Płonąca roślina wyzwalała tak ostry zapach, że z oczu nieszczęśnika lały się wodospady łez, zupełnie jakby katalończyk dorzucił do pędów także same owoce pieprzu. Jednakże ze spokojem znosił tę dymną udrękę, pozwalając się owędzić jak śleć. Po upływie pół godziny, kiedy już ledwo, ledwo wyczuwał skunksowy odór, uznał, że to wystarczy i udał się do obozowiska, gdzie towarzysze wyprawy właśnie dzielili między siebie olbrzymiego żółwia, którego udało im się upolować na brzegu grzęzawiska. — Czy można? — zapytał. — Mam nadzieję, że dym już mnie należycie oczyścił. — Podejdź tu. — odparł na to czarny korsarz. — Przyzwyczajeni jesteśmy do cierpkiego zapachu smoły. Możemy wytrzymać twoje oryginalne perfumy. Mamy jednak nadzieję, że na przyszłość będziesz się trzymał z daleka od tych podstępnych zwierząt. Do stu tysięcy rekinów. Jeśli zobaczę choć jednego na swojej drodze, to ucieknę trzy mile dalej, obiecuję ci to, kapitanie. Wolę już mieć do czynienia z kuguarami i jaguarami. Byliście przynajmniej w głębi lasu, kiedy otworzyliście ogień? Zapytał czarny korsarz. Tak mi się wydaje, nie sądzę, żebyś chciał poniósł się dalekim echem, odpowiedział katalończyk. Lepiej, żeby nie wiedzieli, że za nimi podążamy. A mnie się z kolei wydaje, że oni są już tego pewni. Po czym wnosisz? Świadczy o tym ich tempo. O tej porze powinniśmy ich już dogonić. Być może jest jakiś inny powód, który wymusza na Wangoldzie pośpiech. Niby jaki? Obawa, że Franciszek Lolonet zaatakuje Gibraltar. A miał w planach zaatakować miasto? zapytał z niepokojem katalończyk. Być może, zobaczymy. Odpowiedział wymijająco czarny korsarz. Chcę powiedzieć, że jeśli miałoby do tego dojść, nigdy nie będę walczył przeciwko moim rodakom, panie. Powiedział ze wzruszeniem w głosie katalończyk. Żołnierz nie może podnieść ręki na miasto, na którego murach łopocie flaga jego kraju. Dopóty, dopóki chodzi o Flamandczyka Wangolda, jestem gotów wciąż cię wspierać, ale na nic więcej się nie zgodzę. Już wolałbym zawisnąć na siubienicy. Doceniam przywiązanie do ojczyzny, odparł czarny korsarz. Gdy tylko złapiemy Van Golda, będziesz mógł odejść i bronić Gibraltaru. Dziękuję, kawalero. Do tej chwili jestem do usług. Zatem w drogę, bo inaczej... Zebrali broń, resztkę prowiantu. I ruszyli w drogę, kierując się ścieżką prowadzącą wzdłuż mokradeł, które na tym odcinku nie były porośnięte roślinami o długich łodygach. Było upalnie, żar lał się z nieba, a w dodatku szli drogą nieocienioną. Jednakże piratom przyzwyczajonym do wysokich temperatur panujących na Morzu Karaibskim i w Zatoce Meksykańskiej, gorący upał nieszczególnie dokuczał. Tym niemniej lało się z nich strumieniami, a ich koszule można było wyrzymać z potu. Martwe, stęchłe wody mokradeł oświetlało oślepiające słońce, którego promienie, odbite od powierzchni, boleśnie raziły oczu wędrowców. Ponad nią natomiast unosiła się jakby mgła. Był to niebezpieczny zaduch, mogący wywołać śmiertelną w skutkach tropikalną gorączkę. Na szczęście około czwartej południu w oddali ukazał się już przeciwległy brzeg grzęzawiska, które zwężało się powoli, wcinając się w głąb ogromnej dżungli. Choć żmudna wędrówka nadwątliła już siły pirackiej braci i Katalończyka, gnali co sił w nogach. Już mieli zagłębić się w leśne czeluści, kiedy zamykający pochód Moko skierował uwagę wszystkich na obły czerwony kształt, który odcinał się na brudnozielonej powierzchni moczar. Jakiś ptak? Zapytał Kormo. To mi raczej wygląda na hiszpański beret, powiedział katalończyk. Widzicie te wiązkę wystających z niego piór? Kto też mógł go wrzucić do tego bagniska? zapytał czarny korsarz. Sądzę, że tu chodzi o coś o wiele groźniejszego, panie, odparł katalończyk. Jeśli się nie mylę, to jedno z tych bagnisk, w które wystarczy raz nastąpić, żeby już nigdy z nich nie wyjść. Co chcesz przez to powiedzieć? Że być może pod tą czapką jest jakiś nieszczęśnik, którego błoto wchłonęło żywcem. Chodźmy i sprawdźmy. Zboczyli z obranej drogi i skierowali się w stronę tych długich na około 400 jardów mokradeł i na tyleż samo szerokich. Znajdowali się teraz w nawpół wyschniętej bagiennej niecce. Kiedy podeszli bliżej, zauważyli, że istotnie był to jeden z tych dwukolorowych, czerwono-żółtych beretów, zdobnych w pióra bardzo często noszonych przez Hiszpanów. Leżał na powierzchni bagniska, w samym środku lejowatego wgłębienia, a tuż obok wystawało pięć palców, w kolorze, który zmroził piratom krew w żyłach. Toż to ludzka ręka, wykrzyknęli Carmont i Van Stiller. Mówiłem wam, kawaleroś, że pod tą czapką kryje się trup, powiedział ze smutkiem w głosie katalończyk. Kimże może być ten nieszczęśnik, który utopił się w bagnie? Zapytał czarny korsarz. Jeden z żołnierzy z gwardii przybocznej gubernatora, odpowiedział katalończyk. Właścicielem tego beretu, sam widziałem, był Juan Barrero. Van Gold tędy przechodził? Mamy tego smutny dowód, panie. Czyżby wpadł do bagna przez przypadek? Wszystko na to wskazuje. Co za okrutna śmierć. Najokrutniejsze z możliwych, mój panie. Zostać żywcem pochłoniętym przez to cuchnące i gęste namulisko? To musi być naprawdę straszny koniec. Nie trapmy się. Myślmy o żywych, nie o umrzykach. Odparł czarny korsarz, kierując się w stronę lasu. Mamy prawie pewność, że jesteśmy na tropie uciekinierów. I już miał nakazać towarzyszom wędrówki, żeby przyspieszyli kroku, kiedy jego uwagę przykuł dobiegający z leśnej gęstwiny przeciągły gwist o dziwnym brzmieniu. Co to ma być? zapytał, zwracając się do katalończyka. Nie mam zielonego pojęcia. Odparł zapytany, spoglądając z niepokojem w kierunku olbrzymich drzew. Jakiś ptak śpiewa w taki sposób? Ten gwist nic mi nie mówi, słyszę go po raz pierwszy. A ty, moko? Zapytał czarny korsarz afrykańczyka. Ja też nie, panie kapitanie. Może to jakiś sygnał. Tego się obawiam. A może to twoi rodacy, którym depczemy po piętach? Hmm. Odparł na to katalończyk, spuszczając głowę. Nie masz takiego wrażenia? Nie wydaje mi się, panie. Obawiam się natomiast, że lada chwila będziemy musieli stawić czoło Indianom. Masz na myśli tubylczych Indian czy hiszpańskich sprzymierzeńców? zapytał czarny korsarz, marszcząc czoło. Raczej tych wysłanych przeciwko nam przez gubernatora Wangolda. A zatem musi on wiedzieć, że go ścigamy. Być może tylko to podejrzewa. Jeśli chodzi o Indian, to bez trudu im uciekniemy. Na swoim terenie sieją postrach. Być może są nawet niebezpieczniejsi niż biali. Trudno uniknąć pułapek, które zastawiają na wroga. Spróbujemy nie dać się zaskoczyć. Załadujcie broń. I w razie czego nie szczędźcie nabojów. Gubernator i tak już wie, że depczemy mu po piętach. Nie ma więc znaczenia, czy usłyszy wystrzały z muszkietów. Przekonajmy się zatem na własnej skórze, jacy są ci tutejsi Indianie, powiedział Carmon. Na pewno nie będą ani piękniejsi, ani groźniejsi od innych. Miej się na baczności, kawalero, powiedział katalończyk. — Wenezuelscy czerwonoskórzy to ludożercy i zapewniam cię, że radzi by byli wrzucić cię na ruszt. — Na flaki, rekina! wykrzyknął Van Stiller. — Przyjacielu, pilnujmy zatem naszych żeberek! Rozdział dwudziesty Ludożercy z Dziewiczego Lasu Piraci zagłębili się w dziewiczą dżunglę, zatracając się w bujnej leśnej roślinności i niezmierzonym drzewostanie. Na swej drodze napotykali dziesiątki rozmaitych gatunków roślin. Liczne skupiska palm, na przykład Oenocarpus bakaba, C-kropki ze względu na cudaczny układ gałęzi znane także jako drzewa kandelabry. Tak zwane kari, rodzaj palm, o pniach i gałęziach porośniętych kolcami – które skutecznie bronią do nich dostępu. Mauritia flexuosa, inny rodzaj palmy, niebotycznie wysoki, o liściach tworzących szeroki wachlarz, jak również sipo, potężne i długie liany, wykorzystywane przez Indian do budowy szałasów. Obawiając się przykrych niespodzianek, stąpali z niezwykłą ostrożnością, nadstawiali ucha i przepatrywali najgęstsze zarośla, w których mogli się czaić Indianie. Odgłos już się nie powtórzył. Wszystko jednak wskazywało na to, że ktoś tamtędy przechodził. Ptaki odfrunęły. Nie było też śladu po małpach. Z pewnością spłoszyła je obecność tubylców, ich odwiecznych nieprzyjaciół, którzy bezustannie na nie polują, gdyż małpie mięso jest ich największym przysmakiem. Tu i ówdzie można było dostrzec świeżo połamane gałęzie, poruszone liście, ścięte chwilę temu liany, z których sączyły się jeszcze krople soku. Szli już tak od dwóch godzin, wyczuleni na najdrobniejszy szmer, bacznie trzymając się obranej drogi prowadzącej na południe. W pewnym momencie usłyszeli dźwięki wydobywające się najprawdopodobniej z jednej z indiańskich piszczałek wykonanych z bambusa. Czarny korsarz gestem dłoni dał znak, żeby wszyscy się zatrzymali. To sygnał, prawda? zapytał katalończyka. Tak, panie, odpowiedział tamten. Trudno się łudzić, że jest inaczej. Indianie są już tuż, tuż. Być może nawet bliżej niż nam się wydaje. Znajdujemy się pośród gęstych zarośli, które świetnie nadają się na pułapkę. Co radzisz zrobić? Czekamy, aż się pokażą, czy kontynuujemy wędrówkę? Jeśli zobaczą, że się zatrzymujemy, mogą pomyśleć, że się boimy. Idźmy dalej, a ci, którzy staną nam na drodze, będą się musieli z nami zmierzyć. Odgłosy fletu stawały się coraz bliższe. Wydawało się, że dochodzą z gąszczu palm kari, które ze względu na swoje najeżone długimi i ostrymi kolcami pnie stanowią niezwykle trudną do pokonania przeszkodę. — Van Stillerze, powiedział czarny korsarz, zwracając się do Hamburczyka. — Postaraj się uciszyć tego tajemniczego leśnego muzykanta. Marynarz, który był doświadczonym strzelcem... Wycelował w stronę zarośli, próbując namierzyć indyjskiego grajka, a raczej dostrzec miejsce, w którym poruszały się liście. Następnie nacisnął spust i strzelił, na chybił trafił. Zaraz za głośnym wystrzałem dało się słyszeć krzyk, który po chwili przemienił się w wybuch śmiechu. Do stu diabłów spudłowałeś. Do stu piorudów. Wykrzyknął Van Stiller wściekły jak osa. Gdybym chociaż dojrzał kawałek jego czerepu, nie byłoby temu szubrawcowi do śmiechu. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, powiedział czarny korsarz. Teraz przynajmniej wiedzą, że jesteśmy uzbrojeni, więc będą się mieli na baczności. Naprzód, moje wilki morskie! Dżungla stała się ponura i dzika. Piratów pochłonął prawdziwy labirynt drzew, olbrzymich liści, gąszcz, lian i monstrualnych korzeni. Przez zwarte sklepienie zieleni z trudem przenikały słoneczne promienie. U podnóża kolosów zwrotnikowej flory panowały w dodatku wilgoć i zaduch niczym w szklarni, przez co przemierzający rozległe połaci puszczy śmiałkowie niemiłosiernie się pocili. Szli przed siebie gęsiego w niedużej odległości jeden od drugiego, trzymając muszkiety gotowe do strzału, nasłuchując i bacznie się rozglądając. Krok za krokiem zagłębiali się coraz dalej w samo serce niezmierzonej puszczy. Rozglądali się dookoła, świdrowali spojrzeniem zarośla i krzaki, przyglądali się uważnie korzeniom i girlandom. Wystarczy, że w zasięgu ich wzroku pokaże się Indianin, a palec bez wahania naciśnie spust. Złowrogiej ciszy zalegającej w dziewiczym lesie nie zakłócił już więcej żaden inny odgłos. Jednak ani czarny korsarz, ani jego kamraci wcale nie czuli się przez to spokojniejsi, nie łudzili się, że nie grozi im niebezpieczeństwo. Wręcz przeciwnie, silny niepokój drążył ich serca. Wyczuwali obecność wroga, który, choć był zaledwie o krok, pozostawał świetnie zamaskowany w leśnej gęstwinie. Labirynt roślinności zagęścił się. W końcu natrafili na barierę haszczy, przez którą trudno byłoby się przedostać. Panował tam jeszcze większy mrok. Nagle katalończyk przykucnął, po czym uskoczył za konar drzewa. Ledwo dosłyszalny świst przeciął powietrze, a następnie cienka strzała przeleciała przez gęstwinę i utkwiła w gałęzi znajdującej się na wysokości głowy. Z ciała! krzyknął katalończyk. Uważajcie! Znajdujący się za nim Cormont wypalił z muszkietu. Jeszcze nie przebrzmiało echo wystrzału, gdy pośród leśnej gęstwiny rozległ się przenikliwy jęk bólu. Na flaki, rekina, mamcie! krzyknął karmo Uważajcie! zawołał gromko katalończyk ponad głowami piratów przeleciało ze świstem kilka długich na czterdzieści cali strzał. To tam w tamtych zaroślach, krzyknął Kachmo. Wam, Stiller, murzyni, katalończyk, wystrzelili jednocześnie ze swoich muszkietów, lecz nie rozległ się już żaden jęk, zwiastujący trafienie, jedynie donośne echo wystrzału, poniosło się hen w głąb lasu. Jeszcze przez chwilę słychać było trzask łamanych gałęzi, szelest suchych liści. Po chwili jednak zapadła zupełna cisza. — Coś mi się zdaje, że mają już dość — powiedział Van Stiller. — Cisia, schowajcie się za drzewami — powiedział katalończyk. — Myślisz, że odpuszczą? — zapytał go czarny korsarz. Słyszałem się liści na prawo od ścieżki. A zatem to już właściwa zasadzka. Tak mi się zdaje, kapitanie. Jeśli van Gold sądzi, że Indianie są w stanie nas powstrzymać, to srogo się myli. Będziemy szli dalej wbrew wszelkim przeszkodom. — Idźmy mi przed siebie poduszłoną dziew, panie. Strzały mogą być zatrute. Naprawdę? Indianie mają w zwyczaju używać zatrutych strzał zupełnie jak dzikusy z Nadorinoko i amazonki. Nie możemy jednak przecież tkwić tu w nieskończoność. Wiem, ale jednocześnie nie możemy wystawiać się na ostrzał. Panie chcesz, żebym poszedł na zwiat i zorientował się, czy ktoś nie czai się w zaroślach? — zapytał murzyn. Nie, bo w ten sposób narażasz się na pewną śmierć. Kapitanie! posłuchaj! powiedział Kachmo. Kilka nut wygranych na piszczałce rozbrzmiało w leśnej gęstwinie. Były to dźwięki melodii smutnej i monotonnej, jednocześnie tak przenikliwe, że rozchodziły się hen daleko. Ciekawe, co mogą sygnalizować, zastanawiał się na głos czarny korsarz, który powoli się już niecierpliwił. Czyżby zbierali siły i chcieli przypuścić atak? Czy mógłbym coś doradzić, kapitanie? Zapytał Kachmo. Słucham. Przepędźmy tych natrętnych Indian, podpalając las. Tyle, że wówczas i my możemy spłonąć żywcem. I kto potem ugasi ten pożar? W takim razie możemy iść przed siebie strzelając ze, we wszystkie strony na chybił trafił, zasugerował Van Stiller. To jest całkiem dobry pomysł, odpowiedział na to czarny korsarz. Pomaszerujemy w rytm muzyki indiańskich grajków. No, dalej, moi dzielni żołnierze, ognia! A ja będę narzucał ten marszu. Czarny korsarz ustawił się na początku pochodu, trzymając szablę w prawej, a pistolet w lewej ręce. Za nim zaś ustawili się najpierw dwaj piraci, a za nimi katalończyk w parze z Murzynem. Cahmon i Moko wychylnęli z za drzew i zaczęli strzelać. Pierwszy na prawo, a drugi na lewo. Chwilę później to samo zrobili katalończycy van Stiller. W mgnieniu oka nabili muszkiety, po czym znów narobili piekielnego huku, nie bacząc wcale na zapasy amunicji. Czarny Korsarz tymczasem torował wszystkim drogę, trzebiąc liany i tnąc liście, utrudniając przemarsz, jednocześnie zachowując pełną gotowość, by w razie spotkania z Indianami wypalić błyskawicznie z obu pistoletów. Najwyraźniej ten wściekły hałas zrobił pewne wrażenie na tajemniczych przeciwnikach, bo żaden nie odważył się wyściubić nosa z zarośli. Co prawda wypuścili w kierunku piratów kilkanaście strzał, szczęśliwie jednak żadna z nich nikogo nawet nie drasnęła. Niektóre nawet nie dosięgły przeciwników, inne zaś przeleciały im nad głowami. Już myśleli, że udało im się uniknąć pułapki, kiedy tuż przed nimi z ogromnym trzaskiem runęło potężne drzewo tarasując im drogę. Do stu rudów! wykrzyknął Van Stiller, którego o mały włos nie przygniótł wielki konar. Pół sekundy i zostałaby ze mnie miazga. Nie zdążyli dokończyć rozmowy, aż tu nagle rozległ się okropny wrzask i z zarośli ze świstem wyleciała chmara strzał, które utkwiły głęboko w korze drzew. Czarny Korsarz i jego ludzie padli na ziemię, chroniąc się za pniem zwalonego drzewa, które mogło pełnić rolę barykady. Miejmy nadzieję, że tym razem się pokażą, powiedział Kahmo. Nie było mi jeszcze dane dowiedzieć się, z kim mam do czynienia i spojrzeć w oczy tym natrętnym Indianom. Rozproszcie się, rozkazał czarny Korsarz. Jeśli zauważą, że zbiliśmy się w grupę, to spadnie na nas grad strzał. Drużyna już miała się rozdzielić, chroniąc się za konarami drzew, kiedy nagle w bliskiej odległości odezwały się piszczałki. Zaraz tu będą Indianie, powiedział Van Stiller. Trzymajcie muszkiety w pogotowiu, przywitamy ich gradem kul, rozkazał czarny korsarz. Nie, panie, zaczekaj. Powiedział Katalończyk, który od kilku chwil wsłuchiwał się w smutne dźwięki piszczałki. To nie jest dźwięk bojowy. Zatem jaki? Co zatem chcą nam powiedzieć? Zapytał Czarny Korsarz. Zaczekaj, panie. Katalończyk wstał i wyjrzał zza drzewa. Karamba! To ich wysłannik, piaje plemienia. Właśnie idzie w naszym kierunku, wykrzyknął. — Piaje? Czyli kto? — Czyli ciarownik. Piraci zerwali się na równe nogi, trzymając w dłoniach muszkiety, albowiem za nic w świecie nie ufali tym ludożercom. Spośród zarośli wyszedł Indianin, a za nim dwóch Grajków. Był to sędziwy starzec średniego wzrostu. Jak zresztą większość wenezuelskich Indian, Szeroki w barach, muskularny, o ziemisto-żółtej karnacji, być może nieco ciemniejszy z racji obyczaju kultywowanego przez Indian, a polegającego na wcieraniu sobie w skórę maści z oleju rybnego, z orzechów kokosowych i arnoty właściwej, co skutecznie chroniło przed ukąszeniami bezlitosnych komarów. Jego okrągłej i szerokiej twarzy, na której malował się bardziej smutek niż wściekłość, nie okalała broda. Tubylcy bowiem mają w zwyczaju ją sobie wyrywać. Głowę natomiast porastała czarna czupryna o ciemno połysku. Jako piaje całego plemienia, poza czymś w rodzaju spódnicy z błękitnej wełny, miał na sobie całą kopalnię błyskotek i ozdób. Naszyjniki z muszelek, pierścionki z rybich ości wykonane z dużą pieczołowitością, bransoletki z kości, zębów, pazurów, jaguarów, z dziobów tukanów, z kawałków kryształu górskiego i z litego złota. Na głowie miał diadem z długich piór ary szafirowej, ary ararauny i bażanta złocistego. Jego nos natomiast przetykała rybia ość, długa na prawie cztery kciuki. Pozostali dwaj też mieli na sobie spódniczki i ozdoby, ale w skromniejszym wydaniu. Uzbrojeni byli za to w długie łuki wykonane z drzewa żelaznego, garść strzał z grotem z kości i z oraz w tak zwane butu, czyli długą na ponad czterdzieści cali maczugę zakończoną kolcami i pomalowaną w wielobarwną kratę. Piaje zatrzymał się w odległości pięćdziesięciu jardów od drzewa, gestem ręki uciszył obu grajków, po czym krzyknął donośnym głosem w bardzo kiepskim hiszpańskim: Bali ludzie mnie słuchać! Biali ludzie cię słuchać! Odpowiedział mu katalończyk. Wy znajdować się na terytorium należącym do plemienia Arawaków. Kto białym dać prawo, by biali naruszać granice naszego lasu. Nie mamy żadnego zamiaru niścić lasiów należących do plemienia Arawaków, odpowiedział mu katalończyk. My je tylko przemierzamy, żeby dotrzeć do terenów zamieszkiwanych przez białych ludzi, znajdujących się na południe od zatoki Marakaibo. W stosunku do czerwonych ludzi jesteśmy nastawieni przyjacielsko i nie chcemy wszcinać z nimi wojny. Trudno nam uwierzyć w przyjaźń białych ludzi. Czerwoni ludzie już swoje wiedzą. Te dzikie lasy są nasze. Wracajcie więc, skąd przybyliście, albo was wszystkich zjemy. Do czurta wykrzyknął Karma. Jeśli dobrze zrozumiałem, chcą nas usmażyć narożnie. My nie mamy nic wspólnego z tymi białymi ludźmi, którzy podbili tereny wzdłuż wybrzeża i którzy zniewolili Karaiby. To nasi śmiertelni wrogowie. Przemierzamy te lasy, żeby dorwać garstkę tych, którym udało się uciec, powiedział czarny korsarz wychodząc z ukrycia. Ty tutaj dowodzisz? zapytał Piaje. Tak. Dowodzę oddziałem białych ludzi, którzy mi towarzyszą. I podążasz za innymi białymi ludźmi? Tak, bo chcę ich zabić. Przechodzili tędy? Widzieliśmy ich, ale daleko nie zajdą, bo ich zjemy. A ja pomogę ci ich zabić. A więc żywisz wobec nich nienawiść? Zapytał Piaje. To są moi wrogowie. A zatem możecie ich sobie zabić na wybrzeżu, skoro chcecie. Ale nie na terytorium należącym do Arawaków. Biali ludzie. Wracajcie? Albo przystąpimy do walki. Powiedziałem ci właśnie, że my nie jesteśmy wrogami czerwonych ludzi. Uszanujemy twoje plemię, twoje szałasy i twoje plony. Biali ludzie. Wracajcie do siebie, powiedział Paje jeszcze dosadniej. Daj się przekonać. Powiedziałem, żebyście odeszli, w przeciwnym razie was zabijemy i zjemy. Dość tego! Przejdziemy przez ten las na złość Tobie i Twojemu plemieniu. A my do tego nie dopuścimy! Mamy broń, która zieje ogniem i grzmi. A my mamy zatrute strzały! Nasze szable są ostre i sieką niemiłosiernie. A nasze butu roztrzaskują najtwardsze głowy! Sprzyjaż białym, których ścigamy? zapytał czarny korsarz. Nie, ich też zjemy. Czyli chcesz wojny? Tak! Jeśli nie, wrócicie tam, skąd przyszliście! Wilki morskie! krzyknął czarny korsarz, zeskakując z pnia drzewa z szablą w dłoni. Pokażmy tym Indianom, że wcale się ich nie boimy. Naprzód! Na widok wycelowanych muszkietów i piaje i dwóch grajków natychmiast dało drapaka i schowało się w zaroślach. Czarny korsarz zabronił do nich strzelać podczas ucieczki, nie chcąc prowokować starcia. Kroczył odważnie przez las, gotów w każdej chwili przeciwstawić się atakowi dzikiej hordy arawaków. Wstąpił w niego na powrót niezłomny duch walki, znów był nieustraszonym piratem z Tortugi, który w przeszłości tyle razy wykazał się odwagą. Trzymając szablę w prawej dłoni, a pistolet w lewej, prowadził niewielki oddział i torował wszystkim drogę pośród leśnego gąszczu, gotów w każdej chwili stawić czoło nieprzyjaciołom. Spośród gałęzi wyleciało ze świstem kilka strzał. Van Stiller i Cormont odpowiedzieli strzałem z muszkietu, tyle że na chybił trafił, albowiem tymczasem spłoszeni Indianie zdążyli pochować się w leśnej gęstwinie wbrew zuchwałym zapewnieniom plemiennego negocjatora. Drużyna zaczęła strzelać na oślep, na lewo i prawo, w równych minutowych odstępach, ukryty zaś w zaroślach przeciwnik wypuścił ledwie kilka strzał i dzit, które nikogo nawet nie drasnęły. W końcu przedostali się przez najgęstszą część lasu i znaleźli się na polanie, pośrodku której znajdował się niewielki staw. W związku z tym, że słońce chyliło się ku zachodowi i że w zasięgu wzroku nie było już żadnego Indianina, czarny korsarz nakazał rozbić się obozem. — W razie czego tutaj stawimy im czoła — powiedział, zwracając się do towarzyszy wędrówki. Polana jest wystarczająco rozległa, aby z dużej odległości zauważyć, gdy wróg będzie się zbliżać. Trudno byłoby o lepsze miejsce, powiedział Katalończek. Indianie są niebezpieczni w leśnych ostępach, ale nie mają odwagi atakować na otwartej przestrzeni, a poza tym przysposobię w taki sposób obozowisko, że nawet gdyby chcieli, to i tak nie dadzą nam rady. Chcesz się okopać? Zapytał Kochmo. To zbyt czasochłonne, mój kataloński przyjacielu. Wystarczy ściana ognia. Przecież przez nią przeskoczą, to nie jaguary czy kuguary, żeby przestraszyć się kilku pochodni. A co powiesz na to? Odparł katalończyk, pokazując garść jagód, pieprzu z espelette. Zbierałem podczas wędrówki mam pełne kiesienie tego cudeńka. Mm, bardzo dobrze smakuje razem z mięsiwem, choć strasznie piecze w gardle. Przyda się przeciwko Indianom? Niby jak? Rzucimy je w ogień. Czyżby bali się ich skwierczenia? <laughs> Boją się gryzącego dymu z płonących pieprzowych ziaren. Jeśli będą chcieli pokonać bajeje ognia, to poczują pieczenie oczu i na parę godzin oślepną. Na flaki rekina? Masz zaprawdę diabelskie pomysły. Tej sztuczki naucili mnie mieszkańcy Karaibów, którzy wykorzystują ten sposób w walce z nieprzyjacielem. Jeśli Arawakowie zaatakują, sami się przekonacie, że to zadziała. No, już, bieźmy się do roboty. Trzeba zebrać chrust i potem w spokoju możemy na nich ciekać. Rozdział 26. Zasadzka Arawaków Na kolację, zjedzoną zresztą w dużym pośpiechu, uraczyli się kilkoma sucharami i kawałkiem żółwia, który został im ze śniadania. Następnie zaczęli przetrząsać okoliczne knieje, chcąc sprawdzić, czy przypadkiem nie zaczaili się w nich Indianie. Przetrzebili też haszcze, przeganiając z nich jadowite węże, po czym otoczyli obozowisko pierścieniem ognisk, do których wrzucili garście pieprzu z espeletę, znanego jako niezwykle skuteczny środek przeciw komarom, działający jednocześnie odstraszająco na ludzi i dzikie zwierzęta. Obawiając się i zresztą słusznie, że nie spędzą spokojnej nocy, postanowili pełnić straż na zmianę, najpierw dwóch marynarzy i murzyn, a potem czarny korsarz w towarzystwie katalończyka. Ci ostatni więc trzymając nabitą broń w pogotowiu jako pierwsi udali się na spoczynek podczas gdy clement i jego kamraci zajęli pozycję poza kręgiem ognia usadowili się z muszkietami na kolanach i wypatrywali zagrożenia w wielkiej dżungli zapadła cisza była to jednak cisza, która nie wróżyła niczego dobrego Wartownicy bowiem wiedzieli z doświadczenia, że Indianie wolą atakować nocą niżli za dnia. Po pierwsze dlatego, że w dzień stanowią łatwy cel dla strzelców, po drugie dlatego, że ciemności pozwalają im się zbliżyć z większą łatwością, zwłaszcza w dzikich ostępach. Sam Carment wolałby już słyszeć pomruki jaguarów i ryk pum. Obecność tych mięsożerców byłaby przynajmniej namacalnym dowodem nieobecności czerwonoskórych nieprzyjaciół. Siedzieli tak wokół obozowiska już od dwóch godzin, wpatrując się uważnie w otaczające ich zarośla i wrzucając od czasu do czasu w ogień kilka garści pieprzu. Wtem Afrykańczyk, który miał wyjątkowo czujne ucho, usłyszał lekki szelest zupełnie jakby ktoś poruszył liśćmi. Słyszałeś to, biały kamracie? Zapytał szeptem, nachylając się w stronę kachmą, który z lubością i zgodnym pozazdroszczenia błogim spokojem zaciągał się właśnie kawałkiem cygara znalezionym w kieszeni. — Nic a nic, mój czarny kamracie — odpowiedział pirat. — Żadnych ropuch, których donośny rechot dorównuje hałaśliwej pracy cieśli okrętowych naprawiających kadłub. — Twój czarny kamrat słyszał... Jak ktoś poruszył gałęzią. A zatem twój biały kamrat jest głuchy jak pień. O teraz. Słyszałeś? Złamała się gałąź. Ja niczego nie słyszałem, ale jeśli to prawda, co mówisz, ktoś się do nas zbliża. Tak, kamracie. Kto to może być? Czy mój czarny przyjaciel, poza świetnym słuchem, nie ma przypadkiem kociego wzroku? Widzieć nie widzę niczego, jedynie słyszę, że ktoś się do nas zbliża. Jestem gotów do strzału. Siedź cicho i słuchaj. Połóż się, biały kamracie, w przeciwnym razie dosięgnął cię strzały. Dobra rada nie jest zła. Zwłaszcza, że nie mam najmniejszej ochoty zdechnąć na faszerowany trucizną. Obaj wyciągnęli się jak dłudzy w trawie, dając znak fanstillerowi, który znajdował się po drugiej stronie, żeby poszedł w ich ślady. Następnie zaczęli nasłuchiwać, nie wypuszczając muszkietów z rąk. Wszystko wskazywało na to, że ktoś się zbliżał. W odległości ponad pięćdziesięciu jardów pośród leśnej gęstwiny co jakiś czas dało się słyszeć szelest liści i odgłos łamanych gałęzi. Nie ulegało wątpliwości, że nieprzyjaciel chciał ich podejść niepostrzeżenie na taką odległość, która dawałaby mu gwarancję, że wypuszczone przezeń strzały dolecą do celu i trafią przeciwnika. Schowani w gąszczu murzyn wraz z piratami siedzieli jak trusie, czekając z wycelowanymi muszkietami, aż nieprzyjaciel im się w końcu pokaże. W pewnym momencie Cahmon aż podskoczył, bo coś mu wpadło do głowy. Kamracie, zagaił. Myślisz, że są jeszcze daleko? Indianie? A niby kto. Są jeszcze w zaroślach, ale lada chwila, minuta, góra dwie, będziemy ich mieć w zasięgu strzału. Tyle mi wystarczy. Pan Stiller, rzuć mi swój kaftan i czapkę. Hamburczyk posłusznie spełnił jego prośbę. Pomyślał, że skoro Carman poprosił go o swoje odzienie, z pewnością miał w głowie jakiś plan. Pirat sam też ściągnął kaftan. Wziął kilka gałęzi, splótł je na prędce ze sobą, a następnie przykrył je kurtkami, a na samej górze położył kapelusze. No i zrobione, rzekł, kładąc się na znak. Mój biały brat to niezły spryciarz, zaśmiał się Murzyn. Zrobiłem te kukły, bo inaczej Indianie mogliby wziąć na cel czarnego korsarza i kataluńczyka. Teraz są bezpieczni, już nic im nie grozi. Cicho, kamracie, nadchodzą! Jestem gotów. <laughs> Hej, van Stiller! Dorzuć jeszcze garść pieprzu. Hamburczyk miał już wstać, lecz szybko schylił głowę. Kilka strzał świsnęło mu koło ucha i wbiło się w kukły nieopodal. Cała trucizna na marne, jaka szkoda, moi drodzy. wymamrotał pod nosem karmo. No już, pokażcie się. Zaraz posmakujecie moich ołowianych słodyczy. Nie widząc oznak życia, Indianie wypuścili kolejną serię strzał, które ponownie utkwiły w kukłach. Następnie najodważniejszy spośród nich wyskoczył z zarośli, trzymając w dłoni ogromną maczugę. Carmo podniósł muszkiet i wziął go na muszkę. Już miał nacisnąć spust. Gdy pośród rozległego lasu, w odległości kilku mil od miejsca, gdzie się znajdowali, rozległy się nagle cztery strzały, którym towarzyszyły donośne okrzyki. Indianin błyskawicznie zawrócił, wskakując z powrotem w zarośla, zanim Carment zdążył wziąć go znów na cel. Strzały i okrzyki wybudziły z błogiego snu czarnego korsarza i katalończyka, którzy zerwali się na równe nogi jak oparzeni, sądząc, że Indianie przypuścili atak na obozowisko. — Gdzie oni są? — zapytał Czarny Korsarz, rzucając się przed siebie. — Kto taki, panie? — zapytał Karmo. Indianie. — Wzięli nogi za paz i uciekli, zanim dałem im skosztować ołowiu z mojego muszkietu. — A te krzyki i strzały nie słyszysz? — O, kolejne trzy. — To w środku lasu toczą się jakieś walki — powiedział Katalończyk. Indianie zaatakowali białych ludzi, panie. Gubernatora i jego oddział? Tak sądzę. Byłbym bardzo niepocieszony, gdyby to oni go zabili. Ja też, bo nie mógłbym przecież odpłacić za otrzymane cięgi marlakowi, ale ci bądź. Odgłosy strzałów wciąż niosły się po lesie, oddalając się coraz bardziej od obozowiska piratów. Po krótkiej walce indyjskie plemie triumfalnymi okrzykami ogłosiło zwycięstwo. Potem padł jeszcze jeden strzał i zapadła cisza. No i po walce, powiedział Katalończyk, który przysłuchiwał się zajściu z niepokojem. Ani mi się śni bronić gubernatora, dla którego palcem my mnie kiwną, ale moi rodacy to zupełnie inna bajka. Pewnie chciałbyś wiedzieć, co się z nimi stało, prawda? zapytał czarny korsarz. Tak, kapitanie. A ja bym raczej chciał wiedzieć, czy mój śmiertelny wróg żyje, czy nie odpowiedział pirat ponurym tonem. Dasz radę nas poprowadzić? Panują ciemności, panie, ale. Ale? Możemy zapalić niektóre gałęzie dziew i skierować na nas w ten sposób uwagę Indian. To prawda, panie. Ale za to możemy się kierować wskazówkami naszych busoli. Panie, nie mamy szans stawić czoło setkom tysięcy przeszkód, które czają się w tej puszczy, a prowadź. Widzicie? Tam w gąściu jest pełno kukujość mogą się przydać. Dajcie mi pięć minut. Do mnie, moko. Ściągnął Beret, po czym wraz z murzynem skierował się w stronę drzew, wokół których w frenetycznym tańcu wirowała gromada punkcików, rozpraszając swym rozjażonym zielonym światłem nocne otchłanie. Co też on kombinuje? Zastanawiał się nagłos z Kamą, który nie mógł pojąć zamiaru szalonego katalończyka. Kukujas? Niby co to takiego? <laughs> Hej, Hamburczyku, trzymaj broń w gotowości, bo to może być jakaś zasadzka. Bez obaw, przyjacielu, nie spuszczam ich z oczu, osłonię ich w razie potrzeby. Gdy katalończyk dotarł do zagajnika, zaczął skakać to w lewo, to w prawo, w pogoni za świetlnymi punkcikami. Dwie minuty później wrócił do obozowiska, ściskając w dłoniach złożony w pół beret. Teraz możemy ruszać w dalszą drogę, mój panie, powiedział, zwracając się do czarnego kursarza. Ale w jaki sposób? zapytał tenże. Katalończyk włożył jedną rękę do beretu i wyciągnął lśniącego jasnozielonym światełkiem owada. Rzucana przez niego poświata rozpraszała ciemności na wcale niemałą odległość. Zróbmy tak, jak tubylcy, i przywiążmy sobie do nóg dwa kukujoś. A światło, którym emanują pozwoli nam przedostać się nie tylko przez liany i korzenie tarasujące drogę, lecz także uniknąć spotkania z niebezpiecznymi wężami, które kryją się pośród liści. Macie ze sobą sznurek? Prawdziwy marynarz się z nim nie rozstaje, odrzekł Karmo. Ja się tym zajmę. Tylko nie przywiąż ich zbyt mocno. Bez obaw, w katalończyku. Robaczków mamy pod dostatkiem. Charmon, wspomagany przez van Stillera, wyciągał delikatnie kukujos i przywiązywał je parami do kostek swoich towarzyszy, zachowując przy tym dużą ostrożność w obawie, że mógłby skrzywdzić te wdzięczne stworzenia. Uporał się z tym zadaniem, skądinąd wcale niełatwym, w ciągu pół godziny. I w końcu każdy z członków wyprawy był wyposażony w te dziwaczne żywe latareczki. Przedni pomysł powiedział czarny korsarz. Sprawdzony przez tubylców odpowiedział katalończyk. Dzięki nim ominiemy wszystkie napotkane na naszej drodze przeszkody. Jesteście gotowi? Zwarci i gotowi! odpowiedział kachmo. A zatem naprzód. Tylko nie róbcie hałasu. Ruszyli przed siebie, gęsiego, dziarskim krokiem, stąpając ostrożnie i patrząc pod nogi. Kukujos były jak znalazł. Ułatwiały wędrowcom przemarsz przez dziką puszczę, pomagały im dostrzec nie tylko wijące się liany i wystające z ziemi korzenie, lecz także nocne owady. Spośród wszystkich występujących w przyrodzie gatunków świetlików właśnie te są najwspanialsze i największe. Wytwarzane przez nie światło jest tak silne, że pozwala czytać z odległości ponad dwunastu cali. Młode owady promieniują światłem jasno -niebieskim. Wraz z wiekiem natomiast kolor ten ulega zmianie i przechodzi w niezwykle efektowną, bladą zieleń. Lekko świecą również składane przez samice jaja. W wyniku interesujących badań przeprowadzonych na pyroforus noctilucus bo tak brzmi naukowa nazwa tych świetlików a mających na celu bliższe poznanie narządów odpowiedzialnych za wytwarzanie tak intensywnego światła, okazało się, że składają się na nie trzy usytuowane w przedniej części tułowia płytki i jedna ukryta w brzuchu, a substancją generującą światło jest rozpuszczalny w wodzie albuminoid, który krzepnie w kontakcie z ciepłem. Wyciągnięte z ciała owada narządy nie przestają świecić przez pewien czas, swoje właściwości świetlne zachowują nawet zasuszone czy sproszkowane wystarczy je wówczas polać odrobiną czystej wody Piraci kontynuowali swój szybki marsz przedzierali się niestrudzenie przez haszcze i gąszcze szli pod girlandami lian pokonywali labirynt uformowany przez ogromne korzenie i przeskakiwali przez spowalone konary drzew które zakończyły swój żywot ze starości lub na skutek uderzenia pioruna. Strzały ucichły. Gdzieś w oddali co jakiś czas rozbrzmiewały okrzyki, po czym na krótko milkły, by po chwili wybuchnąć ze zdwojoną siłą i zaraz potem na powrót ucichnąć. Raz po raz słychać było melodie piszczałek i głuchy odgłos wydawany przez coś w rodzaju bębenka. Wszystko wskazywało na to, że walka dobiegła końca. A plemię rozbiło obozowisko w jakimś oddalonym zakątku niezmierzonej puszczy z zamiarem świętowania odniesionego zwycięstwa i delektowania się makabryczną ucztą. Trzeba wiedzieć, że ówcześni wenezuelscy Indianie, zwłaszcza plemiona Karaibów i Arawaków, mieli w zwyczaju pożerać swoich więźniów i zabitych w walce przeciwników. Katalończyka zżerała ciekawość, żeby dowiedzieć się, jaki los spotkał jego pobratymców. Coraz to bardziej przyspieszał więc kroku. Nie martwił go z kolei wcale los gubernatora, jego bowiem nawet chętnie zobaczyłby nadzianego narożeń i skwierczącego nad ogniem, ale jego rodacy to co innego. Szedł więc coraz szybciej, w obawie, że któryś z nich mógł wpaść w ręce tych ludożerców, a jednocześnie z nadzieją, że uda mu się dotrzeć do nich na czas i przynieść im wybawienie. Okrzyki były już dość blisko. Gdy nagle, idący obok katalończyka Kochmo, chcąc ominąć lianę, spojrzał w górę i, potykając się o coś masywnego, runął jak długi na ziemię, zgniatając przy tym przywiązane do kostek kukujos. Do stu tysięcy bomb i kartaczy, zaklął powoli się podnosząc. Przecież to trup. Trup? Zawtórowali mu katalończyk i czarny korsarz, nachylając się ku ziemi. Spójrzcie, tylko! Na ziemi, pośród zbutwiałych liści i korzeni, leżał postawny Indianin w ciemno-niebieskiej opasce biodrowej. Jego głowę, rozpołowioną ostrzem szabli, zdobiło papuzie pióro, a w klatce piersiowej najpewniej tkwiła kula. Śmierć musiała nastąpić nie tak dawno, jego rana bowiem broczyła jeszcze świeżą krwią. Być może walki rozegrały się właśnie tutaj, powiedział Katalończyk. Wszystko na to wskazuje, potwierdził przypuszczenie Van Stiller. Nieopodal widzę maczugi i tkwiące w konarach drzew strzały. Zobaczmy, czy nie ma tu gdzieś moich rodaków, powiedział z przejęciem Katalończyk. To strata czasu, powiedział Carmont. Jeśli kogoś zabili, to teraz jest już opiekany narożnie. Być może jednak komuś, kto został lanny, udało się ukryć w leśnym gąszczu. Szukajcie zatem, powiedział czarny korsarz. Katalończyk, Murzyn i van Stiller zaczęli przeczesywać zarośla. Po cichu nawołując, lecz Nikt im nie odpowiedział. Natrafili natomiast na kolejnego indyjskiego trupa, któremu dwie kule przeszyły serce. Poza tym znaleźli maczugi, łuk i kolczan ze strzałami. Upewnili się, że nikogo żywego tam nie było i ruszyli przed siebie. Plemienne okrzyki były coraz bliżej. Na ich podstawie zakładali, że w ciągu kwadransa szybkiego marszu dotrą do obozowiska ludożerców. Wszystko rzeczywiście wskazywało na to, że Arawakowie świętowali zwycięstwo, albowiem okrzykom towarzyszyła radosna melodia, wygrywana na piszczałce. W końcu leśna gęstwina zaczęła się przerzedzać. W prześwitach liści i gałęzi dostrzegli wznoszący się wysoko ku górze snop światła. Czyżby Indianie? zapytał czarny korsarz, zatrzymując się. Tak. Potwierdził Katalończek. Rozłożeniu obozem wokół ogniska? Tak. Ale co oni tam smażą na tym ogniu? Zapytał wzburzony katalończyk. Pewnie któregoś z jeńców. Tego się właśnie obawiam, panie. Co za łotry? Wyszeptał pod nosem czarny korsarz, którego przeszedł dreszcz przerażenia. Za mną, przyjaciele, zobaczymy, czy Van Gold wywinął się z objęć śmierci, czy też dosięgła go za jego przewiny surowa ręka sprawiedliwości. Rozdział 27. Strzały i pazury. Kiedy piraci dotarli do rzędu drzew, za którym roztaczało się obozowisko Indian, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Wokół olbrzymiego paleniska siedziały dwa tuziny arawaków, którzy z niecierpliwością czekali na chwilę, gdy w końcu będą mogli rozpocząć piesiadę i najeść się do syta, pałaszując smakowicie rumieniące się na długim rożnie pieczyste. Nie byłoby w tym nic wstrząsającego, gdyby głównym daniem było mięso dzikich zwierząt, tapira czy jaguara. Tymczasem narożnie obracały się dwa ludzkie trupy, prawdopodobnie Hiszpanie z oddziału Van Golda. Dwaj opiekani nieszczęśnicy, którzy zaraz mieli trafić do żołądków tych odrażających dzikusów, byli już dobrze przerumienieni, a ich ciała skwierczały, roznosząc po okolicy mdły zapach, który z kolei przyjemnie nęcił nozdrza okrutnych biesiadników. Dos – Doszło. Tu piorunów! wykrzyknął kachmo, którego przeszła gęsia skórka. Aż trudno uwierzyć, że są ludzie, którzy żywią się ludźmi. Brak mi słów, co za zwierzęta! Czy jesteś w stanie powiedzieć, kim są ci dwaj pychowcy? zapytał czarny korsarz katalończyka. Tak, mój panie! Odparł katalończyk zduszonym ze wzruszenia głosem. To ludzie Wangolda? Tak, to dwóch żołnierzy. Nie mam co do tego wątpliwości, choć ogień zniekształcił już ich twarze. Co zatem radzisz zrobić? Mój panie! powiedział katalończyk, posyłając od strony czarnego korsarza błagalne spojrzenie. Czy chciałbyś wydrzeć ich ze śponów tych okrutników i zapewnić im godny pochówek? Ale to naraziłoby nas na niebezpieczeństwo, a rawakowie by nam tego nie odpuścili. Niestraszne mi te dzikusy, powiedział z dumą czarny korsarz. Poza tym to tylko dwa tuziny. Być może na uczte sprosili swoich współplemieńców. Nie sądzę, żeby sami byli w stanie zjeść dwóch ludzi. Zanim więc zjawią się tu pozostali goście, my zdążymy pochować twoich rodaków. Karma i van Stiller, macie świetne oko. Nie chybcie więc celu. A ja się rozprawię z tym olbrzymem, który właśnie doprawia pieczeń ziołami, odpowiedział Karmo. Tymczasem ja, odrzekł Hamburczyk, rozłupię czaszkę temu, który opieka na widłach pieczeń. Ognia! Padł rozkaz czarnego korsarza. Dwa wystrzały przerwały panującą w dziewiczym lesie ciszę. Olbrzymi Indianin opadł na rożen, ten zaś, który trzymał widły, osunął się na ziemię z rozłupaną od kuli czaszką. Arawakowie zerwali się na równe nogi, chwytając za maczugi i łuki. Zaskoczeni nagłym atakiem, nie bardzo wiedzieli, jak się bronić. Zdezorientowanie przeciwników wykorzystali katalończyk i moko, którzy nabili ponownie broń i wystrzelili, kładąc trupem dwóch kolejnych dzikusów. Na widok śmiertelnie postrzelonych współplemieńców arawakowie porzucili w popłochu tak długo wyczekiwane pieczyste i uciekli w poszukiwaniu schronienia w leśnej gęstwinie. Piraci już mieli rzucić się za nimi w pogoń, gdy wtem usłyszeli dobiegające z oddali okrzyki. To stu rekinów! — wykrzyknął Karma. To cała horda ich współplemieńców! szybko! krzyknął czarny korsarz. Jeśli nie zdążymy ich pogrzebać, schowajcie trupy w krzakach, później po nich wrócimy. Ale oni ich znajdą po zapachu smażonego mięsa, powiedział van Stiller. Zrobimy co w naszej mocy. Katalończyk wybiegł do przodu, doskoczył do rożna i energicznym ruchem przewrócił go na ziemię, a van Stiller siarczystymi kopniakami rozrzucał dookoła żagwie spaleniska. Tymczasem Moko i Kahmo zaczęli w pośpiechu kopać dół w mokrym podłożu, podczas gdy czarny korsarz stał na straży ukryty w zaroślach. Okrzyki Indian były coraz bliższe. Zaalarmowana wystrzałami część plemienia podążającego śladami Van Golda postanowiła przybyć z odsieczą współplemieńcom, którzy zostali na tyłach i przygotowywali makabryczną ucztę. Przeczesując okoliczny teren czarny korsarz, usłyszał odgłos łamanych gałęzi, co nasunęło mu przypuszczenie, że biesiadnicy wcale nie uciekli, lecz ukryli się w zaroślach i szykują się do kontrataku. Wrócił więc natychmiast do swoich kamratów i rzekł: Uciekajmy stąd, bo inaczej za pięć minut zwali nam się na głowę całe plemię! Zrobione, kapitanie! Powiedział Karma, ugniatając nogami ziemię, pod którą znaleźli spoczynek żołnierze z oddziału Van Golda. Panie, zwrócił się katalończyk do czarnego korsarza, jeśli zaczniemy uciekać, na pewno ruszą za nami w pogoń. Schowajmy się tam pośród tamtego listowia, na pewno nas nie zauważą. Powiedział wskazując rosnące nieopodal drzewo, które było tak duże, że samo mogłoby wystarczyć za las. Spryciasz z ciebie, kamracie, powiedział Kahmo. Za mną, marynarze. Najpierw Moko, a zaraz za nim Katalończyk i Piraci rzucili się biegiem w stronę tego leśnego olbrzyma, chcąc jak najszybciej schronić się w jego gałęziach. Tym drzewem była summa meira, eriodendron summauma, jedno z największych rosnących na terenach Gujany i Wenezueli drzew. Od jego pni odchodzą liczne gałęzie, sękate i bardzo długie, pokryte białą korą i gęstym listowiem. Wspierają się one na tak zwanych korzeniach przybyszowych, dzięki którym z łatwością można było dosięgnąć gałęzi, kontynuując dalej wspinaczkę nawet na wysokość ponad stu sześćdziesięciu stóp. Karmo usadowił się na rozwidlonej gałęzi. Wtem poczuł, że ta zaczęła się kołysać, zupełnie jakby ktoś usiadł na drugim jej końcu. — To ty, Van Stiller? — zapytał. — Czy mam przez ciebie spaść i skręcić sobie kark? Niewiele trzeba, żeby pogruchotać sobie kości. — Przecież Van Stiller siedzi nade mną — odparł czarny korsarz. — W takim razie kto tak kołysze? Czyżby jakiś sprytny Indianin też postanowił się tu schronić? Rozejrzał się dookoła i w odległości kilkunastu kroków pośród liści rosnących na drugim końcu gałęzi zobaczył dwa zielonkawo-żółte, lśniące punkciki. Do stu par furbeczek, furgonów, batalionów! Wykrzyknął Garmo. Co to za zwierzę dotrzymuje nam towarzystwa? Hej! Katalończyku, spójrz no tu tylko i powiedz mi, do kogo też mogą należeć te ślepia, które się we mnie tak namiętnie wpatrują. Jaki znowu ślepia? Zdumiał się katalończyk. Czy na tym drzewie siedzi jakieś zwierzę? Owszem, powiedział czarny korsarz. Coś mi się zdaje, że mamy nieciekawe towarzystwo. A Indianie zaraz tu będą, powiedział Van Stiller. Rzeczywiście, widzę te ślepia, odpowiedział katalończyk, który właśnie się podniósł. Trudno mi jednak orzec, czy należą do Jaguara, czy Koguara. Jaguara! krzyknął Karmą, któremu ciarki przerażenia przeszły po plecach. Jeszcze tylko tego, tego brakuje, żeby skoczył mi teraz na głowę, strącając mnie z drzewa wprost na głowy arawaków. Cisza powiedział czarny korsarz. Nadchodzą. A co mam zrobić z tym zwierzęciem, które się do mnie zbliża? powiedział zdjęty strachem karmo. Być może nie odważy się nas zaatakować i odpuści. Nie ruszaj się, albo nas zauważą. Tak jest, panie kapitanie, dam się zjeść, byleby tylko was uratować. Nie obawiaj się, karkman, mam kordelas w pogotowiu. Cicho! Sią! powiedział katalończyk. Indianie nadbiegli, krzycząc jak opętani. Było ich około osiemdziesięciu, a może nawet więcej. Wszyscy byli uzbrojeni w maczugi, łuki, niektórzy trzymali w dłoniach dzidy. Zatrzymali się na polanie, na której dogasały rozrzucone przez van Stillera żagwie. Kiedy jednak zamiast oczekiwanego pieczystego znaleźli swoich poległych współplemieńców, Miny im zrzedły, a twarze wykrzywiły się w grymasie niepohamowanej złości. Zrobił się straszny rwetes. Tubylcy krzyczeli w niebo niebogłosy, wyładowywali swój gniew, siakąc z rozmachem rosnący dookoła drzewa i czyniąc potworny hałas. Wypuszczali z łuków na oślep strzały, które lądowały w zaroślach i dziurawiły liście palm daktylowych, budząc strach w ukrytych nieopodal piratach. Gdy trochę ochłonęli... Rozproszyli się po okolicy z nadzieją, że odnajdą zabójców swoich współplemieńców i tym samym zapewnią sobie nowy obiad, który zastąpiłby im ten zaginiony w tajemniczych okolicznościach. Ukryci w konarach sumamejry piraci siedzieli cicho jak myszy pod miotłą i wstrzymywali oddech, pozwalając ludożercom wyrzucić z siebie całą złość. Niepokoiła ich jednak obecność przeklętego zwierzęcia, które też postanowiło się schować w konarach olbrzymiego drzewa. Obawiał się go zwłaszcza Carment, który znajdował się najbliżej drapieżnika i który widział pośród liści wpatrujące się w niego lśniące, zielonkawo-żółte ślepia. Drapieżnik ten, nieważne czy jaguar, czy kuguar, póki co zastygł w bezruchu. Trudno było jednak przewidzieć, co zrobi. Mógł przecież rzucić się w jednej chwili na pirata, co z pewnością nie uszłoby uwadze skradających się w okolicy Indian. Przeklęte zwierzę, wyszeptał Kachmał, który wiercił się niespokojnie na gałęzi. Ani na chwilę nie spuszcza mnie z oczu. — Katalończyku, czy mógłbyś mnie oświecić, w czyim żołądku zakończę swój żywot, kiedy bestia postanowi już się na mnie rzucić? — Cicho bądź, bo inaczej nas usłyszą Indianie! — odpowiedział siedzący pod nim Katalończyk. — Podjabła nam było przejmować się tą makabryczną ucztą. Trzeba było pozwolić dzikusom zjeść posiłek w spokoju. Przecież życia to truposzą i tak nie wróci. Choć ich pochowaliśmy jak Bóg przykazał, i tak już nigdy nie będą rzuć tytoniu, ani nie zjedzą mewstyka. Poza tym. Urwał zdanie w połowie na odgłos łamanej gałęzi. Spojrzał z przerażeniem na drapieżnika, któremu najwyraźniej zrobiło się niewygodnie i postanowił trochę rozprostować kości. Panie kapitanie! Coś mi się zdaje, że zaraz zaspokoi mną swój głód. Nie ruszaj się, upomniał go czarny korsarz. Przecież ci powiedziałem, że mam w dłoni szablę. Nie mam wątpliwości, że nie ujdzie z życiem jednak cisza. Pod nami kręci się dwóch Indian. Jakże bym chciał im zrzucić na głowy tego nieznośnego kocura? Spojrzał w kierunku końca gałęzi. Zwierzę wyglądało, jakby przygotowywało się do skoku. Czyżby chciał sobie pójść? Pomyślał ciężko oddychając. Czas najwyższy, żeby zmienił miejsce. Spojrzał w dół i zobaczył dwa krążące wokół drzewa cienie. Indianie zaglądali pod korzenie, pod którymi mogło schować się wielu ludzi. To się źle skończy, wyszeptał pod nosem. Dwaj Indianie stali przez chwilę u podnóża drzewa olbrzyma, po czym zrezygnowali i oddalili się, ginąc w leśnym gąszczu. Współplemieńcy musieli być już daleko, bo ich odgłosy stawały się coraz cichsze Czarny korsarz odczekał dłuższą chwilę A następnie, kiedy już na dobre ucichły wszelkie odgłosy i rwetes I kiedy upewnił się, że Arawakowie oddalili się już definitywnie Powiedział do kahma: Potrząśnij gałęzią Co chcesz zrobić, kapitanie? Pomóc ci się pozbyć tego niemiłego towarzystwa. Van Stiller, trzymaj szablę w pogotowiu. Ja też jestem gotów, kapitanie. Odparł Moko, który chwycił muszkiet za lufę i stanął na gałęzi. Strącę tego kocura jednym ciosem. Dodał z przekonaniem. Gdy Carmon zobaczył, że może liczyć na wsparcie kamratów... Od razu poczuł się pewnie i zaczął gwałtownie skakać po gałęzi, potrząsając liśćmi. Zwierzę natomiast, gdy poczuło się zagrożone i zrozumiało, że czyhają na jego życie, głucho zamruczało, po czym zaczęło prychać jak rozwścieczony kot. — Śmiało, Carmo! — powiedział katalończyk. — Jeśli cię nie atakuje, to znaczy, że obleciał go większy strach niż ciebie. Począśnij porządnie tym kawałkiem drewna i się go pozbądź, no już! Pirat uchwycił się wiszącej nad jego głową gałęzi i zaczął skakać szybciej. Zwierzęciu zaś wcale, a wcale nie przypadło do gustu to bujanie, a swoje niezadowolenie okazywało coraz głośniejszym prychaniem i miałczeniem. W obawie przed utratą równowagi i upadkiem pruło gałąź pazurami szukając miejsca, którego mogłoby się uczepić. Jego rozbiegane spojrzenie zdradzało silny strach. Obawiając się, że nie spadnie wcale na cztery łapy, kot zdecydował się na groźny i ryzykowny ruch. Nastroszył się, przyczaił i jednym susem przeleciał nad głową katalończyka na znajdującą się pod nim gałąź, po czym skoczył w kierunku pnia, po którym zamierzał zbiec na sam dół. W tej samej chwili Afrykańczyk zamachnął się z całej siły i uderzył kolbą muszkietu skaczące zwierzę, które ogłuszone ciosem spadło na ziemię martwe. Nie żyje? Zapytał Kahmo. Nawet nie zdążył zajęczyć z bólu. Odparł z uśmiechem Moko. To był Jaguar. Coś mi się wydaje za mały jak na przedstawiciela tych krwiożerczych bestii. Niepotrzebnie się bałeś, powiedział Afrykańczyk. Wystarczyło zdzielić go solidnie w łeb kijem. Powiesz mi w końcu, co to za zwierzę? Margaj. Pierwszy raz słyszę. Przypomina jaguara, ale to tylko duzi kot, powiedział Katalończyk. Poluje na małpy i ptaki, to drapieżnik, ale nie odważy się zaatakować człowieka. O ty draniu wykrzyknął Karmo. Gdybym to wiedział wcześniej, to bym go złapał za ogon. I jeszcze pożałujesz, zobaczysz. Najadłem się przez ciebie tyle strachu, ale w sumie nie ma tego złego. Dobrze wypieczone koty są nawet smaczne. No, proszę. Kotojat się znalazł. Dam ci spróbować, mój przyjacielu, i wtedy zobaczymy, czy będziesz się krzywił. Być może nie będę grymasić, biorąc pod uwagę, że mamy niedobór zapasów. A droga, którą podążamy, wcale nie obfituje w zwierzynę. Skąd wiesz? zapytał czarny korsarz. To bagnisty las, mój panie, najtrudniejsze miejsce podczas przeprawy przez dżunglę. Jak wielki? Rozciąga się aż po Gibraltar. Ile czasu zajmie nam jego pokonanie? Chciałbym znaleźć się w Gibraltarze, zanim tam dotrze Franciszek Lolone. Powinniśmy pokonać las w cztery czy pięć dni. Damy radę dotrzeć na czas. Hmm. Powiedział czarny korsarz, jakby rozmawiał sam ze sobą. Byłoby dużą nieostrożnością wyruszyć teraz w dalszą drogę. Indianie nie oddalili się jeszcze wystarczająco, kapitanie. Radziłbym spędzić dzisiejszą noc na drzewie. A tymczasem Van gold będzie coraz dalej. Jestem pewien, mój panie, że w bagnistym lesie go dogonimy. Obawiam się, że on może dotrzeć do Gibraltaru przede mną i że znów wymknie mi się z rąk. Jak już będę w mieście, wtedy nie spuszczę go z oczu ani na chwilę. Trudno, żebym zapomniał o tych dwudziestu pięciu razach, którymi poczęstowano mnie na jego rozkaz. Co chcesz przez to powiedzieć? Co to znaczy, jak już będę w mieście? Że przekroczę bramy Gibraltaru przed wami i że dopilnuję, żeby ci nie uciekł. Jakim cudem wejdziesz do twierdzy? Mój panie z całym szacunkiem, ale jestem Hiszpanem. Odpowiedział z nutką powagi w głosie katalończyk. I co w związku? Mam nadzieję, że pozwolisz mi umrzeć u boku moich kamratów i że nie zmusisz mnie, żebym walczył z tobą przeciwko Hiszpanii. Czyli jednak nie zmieniłeś zdania i nadal chcesz bronić Gibraltaru wziąć udział w jego obronie, kapitanie. Życie ci niemiłe? Dobrze wiesz, że wszystkich Hiszpanów z Gibraltaru czeka śmierć. Owszem, ale przynajmniej umrą z bronią w ręku, broniąc chwały i flagi swojej dalekiej ojczyzny, powiedział katalończyk ze wzruszeniem w głosie. To prawda, jesteś uczciwym człowiekiem. Odpowiedział czarny korsarz i westchnął. A zatem dobrze. Wejdziesz do fortu, zanim piraci zaatakują miasto, i będziesz walczyć u boku rodaków. Van Gold jest flamandczykiem, ale Gibraltar należy do Hiszpanów. Rozdział 28. Napastliwi krwiopijcy. Noc upłynęła spokojnie. Właściwie nic nie zakłóciło smacznego snu piratów odpoczywających w rozgałęzionych konarach olbrzymiej Sumameiry. Może tylko raz zrobiło się groźnie, gdy niewielki oddział arawaków, stanowiący być może straż tylną całego plemienia, przeszedł tuż pod drzewem. Tubylcy nie zauważyli jednak piratów i pomaszerowali dalej na północ. Czarny korsarz długo wsłuchiwał się w odgłosy dochodzące z lasu, kiedy w końcu zaległa cisza, która upewniła go, że nie grozi im już żadne niebezpieczeństwo. Zarządził więc, by zejść z drzewa i udać się w dalszą drogę. Kachman z kolei ani przez chwilę nie zapomniał o Margaju, przez którego najadł się tyle strachu. Znalazł go leżącego pod krzakiem. Upadek z dużej wysokości pogruchotał zwierzęciu wszystkie kości, a roztrzaskaną czaszkę zawdzięczał uderzeniu kolbą muszkietu przez moko. Pod względem umaszczenia zwierzę przypominało jaguara. Przypominało go także kształtem, tyle że miało mniejszą głowę, krótką szczeciniastą sierść i długi na ponad 30 cali tułów. Ty kanalio! Krzyknął przez zęby karma, chwytając drapieżnika za ogon i zarzucając go sobie na plecy. Gdybym wiedział wcześniej, że to taki brzdąc, to dostałby kopniaka i poleciał chę wysoko. Ale nic to. Zemszczę się inaczej. Upiekę go narożnie i zjem. Pośpieszcie się, powiedział czarny korsarz. Za dużo czasu straciliśmy na tych dzikusów. Katalończyk rzucił okiem na busolę otrzymaną w prezencie od Van Stilera, po czym ruszył przed siebie, torując sobie drogę pośród lian, korzeni i krzaków. Dżungla była wszędzie tak samo gęsta rosły w niej palmy, miriti o masywnych pniach, z których wyrastały ostre kolce, rozdzierające pirackie ubrania. A także cekropki, których układ gałęzi przypominał kształtem kandelabr. Od czasu do czasu można było zobaczyć wspaniałe jupati, inny rodzaj palmy o pierzastych liściach, które osiągają długość pięćdziesięciu stóp, a których pień ledwo co liczy kilkanaście stóp wysokości. Niekiedy mijali też rosnące w grupie bussu. Zwane także manikariami, których liście o postrząpionych obrzeżach, upodabniających je do karbowanej piły były twarde jak ze stali. Ich długość dochodziła do 36 metrów. Można było tam spotkać pupumba, gatunek palm, które wydają bardzo smaczne, rosnące w kiściach owoce. W tej części dżungli prawie nie było zwierząt. Małpy omijały te okolice szerokim łukiem. A ptaki były rzadkością, zwłaszcza kolorowo upierzone papugi. Podobną rzadkością były też tukane o czerwono-żółtych dziobach i ognisto czerwonych tułowiach. Czasem można było usłyszeć wysoki i piskliwy odgłos tangary, ptaszka o niebieskich piórach i pomarańczowo czerwonym podbrzuszu. Minęły trzy godziny marszu, a po tubylcach ani śladu. W końcu piraci zauważyli, że dżungla zaczyna się zmieniać. Palmy rosły coraz rzadziej, ustępując miejsca pękatym iriatree roślinom wodolubnym, tatarakom, bombaksom, drzewom oporowatym, miękkim i białym drewnie, z wyglądu przypominającym ser, stąd nazywanych także serownikami. Skupiskom mangli, które wydają słodkie, soczyste owoce o smaku pistacji terpentynowej, całym skupiskom orchidei, paprociom, których korzenie wiszą w powietrzu prostopadłe do ziemi oraz całym połacią przepięknych bromeli obficie obsypanych szkarłatnym kwieciem. Spękane i twarde podłoże ustępowało miejsca terenom podmokłym. Powietrze zaś przesiąknięte było wilgocią. Suchy las przeobrażał się w las wilgotny, o wiele bardziej niebezpieczny. W nim bowiem czaiła się gorączka, której skutki mogą się okazać fatalne i zgubne nawet dla zaaklimatyzowanych tubylców, głęboka cisza panowała w tym zakątku tropikalnej puszczy. Zupełnie jakby wszechobecna wilgoć wypędziła raz na dobre wszystkie ptaki i dzikie zwierzęta. Żadnych odgłosów małp, żadnego śpiewu ptaków, żadnego najmniejszego ryknięcia pumy czy miałknięcia jaguara. Wyczuwało się w tej ciszy jednak pewien smutek. Miała w sobie coś złowróżbnego, coś, co przepełniało niepokojem nawet nieustraszonych piratów z tortugi. Do stu rekinów wykrzyknął Karman. Zupełnie jakbyśmy szli przez ogromny cmentarz. Z tą różnicą, że jest to cmentarz zalany wodą, dodał van Stiller. Czuję, że ta wilgoć przenika mi kości. Może to już początek gorączki bagiennej. Jeszcze tylko tego by nam brakowało, powiedział katalończyk. Jeśli kogoś z nas dosięgnie, to żywy stąd nie wyjdzie. Mnie żadne licho nie bierze, odpowiedział Hamburczyk. Wachna na Jukatanie mnie zahartowały, a dobrze wiesz, że one powodują vomito prieto. Niestraszna mi gorączka. Jeśli się czegoś boję, to braku dziczyzny. <ścoughs> Zwłaszcza teraz, kiedy powoli zaczyna nam brakować prowiantu, dodał Afrykańczyk. Drogi kabracie krzyknął Kahma. Czyżbyś zapomniał, że mamy kocura? Przecież to pokaźna sztuka mięsa. Długo nie wytrzyma, odpowiedział Murzyn. Jeśli nie zjemy go dzisiaj, to zgnije na skutek tej wilgoci i będziemy musieli go wyrzucić. Znajdziemy na pewno coś innego na ząb. Ty nie znasz tych wilgotnych lasów? Upalujemy ptaki. Nie ma tu ptaków. No to na pewno są jakieś czworonogi. Czworonogów też tu nie ma. To poszukamy owoców. Tu nie ma roślin, które owocują. Na pewno znajdziemy jakiegoś kaimana. Nie ma tu sawanny są tylko węże. No, to będziemy jeść węże, ha. <laughs> Kamracie, co za głupstwa pleciesz. Do stu rekinów. Z braku innego pożywienia usmażymy jej i zjemy, udając, że to węgorze. Fuu, No proszę, co za kapryśny murzyn, zirytował się Kachman. Zobaczymy, co powiesz, gdy zgłodniejesz. Tak się przekomarzając, szli dalej szybkim krokiem poprzez wilgotne tereny, ponad którymi unosiła się falująca mgła pełna niebezpiecznych wyziewów. Intensywną duchotę wyczuwało się także pod kopułą roślinności. Wyciskał on z piratów siódme poty. Wylewał się z nich wszystkimi porami, wsiąkając w ich ubrania i niszcząc w dodatku ich broń. Carmont nawet zwątpił, czy na wypadek zagrożenia lub ataku wroga jego broń będzie jeszcze w ogóle zdolna do użytku i czy wypali. Od czasu do czasu zagradzały im drogę niezliczone rozlewiska, w których zalegała brudna i śmierdząca ciecz, gęsto porośnięte wodną roślinnością, niejakimi agoa redonda jak nazywali je hiszpańscy kolonizatorzy. Czasami natomiast musieli zwolnić kroku i zatrzymać się przed tak zwanym igarapę, czyli kanałami rzecznymi połączonymi z potokiem lub rzeczką. Tracili przy tym dużo czasu na przeprawę, szukali utwardzonej ścieżki i obawiali się, że zdradzieckie bagna mogłyby ich pochłonąć. Wzdłuż brzegów nie było żadnego ptactwa. Nie brakowało natomiast wszelkiej maści gadów, które czekały aż zapadnie zmrok, żeby móc zapolować na ropuchy lub żaby. Jadowite żararaki o małej spłaszczonej głowie leżały skulone pod krzakami lub wylegiwały się na słońcu. Małe kobry cipo, a także węże kaniana, które wpełzają do szałasów indiańskich i zachłannie wysysają z piersi karmiących Indianek mleko. Nie brakowało też węży korali od których ukąszenia następuje błyskawiczna śmierć i na których jad, jak dotąd, nie wynaleziono antidotum. Z tą trucizną nie wygra nawet wywarska lupo diavolo, który zwykle wystarcza, żeby pokonać jad innych gadów. Te paskudne gady napełniały piratów od razu. Ostrożnie więc stąpali, by uniknąć śmiertelnego ukąszenia. W samo południe, zmorzeni długim marszem, postanowili zrobić postój, choć nie udało im się odnaleźć śladu Wangolda i jego oddziału. Jako że zapasy prawie się skończyły, postanowili upiec margaja. I choć już powoli zaczynał gnić i śmierdział, uznali jednak, że jest jeszcze jadalny. Karmost stwierdził, że przysmak był wyborny i najadł się do syta, czego z kolei nie można powiedzieć o pozostałych kamratach. Gdy minęła pora największego skwaru, piraci podjęli wędrówkę przez bagniska i mokradła, gdzie roiło się od zaciekle atakujących komarów, które do żywego rozwścieczyły karmą Ivan Stillera. Pośród tych stojących wód, pełnych zbutwiałych roślin o żółtych liściach, które gniły, wydzielając mdlące zapachy na skutek niemiłosiernej spiekoty, od czasu do czasu wynurzała się głowa węża. Innym zaś razem na chwilę pokazywał się żółw o grubej brunatnej skorupie pokrytej plamkami o nieregularnych kształtach. Brakowało jednak wciąż ptaków wodnych, zupełnie jakby nie mogły znieść tych niebezpiecznych wyziewów. Prowadzeni przez niestrudzonego katalończyka piraci szli przed siebie gnani pragnieniem, by jak najszybciej opuścić tę ponurą puszczę. Grzęźli w błocie, przechodzili przez powalone drzewa. Twardą trzciną odsuwali gałęzie i torowali sobie drogę przez gęste skupiska drzew, pośród których unosiły się chmary komarów. Często przystawali i nasłuchiwali, mając nadzieję, że uda im się wychwycić odgłosy, które zdradziłyby obecność Van Golda i jego oddziału, lecz nic z tego. Po gubernatorze nie było ani śladu. Pośród leśnej głuszy zalegała głęboka cisza. Pod wieczór dokonali odkrycia, które z jednej strony ich zasmuciło, a z drugiej strony ucieszyło. Był to bowiem dowód, że nie zgubili tropu i wciąż szli po śladach uciekinierów. Szukali właśnie odpowiedniego miejsca na postój, kiedy zobaczyli afrykańczyka, który wcześniej oddalił się nieco w poszukiwaniu owoców. Wrócił cały zdyszany i przerażony, a jego wzrok zdradzał szczery niepokój. Co się stało, Moko? zapytał Kahmo, nabijając w pośpiechu broń. Czyżby cię gonił Jaguar? Nie, tam jest trup. Biały człowiek nie żyje odparł Murzyn. Biały człowiek? wykrzyknął Kachmo. Czyli Hiszpan, tak? zapytał czarny korsarz. Tak, mój panie potknąłem się i upadłem na niego był zimny jak głaz. Czyżby to Fakanalia Wangold? zapytał Kachmo. Chodźmy zobaczyć. Powiedział czarny korsarz. Moko, prowadź. Afrykańczyk wskoczył w gęstwinę krzaków kalalupo. Wydających owoce, z których po posiekaniu przyrządza się orzeźwiający napój. Po przebyciu około trzydziestu jardów zatrzymał się przed pniem samotnej simaruby, obsypanej kwieciem. Ich oczom ukazał się widok, który zdjął ich grozą. W zaroślach leżał nagi mężczyzna, ręce miał skrzyżowane na piersi, a jego nogi i stopy były ogryzione z mięsa przez jakieś węże lub przez termity. Jego twarz była woskowa, żółta, cała umazana krwią, która wypływała z niewielkiej rany na wysokości prawej skroni. Miał długą, zmierzwioną brodę i otwarte szerokowargi, które odsłaniały uzębienie. Puste oczodoły broczyły krwią. Zbroja z kordobańskiej skóry ozdobiona arabeskami nie pozostawiała złudzeń co do jego pochodzenia. Zdradzały je także krótkie spodnie w żółto paski, jakie mieli w zwyczaju nosić Hiszpanie, oraz leżące nieopodal długa szpada i niewielki hełm z wystającym białym piórkiem. Katalończyk, który zdawał się być bardzo przejęty, pochylił się nad nieszczęśnikiem, a następnie wstał i krzyknął – Pedro, Javiera! Biedny człowiek. Kto cię teraz zastąpi? Znasz go? Czy to jeden z tych, którzy towarzyszyli Wangoldowi? Goldowi? Tak, mój panie, dzielny to był żołnierz i lojalny kompan. Czyżby zabili go Indianie? Na pewno go ralili, bo widzę bo bohociącą krwią ranę w prawej skroni. Ale zabił go nietoperz. Co masz na myśli? Że ten żołnierz wykrwawił się, bo wystał z niego krew dziki wampir krwiopica. Widzisz ten niewielki otwór na skroni, przez który wypływa krew? Owszem widzę. Być może oddział zostawił rannego Herere, bo rana uniemożliwiała mu dalszą wędrówkę i nie był w stanie dotrzymać im kroku. Osłabiony zemdlał i wtedy przyssał się do niego latający wampir. A zatem Van Gold tędy przechodził. Na to wygląda. Jak myślisz, od kiedy nie żyje? Być może od rana. Gdyby umarł wczoraj wieczorem, to trupożerne robaki ogryzłyby go dawno do kości. Ach, a więc ten łotr jest nieopodal. Wykrzyknął ponurym głosem czarny korsarz. O północy wyruszymy, a już jutro będziesz miał okazję się odwdzięczyć Wangoldowi i wymierzysz mu dwadzieścia pięć razów. A ja oczyszczę ziemię, pozbywając się tego niegodziwego zdrajcy i pomszczę swoich braci. Mam nadzieję, panie! Odpocznijcie trochę, bo potem nie zatrzymamy się, dopóki nie złapiemy Wangolda. A niech to! mruknął pod nosem Kachmo. Ani chwili wytchnienia. Chcę jak najszybciej wymierzyć mu karę i się zemścić, odparł Van Stiller. No, i chciałby pewnie jak najszybciej zobaczyć swoją błyskawicę. I zapewne też młodą księżniczkę. To bardzo prawdopodobne, Van Stillerze. Śpimy, Kachmo. Śpimy? Nie słyszałeś, co mówił Katalończyk o latających wampirach, które wysysają krew? No stu piorunów! A co jeśli o północy będziemy tu leżeć martwi? Przy tak realnej groźbie trudno mi będzie spać. Przecież Katalończyk chciał sobie z nas zażartować. Nie, Van Stillerze. sam słyszałem, że mówił o wampirach. O jakich wampirach? A co, a co mówił? Że to takie brudne ptaszyska, że latają. Hej, Katalończyku, czy przypadkiem niczego nie widzisz w powietrzu? Widzę. Gwiazdy. Odparł na to zapytany wojak. Ale ja cię pytam, czy wampirów nie widzisz? Jeszcze za wcześnie. Opuściają swoje schronienia dopiero kiedy ludzie i zwiezina smacznie śpią i głośno chrapią. Jak one wy wyglądają? Zapytał Van Stiller. To wielkie nietoperze o podłużnych i smukłych pyskach. Mają wielkie uszy, miękką sierść, czerwono czarną na grzbiecie i żółto czarną na brzuchu. A ich skrzydła mają rozpiętość piętnastu cali. I mówisz, że wysysają krew? — Nawet nie poczujesz, jak cię ukłują. A co, jeśli taki nietoperz się na nas rzuci? — Ja się nie boję. Całej nocy by było trzeba, żeby wyssać ze mnie krew i skończyłoby się na jednym niewielkim ukłuciu, w dodatku pożytecznym, zważywszy na klimat. Ale prawdą jest, że zadawane przez nich rany goją się bardzo długo. Ale ten twój kamrat przez takie ukłucie poszedł do Abrahama na piwo? Ha! skonstatował Karmo. Prawdopodobnie się wykrwawił. Dobranoc, kawaleroż, o północy wymarsz. Karmo położył się na trawie. Ale zanim zasnął, przez dłuższą chwilę spoglądał na gałęzie Simaruby, chcąc się upewnić, że nie ukrywa się pośród nich jakiś łakomy krwiopijca. Rozdział 29. Ucieczka zdrajcy Księżyc dopiero co wzeszedł ponad dżunglą, a czarny korsarz był już gotów podjąć pościg za Van Goldem i wiernym mu oddziałem obudził już turchnięciem katalończyka moka i dwóch piratów po czym bez słowa podjął wędrówkę krocząc tak szybko że jego kamraci z trudem za nim nadążali wyglądało na to że nie ma zamiaru już zarządzać żadnego postoju zanim nie schwyta swojego śmiertelnego wroga tymczasem dość szybko nowe przeszkody zmusiły go do spowolnienia tempa tego szaleńczego pościgu a nawet do zatrzymania się na dłuższą chwilę co róż napotykali na swej drodze mokradła, bagna, grząskie wrzosowiska i małe rzeczki, co zmuszało ich do szukania drogi, która pozwoliłaby im przejść suchą nogą. Innym zaś razem musieli karczować rośliny i budować na prędce prowizoryczne mosty. Cała drużyna wspomagała swojego dowódcę nad ludzkim wysiłkiem choć powoli wszyscy zaczynali słabnąć i opadać z sił na skutek niekończącej się i wyczerpującej wędrówki, która trwała już od ponad dziesięciu dni, a także ze względu na brak żywności i bezsenne noce. Wraz z nadejściem świtu całkiem opadli z sił i poprosili go o odpoczynek, bo ledwo trzymali się na nogach, poza tym byli piekielnie głodni, a od ostatniego posiłku, na który złożyły się strącony z drzewa kocur i suchary, Upłynęło już całe piętnaście godzin. Rozejrzeli się za dziczyzną i za jakimiś owocami. Wszystko jednak wskazywało na to, że ten rosnący nam okradłach las nie mógł im zaoferować ani jednego, ani drugiego. Nie było słychać ani skrzeku papuk, ani krzyku małp, nie było też żadnego jadalnie wyglądającego owocu. Tymczasem katalończyk, który wraz z Mokiem poszedł na zwiat w kierunku pobliskiego bagna, miał szczęście, bo udało mu się schwytać rękami, choć nie uniknął przy tym pogryzienia, prairę, czyli uzbrojoną w ostre zęby rybę o czarnym grzbiecie, która żyje w tych martwych wodach. Szczęście miał też Moko, który złapał se Skudo, długą na czterdzieści cali rybę o twardych jak skorupa orzecha łuskach, u góry czarnych a u spodu czerwonawych. W mgnieniu oka pochłonęli ten skromny posiłek, który rzecz jasna nie napełnił im brzuchów. Głód wciąż ich dręczył. Polowali więc dalej, zapuszczając się coraz głębiej w mroczny las, który zdawał się nie mieć końca. Starali się podążać w kierunku południowo-wschodnim, żeby podejść w miarę blisko, aż na sam skraj jeziora Maracaibo, bo tam właśnie znajdował się fort Gibraltaru. Wszechobecne mokradła i bagna zmuszały ich do ciągłego zbaczania z głównego szlaku. Marsz wydłużył się aż do południa. Nie odnaleźli jednak ani śladów nieprzyjaciół, ani nie usłyszeli żadnych krzyków i strzałów. Około czwartej po południu, po dwugodzinnym odpoczynku, natrafili na ognisko, które tliło się jeszcze wątłym żarem. Rozpalił je jakiś tubylec, czy może któryś z uciekinierów. Pytanie pozostało bez odpowiedzi, bo na suchym poszyciu nie odcisnęły się żadne ślady. Tym niemniej palenisko kazało im przypuszczać, że przeszedł ten dywan gold, co nastroiło ich bardzo pozytywnie, dodało animuszu i ożywiło dalszą wędrówkę. Aż w końcu zastała ich noc. Intuicja jednak podpowiadała im, że uciekinierzy znajdują się już naprawdę niedaleko. Jako że niczego nie znaleźli do jedzenia, udali się na spoczynek o pustych żołądkach. Na flaki rekina, zdenerwował się Karma, który próbował oszukać głód żując liście o słodkim smaku. Jeśli tak dalej pójdzie, to do Gibraltaru dotrzemy w takim stanie, że od razu nas przyjmą do Lazaretu. Czekała ich najgorsza z wszystkich nocy spędzonych w dżungli w okolicach jeziora Maracaibo. Poza doskwierającym głodem cierpieli tortury od ukąszeń ze strony komarzych rojów, które nie pozwoliły im zmrużyć ani na chwilę oka. Kiedy około południa następnego dnia wyruszyli w dalszą drogę, byli bardziej zmęczeni niż poprzedniego wieczoru po całym dniu marszu. Carmon mówił, że ani dwóch godzin nie przejdzie jeśli nie upoluje i nie zje jakiegoś dzikiego kota, albo choć stuzina chrupiących ropuch. Van Stiller z kolei wolałby szaszłyki z papuziego lub miał mięsa, ale w tym przeklętym lesie nie było ani jednych, ani drugich. Szli, a raczej wlekli się od czterech godzin. Na czele drużyny zaś podążał szybkim krokiem czarny korsaż zupełnie jakby posiadał w sobie pokłady nadludzkiej siły. W pewnym momencie usłyszeli odgłos wystrzału. Czarny korsarz od razu się zatrzymał. Nareszcie, wykrzyknął stanowczym gestem, dobywając szabli. Do stu piorudów, wykrzyknął van Stiller. Coś mi się zdaje, że już ich mamy. Miejmy nadzieję, że teraz nam się już nie wywiną! odpowiedział Cachmont. Zwiążemy ich jak z salami! Ha <laughs> ha W przeciwnym razie znów będziemy musieli się za nimi uganiać z wywieszonym jęzorem! Ten ścian padł z odległości nie większej niż pół mili od nas! powiedział katalończyk. Zgadza się! odpowiedział czarny korsarz. Morderca moich braci za kwadrans będzie mój. Panie, mam dla ciebie radę, powiedział Katalończyk. Zamieniam się w słuch. Proponuję urządzić zasadzkę. A dokładniej. Zaczaić się w leśnym gąszczu. Wziąć ich z zaskoczenia i zmusić ich, żeby się poddali. Wtedy obejdzie się bez rozlewu krwi. Ich pewnie jest siedmiu lub ośmiu, nas tylko pięciu, w dodatku wszyscy skrajnie wycieńczeni. Na pewno nie będą zuchwalsi od nas, w każdym razie dobrze. Postąpimy zgodnie z twoją radą. Zaatakujemy ich z zaskoczenia, tak żeby nie zdążyli podjąć walki. Trzymajcie broń w pogotowiu i idźcie za mną, nie robiąc hałasu. Nabili muszkiety i pistolety, a następnie zaczęli ostrożnie się czołgać. Krajobraz uległ zmianie. Bagna i podmokłe lasy ustąpiły miejsca tropikalnej puszczy, zalesionej długowiecznymi drzewami różnych gatunków, jak choćby bombaks, arkaaba, wszelkiej maści palmy, simaruba, mauritie, jupati, busu i wiele innych wspaniałych gatunków, zdobnych w olbrzymich rozmiarów liście, bogate w kwiaty i owoce, które były nie tylko jadalne, ale i wyborne w smaku. Ich oczom ukazały się pierwsze ptaki. Papugi, ararauny, kuninde, tukany, a z oddali ich uszu dobiegły donośne krzyki małp, których obecność rozwścieczyła Carmel. Nieborak musiał się pogodzić, że nici z polowania nie mogli bowiem użyć broni, żeby nie zaalarmować Van Golda i jego oddziału. Jeszcze się spotkamy, burknął pod nosem. Tyle dzikiej zwierzyny ustrzelę, że będę jadł przez dwanaście godzin z rzędu. Czarny korsarz zupełnie jakby nie zauważył tej zmiany, tak bardzo był pochłonięty myślami o zemście. Pełzał niczym wąż, przeskakiwał przez przeszkody niczym tygrys, lustrując wzrokiem okolice. Jego myśli zaprzątał tylko śmiertelny wróg. Nie odwrócił się ani razu, by upewnić się, czy jego kamraci dotrzymywali mu kroku. Zupełnie jakby był przekonany, że w pojedynkę jest w stanie stawić czoła przeciwnikowi i go zwyciężyć. Cicho posuwał się naprzód, stąpając po liściach zupełnie bezszelestnie. Chyłkiem przedzierał się między zwisającymi lianami, prawie ich nie dotykając, a pomiędzy korzeniami pełzał zwinniej niż nie jeden gad. Ani i wędrówki, ani doskwierający głód nie pozbawiły go zapału. W pewnym momencie czarny korsarz znieruchomiał. Jedną ręką wycelował pistolet przed siebie, a drugą uniósł do góry szablę, zupełnie jakby miał zaraz rzucić się do walki. Dwa ludzkie głosy dobiegły go za drzew zwanych kalupo. Diego, mówił wątły głos ledwo słyszalny. Jeszcze jeden łyki, jeszcze jeden. Zanim zamknę oczy. Nie mogę, nie mogę, mówił ten drugi, bardziej ochrypły. Nie mogę, Pedro. Ani są przecież. — Daleko! — mówił pierwszy. — To już koniec, percz. Przyklęci Indianie ranili mnie śmiertelnie. — ale nie wykończy ta przyklęta gorączka. — Już po nas jezioro jest blisko, a Indianin Wie, gdzie jest łódka. Kto żyje? Czarny korsarz rzucił się między krzaki, gotów zadać cios szablą. Pod wielkim drzewem leżało dwóch mizernie wyglądających, przykrytych jakimiś łachmanami żołnierzy. Na widok uzbrojonego mężczyzny nad ludzkim wysiłkiem woli dźwignęli się na kolana, próbując dosięgnąć leżące kawałek od nich muszkiety ale od razu upadli na wznak zupełnie pozbawieni sił. Ani drgnijcie, krzyknął czarny korsarz groźnym tonem. Jeden z dwóch żołnierzy wsparł się na łokciu i rzekł, siląc się na uśmiech. He, he, he kawalero, he, he, chyba nie będziesz strzelał do ubarlaków”. W tym momencie między krzaki wskoczył katalończyk. Pedro! Diego! Moi duchowie! Wielkie nieba! krzyknęli dwaj żołnierze na widok swojego rodaka. To ja tak, drodzy psi, cisza! powiedział stanowczym tonem czarny korsarz. Mówcie szybko, gdzie jest Van Gold. Gubernator zapytał ten, który miał na imię Petro. Będą ze trzy godziny jak ruszył dalej przed siebie. Sam? Z jednym Indianinem, który był naszym przewodnikiem po dżungli i z dwoma oficerami. Bardzo się oddalił. Mówcie, jeśli wam życie miłe. Nie bardzo. Czy ktoś na niego czeka nad brzegiem jeziora? Nie, ale Indianin wie skąd wziąć łódkę. Przyjaciele, powiedział Czarny Korsarz. Trzeba nam ruszać w dalszą drogę, w przeciwnym razie Van Gold umknie. Panie, rzekł Katalończyk. Chyba nie sądzisz, że zostawię tak tu swoich przyjaciół. Jezioro jest niedaleko stąd. Czas mojej misji dobiegł końca. Wolę zrezygnować z zemsty, niż zostawić tu moich rodaków na pewną śmierć. Rozumiem cię, powiedział czarny korsarz. Jesteś wolny, rób co uważasz za stosowne, ale sądzę, że twoja pomoc na nic się tu zda. Być może uda mi się ich uratować, panie. Moko zostanie z tobą. Nas trzech wystarczy, żeby się rozprawić z Van Goldem. Zobaczymy się w Gibraltarze, panie. Obiecuję ci to. Czy twoi druhowie mają jakiś prowiant? T -tro Trochę sucharów, panie. Odpowiedzieli dwaj żołnierze. Powinny wystarczyć. Odparł Carmel. I do tego bleko? Dopowiedział katalończyk, który rzucił okiem na drzewo, u którego pnia leżeli dwaj żołnierze. Katalończyk zrobił na wachą głębokie nacięcie w korze drzewa, które nie było darzy mlecznią, ale masarał dubą, jego gatunkową kuzynką. W jej pniu płynie gęsty, biały płyn o smaku mleka, bardzo pożywny, który jednakże należy spożywać z umiarem, albowiem w nadmiernych ilościach może wywoływać bardzo poważne dolegliwości. Napełnił manierki piratów, dał im kilka sucharów, po czym rzekł. Ruszajcie, kawaleros. W przeciwnym razie Van Gold znów wam ucieknie. Mam nadzieję, że się spotkamy w Gibraltarze. Żegnaj, odpowiedział czarny korsarz, podejmując marsz. Będę tam na ciebie czekał. Van Stiller i Carmont nabrali trochę sił, posilając się w pośpiechu kilkoma sucharami i popijając mlekiem. Następnie ruszyli w ślad za swoim dowódcą, starając się wykrzesać z siebie energię i nie zostać w tyle. Czarny korsarz zamierzał nadrobić trzy godziny przewagi, którą mieli nad nim uciekinierzy. Zależało mu, żeby dotrzeć do brzegu jeziora jeszcze przed zapadnięciem zmroku. A była już piąta po południu, czasu więc do zmierzchu zostało niewiele. Na całe szczęście las robił się coraz rzadszy. Drzewa nie rosły już splecione gęsto ze sobą lianami, ale w oddzielnych skupiskach, w związku z czym piraci mogli przemieszczać się bardzo szybkim tempem i nie tracili więcej czasu na trzebienie gęstej roślinności i torowanie sobie ścieżki. Wyczuwało się już bliskość jeziora. Powietrze było świeższe, nasycone solą, dookoła pojawiło się pełno wodnego ptactwa, zwłaszcza kilka sztuk bernikli białolicej, ptaków występujących na terenach wokół Zatoki Wenezuelskiej. Czarny korsarz szedł coraz szybciej. Obawiając się, że nie zdoła dogonić uciekinierów, nie maszerował, tylko biegł, wystawiając na ciężką próbę wytrzymałość nóg Carmon i van Stillera. O godzinie siódmej, kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, widząc, że towarzysze wędrówki zostali daleko w tyle, pirat zgodził się na piętnastominutowy postój, podczas którego opróżnili manierki i zjedli kilka sucharów. Sam czarny korsarz natomiast nie spoczął. Podczas gdy Van, Stiller i Carmon zażywali odpoczynku, on przeszukiwał okolice, licząc, że uda mu się odnaleźć ślady zostawione przez uciekinierów. Oddalił się nieco na południe, mając nadzieję, że usłyszy jakieś odgłosy, a może i wystrzał, który pozwoliłby lepiej określić odległość dzielącą go od Wangolda i jego oddziału. Po jakimś czasie wrócił i rzekł. No, ruszajmy, przyjaciele. Dajmy z siebie wszystko, a Van Gold za chwilę będzie nasz. Jutro będziecie mogli sobie odpocząć. Dowoli. Chodźmy, powiedział Kochmo, wstając z wielkim trudem. Brzegi jeziora muszą być tuż tuż. Ruszyli przed siebie, przedzierając się pomiędzy krzakami. Powoli zapadał zmierzch, a z głębi lasu dochodziły odgłosy dzikich zwierząt. Szli już od dwudziestu minut, wzdychając i sapiąc, wycieńczeni, kiedy w pewnym momencie usłyszeli dobiegający z naprzeciwka odgłos fali wyrzucającej wodę na brzeg. I w tej samej niemalże chwili dostrzegli światło między drzewami Zatoka wykrzyknął kachman. A ten blask to obozowisko krzyknął czarny korsarz. Trzymajcie broń w gotowości, wilki morskie! Morderca moich braci już mi się nie wywinie! Zaczęli biec w kierunku płonącego na skraju lasu ogniska. Czarny korsarz pokonał dzielącą go od niego odległość i z wyciągniętą szablą rzucił się na przeciwnika gotów go posiekać na kawałki. Jednak zatrzymał się nagle, a z jego ust dobył się okrzyk wściekłości. Wokół ogniska nie było nikogo. Widać było ślady niedawnego postoju, resztki pieczonej małpy, kawałki sucharów i zniszczoną manierkę. Ci jednak, którzy tu biwakowali, zdążyli już się oddalić. Do stu diabłów! Za późno! Ryknął rozjuszony czarny korsarz. Kapitanie! Może wcale nie jest tak, jak mówisz? Próbował pocieszyć go Cachmont, który właśnie nadbiegł. Być może... Są jeszcze w zasięgu naszych muszkietów, o! Tam! Coś widać na plaży! Czarny korsarz skierował wzrok w tamtą stronę. W odległości ponad dwustu jardów kończył się las, a zaczynała się płaska plaża, na którą wody jeziora wyrzucały z szumem spienione fale. Przy wątłym świetle pochłanianym przez zmierzch Carmont zauważył indiańską łódź która właśnie odpływała, kierując się na południe w kierunku Gibraltaru. Trzech piratów rzuciło się biegiem na plażę, trzymając broń gotową do strzału. — Van Gold! Zatrzymaj się, ty tchórzu! Jeden z czterech znajdujących się na pokładzie ludzi wstał. W ciemnościach rozbłysnął mały ogienek i po chwili czarny korsarz usłyszał świst kuli, która przeszyła okoliczne drzewa. Ty zdrajco! krzyknął czarny korsarz, gotując się ze złości. Ognia strzelać do nich. Van Stiller i Karmo uklękli na piasku i wycelowali muszkiety. Chwilę później dało się słyszeć dwa strzały. Na szerokich wodach jeziora rozległ się krzyk i ktoś spadł do wody. Ale łódka zamiast przystanąć oddalała się od brzegu w jeszcze większym pośpiechu, kierując się w stronę południowych brzegów i ginąc w mrokach, które na tej szerokości geograficznej zapadały z niezwykłą prędkością. Czarny korsarz, pijany wręcz wściekłością, rzucił się biegiem ku plaży z nadzieją, że znajdzie jakąś porzuconą łódkę. — Kapitanie, spójrz! — krzyknął nagle Karma. — Czego chcesz? Zapytał Czarny Korsarz. Tam jest jakaś łódź! Dopadnę tego łotra! Krzyczał Czarny Korsarz. W odległości dwudziestu jardów od nich, w małej zatoczce, którą osuszył odpływ, znajdowała się niewielka indiańska łódka wydrążona w pniu cedru. Na pierwszy rzut oka dość ciężka, ale w praktyce te tubylcze wynalazki potrafią doścignąć łodzie z prawdziwego zdarzenia. Czarny korsarz wraz z towarzyszami rzucili się pędem w kierunku małej zatoczki i energicznym ruchem zepchnęli łódkę do morza. Czy mamy wiosła? zapytał czarny korsarz. Tak, kapitanie, odpowiedział mu kormu. Ruszajmy, moi dzielni kamraci! Van Gold już nam nie ucieknie! Wiosłuj całą siłą swych mięśni, van Stillerze! krzyknął Kahmo. Piraci w wiosłowaniu nie mają sobie równych! Raz, dwa, trzy! odpowiedział van Stiller pochylając się nad wiosłem. Indiańskie czółno wypłynęło z zatoczki i sunęło z prędkością strzały śladem oddalającej się łodzi gubernatora Marakaibo. Rozdział 30. Hiszpańska karawela. łódź, którą płynął Van Gold znajdowała się już w odległości przynajmniej tysiąca stóp od brzegu. Tym niemniej piraci jak na zahartowane wilki morskie przystało, nie tracili ani muszu. Zdawali sobie sprawę, że godnego wieślarskiej siły rywala mieli wyłącznie w osobie Indianina, dwaj pozostali członkowie załogi, van Gold i towarzyszący mu oficer, przyzwyczajeni byli raczej do władania bronią, a nie wiosłem. Nie zważając na potworne zmęczenie, ani dręczący ich głód, van Stiller i Kahman włożyli w pościg całą siłę swoich mięśni, dzięki czemu łódź zaczęła nabierać znacznej prędkości. Czarny korsarz natomiast siedział na dziobie z muszkietami w ręku i zagrzewał ich okrzykami. Wiosłujcie, moje dzielne wilki morskie! Van Gold na mnie ucieknie, a ja w końcu pomszczę swoich braci! Pamiętajcie o czerwonym i zielonym korsarzu! Sunąca coraz szybciej łódka pruła swym spiczastym dziobem spienione grzebienie fal. Cormor i Van Stiller wiosłowali co sił, zmuszając mięśnie do większego wysiłku i zapierając się nogami. W obawie, że jakiś niespodziewany łód szczęścia pozwoli Van Goldowi ponownie wymknąć się z rąk czarnego korsarza, nie zwalniali tempa ani na chwilę. Za wszelką cenę starali się dopaść jego łódź. Wiosłowali już pięć minut, gdy nagle w coś uderzyli. — Do stu piorudów! Wykrzyknął Carmon. Jakaś płycizna, czy co? Czarny korsarz wychylił się przez burtę i zobaczył czarny, obły kształt. Wyciągnął rękę, żeby sprawdzić, co to takiego, zanim zniknie pod stępką. To trup! Wykrzyknął. Podciągnął go trochę, żeby mu się przyjrzeć. Były to zwłoki hiszpańskiego kapitana, który dostał w głowę kulą z muszkietu. To jeden z towarzyszy broni Van Golda. powiedział, po czym wrzucił go z powrotem do wody. Pozbyli się zbędnego balastu z pokładu, odparł Karmo, nie przestając wiosłować. Raz, dwa, raz, dwa, pan Stiller! Ci szubrawcy są już niedaleko, dodał. Tam są, krzyknął czarny korsarz. Jakieś siedemset pięćdziesiąt jardów przed sobą dostrzegli świetlną smugę, która w miarę jak płynęli, stawała się coraz jaśniejsza. Łódź wpłynęła akurat na miejsce, w którym znajdowała się cała kolonia nocoświetlików. Widać ich, kapitanie? Zapytali Carmont i Van Stiller jednogłośnie. Tak, widzę szalupę na świetlnej połaci. Odparł czarny korsarz. Damy radę ich dogonić? A jakże! Cała naprzód, wanstilerze! Wiosłuj to silko ma! Przytrzymaj dłużej wiosła w wodzie, wanstilerze! Mniej się zmęczymy, a szybciej popłyniemy! Cisza! Nie trwoncie energii na gadulstwo. Przywołał ich do porządku czarny korsarz. Naprzód moje dzielne wilki morskie. Prawie już go mamy. Czarny korsarz chwycił za muszkiet i wstał, starając się wypatrzeć pośród cieni na pokładzie łodzi z nienawidzonego księcia. W pewnym momencie położył się na dziobie, opierając broń o burtę, po czym wycelował i wystrzelił. Huk poniósł się echem hen daleko. Odpowiedziała mu cisza. To mogło oznaczać tylko jedno: chybił celu. Pudło, kapitanie! Tak, sądzę. Odpowiedział czarny korsarz, zaciskając ze złości zęby. Wiosłuj szybciej, fat stilerze! Zaraz mi mięśnie, popękają karma! odpowiedział zasapany Hamburczyk. Łódź Van Golda, pomimo nadludzkiego wysiłku Indianina, traciła na prędkości. Gdyby wioślarz miał obok siebie towarzysza ze swojego plemienia, to z pewnością udałoby mu się utrzymać stałą prędkość aż do świtu. Powszechnie bowiem było wiadomo, że czerwono-skórzy zamieszkujący teren Ameryki Południowej słyną z umiejętności wioślarskich. Tymczasem tracił prowadzenie, głównie z winy hiszpańskiego oficera i Golda, którzy bardzo nieumiejętnie zagrzewali go do wysiłku. Łódź była już bardzo widoczna, zwłaszcza, że wciąż płynęła po rozświetlonym przez nocoświetliki morzu. Indianin wiosłował co sił. Gdy piratów dzieliła od Van Golda odległość dwóch kabli, czarny korsarz wstał, wycelował w przeciwnika po raz kolejny i zawołał tubalnym głosem. — Oddajcie się, bo będę strzelał! Nikt jednak nie odpowiedział. Łódź zrobiła nagły zwrot, kierując się już nie na otwarte morze, ale w stronę przybrzeżnych mokradeł, co wskazywałoby, że Van Gogh postanowił szukać schronienia na nieodległej rzece Kataktumbo. Radzę ci się poddać, morderco moich braci! Wykrzyknął po raz kolejny czarny korsarz. Jednak także tym razem nie otrzymał żadnej odpowiedzi. A więc umrzesz, nikczemniku! zagrzmiał czarny korsarz. Wziął na cel Van Golda, który teraz znajdował się zaledwie 400 jardów od niego. Wzburzone energicznymi uderzeniami wioseł fale, chwiały łódką, co z kolei uniemożliwiało precyzyjne oddanie strzału. Trzy razy opuszczał muszkiet i trzy razy go podnosił, celując w uciekinierów. Za czwartym razem padł strzał. Rozległ się krzyk i ktoś wpadł do wody. Dostał! krzyknęli jednogłośnie Karma i Van Stiller. Czarny Korsarz zaklął. Trafił Indianina, nie Van Golda. Samo piekło mu sprzyja, czy co? wykrzyknął z wściekłością czarny Korsarz. Cała naprzód, moje wilki morskie, weźmiemy go żywcem. Łódź przeciwnika płynęła dalej, choć bez Indianina straciła znacznie na prędkości. Dogonienie jej było już kwestią minut. Musiałoby upłynąć jeszcze wiele czasu, zanim Cormor i Van Stiller by się naprawdę zmęczyli. Gubernator Van Gold i towarzyszący mu oficer, kiedy zdali sobie sprawę, że nie są w stanie stawić czoła piratom, skierowali się ku niewielkiej wysepce, od której dzieliło ich około trzech kabli z nadzieją, że tam... Nie dosięgnął ich kule groźnego przeciwnika. Kogmo! — zauważył czarny korsarz. Skręcili w stronę wysepki. Chcą zejść na ląd? Tak mi się zdaje. A zatem już się na mnie wymknął do stu piorunów. To kroćset! krzyknął van Stiller. W tym momencie ktoś krzyknął. Kto płynie? W Hiszpanie! odpowiedzieli gubernator i towarzyszący mu oficer. Czarny korsarz odwrócił się. Z za, znajdującego się na wysepce wzniesienia, wyłonił się nagle wielki cień przesuwający się w kierunku jeziora. Był to ogromny statek, który na pełnych żaglach płynął w kierunku dwóch łodzi. — A niech to! — krzyknął czarny korsarz. — To jeden z naszych statków? — zapytał Carmont. Czarny korsarz nie odpowiedział. Siedział pochylony na dziobie z dłońmi zaciśniętymi na lufie muszkietu. To hiszpańska karawela, wykrzyknął. Niech będzie przeklęty ten nikczemnik. Po raz kolejny wymykam się z rąk. Jak nas złapie, każe nas wszystkich powiesić, dodał Kachmo. Tak łatwo nas nie dostanie. Odparł czarny korsarz. Szybko. Płyńcie do brzegu, zanim kule armatnie poślą nas na dno. Do pioruna. Do stu piorudów! dodał Hamburczyk, pochylając się nad wiosłami. I chłódka zrobiła nagły zwrot i skierowała się ku brzegowi wysepki, odległej o niecałe dwa kable. W obawie przed ostrzałem przeciwnika piraci postanowili schować się za przybrzeżnymi skałami. Tymczasem Van Gold i towarzyszący mu oficer weszli na pokład karaweli i powiadomili jej kapitana o zagrażającym im niebezpieczeństwie. Marynarze natychmiast zaczęli się uwijać, brasując żagle. – Szybciej! – krzyknął czarny gorsarz. – Hiszpanie zaraz rozpoczną pościg! Jeszcze jakieś sto yardów do brzegu, odpowiedział Kachma. W tej właśnie chwili coś błysnęło. Kłąb dymu zasnął dziób statku, po czym grat pocisków spadł na przybrzeżne skały. Szybciej, szybciej, poganiał piratów czarny korsarz. Karawela przepłynęła obok cypla i przygotowywała się do zmiany kursu. Spuszczono na wodę trzy szalupy, które miały rozpocząć pościg za piratami. Carmaux i van Stiller zamierzali pod osłoną przybrzeżnych skał jak najszybciej oddalić się z plaży. Dobili do brzegu. Czarny korsarz zabrał z łodzi muszkiety i skierował się w stronę najbliższych drzew, szukając za nimi schronienia. Carmaux i van Stiller, widząc w oddali błysk płonącego lądu na dziobie karaweli, Padli na wznak za szalupą i skulili się w piasku. Ten manewr ocalił im życie. Albowiem, kilka sekund później, kolejna armatnia salwa obróciła w perzyne krzaki i rosnące na plaży palmy, a ważąca trzy funty kula wystrzelona z działa mniejszego kalibru, które znajdowało się na rufie, roztrzaskała w drzazgi łódź piratów. Teraz! krzyknął czarny korsarz. Dwaj piraci, którzy cudem uszli z życiem spod ostrzału, pobiegli plażą w głąb lądu i zaszyli się między drzewami, zanim przeciwnik zdążył posłać za nimi kolejną serię kul. — Jesteście ranni? — zapytał czarny korsarz. — Piratów w kule się nie imają — powiedział Karmo. Za mną! Nie traćmy czasu! — rozkazał czarny korsarz. Trzej piraci, nie bacząc na ostrzał prowadzony z karaweli, uciekli w głąb puszczy i zaszyli się w gęstwinie. Wysepka znajdowała się naprzeciwko ujścia rzeki Catatumbo, niewielkiego cieku wodnego, który przecina rozpięte na mniej więcej pół mili tereny podmokłe i wpływa do jeziora Maracaibo. Miała kształt stożka, którego wierzchołek sięgał około 400 metrów wysokości ponad poziom wody. Zbocza pokryte były gęstą roślinnością, na którą składały się zasadniczo przepiękne cedry, drzewa bawełniane, kolczaste rośliny z rodziny wilczom leczowatych i różne gatunki palm. Na swej drodze piraci nie napotkali żadnego żywego stworzenia. Gdy w końcu dotarli do podnóża wierzchołka, postanowili zrobić postój, by zregenerować siły byli bowiem wycieńczeni wędrówką. Po krótkim odpoczynku zaczęli przedzierać się przez cierniste krzewy i gęsto porastającą zbocza różnorodną roślinność. Zależało im, by jak najszybciej wspiąć się na szczyt, skąd mogli lepiej obserwować poczynania wroga i przewidzieć jego ruchy. Spinaczka na górę zajęła im dwie godziny, gdyż kordelasami musieli utorować sobie drogę poprzez gęste zarośla. W końcu jednak znaleźli się na wierzchołku z rzadka porośniętym roślinnością. Księżyc w pełni oświetlił morską toń, mogli więc bardzo dokładnie przyjrzeć się karaweli. Statek zakotwiczył półtora kabla od brzegu, natomiast trzy szalupy, które rozpoczęły pościg, zatrzymały się przy roztrzaskanej wybuchem indiańskiej pirodze. Marynarze już zeszli na ląd. W obawie przed zasadzką nie mieli jednak odwagi zapuścić się w głąb dżungli. Rozłożyli się obozem na plaży i rozpalili kilka ognisk, które miały uchronić ich przed bezlitosnymi atakami komarów latających w wielkich chmarach wzdłuż brzegu jeziora Marakaibu. Zaczekają z pościgiem do świtu skonstatował Karma. Masz rację, odpowiedział czarny korsarz przytłumionym głosem. – Do pioruna. Szczęście za bardzo sprzyja temu łotrzykowi. – A może nawet sam diabeł we własnej osobie? – A moi jedno i drugie? Bo to już drugi raz wymknął nam się z rąk. – I co więcej, role się odwróciły. Myśliwy stał się zwierzyną – dodał Hamburczek. To się jeszcze okaże, powiedział Cormont. Jesteśmy wciąż wolni, a poza tym mamy czym się bronić, dodał. Jak się niby chcesz bronić, kiedy cała załoga tej karaweli przypuści szturm? Zapytał Van Stiller. Puh, w Barakaibo byliśmy okrążeni w domu notariusza, a mimo to udało nam się wyjść z tego bez szwanku. Zgadza się, odparł czarny Korsarz. Tyle tylko, że to nie jest dom notariusza i nie ma tutaj żadnego hrabiego Lermy, który mógłby nam pomóc. A więc, żaden damy? Gdyby tak Franciszek Lolone pośpieszył nam na ratunek. Pewnie jest jeszcze zajęty łupieniem Marakaibo. Odpowiedział czarny korsarz. Póki co nie możemy na niego liczyć. Myślicie, że jest stąd jakaś droga ucieczki? Nie mam pojęcia, odparł Karmo. Kapitanie, czy Franciszek Lolonet jeszcze długo zabawi w Maracaibo? Właściwie to powinien już tu być. Ale dobrze znasz jego chciwość. Pewnie podążył za Hiszpanami, którzy uciekli z miasta i pochowali się w lasach. Kapitanie, ale umówiłeś się z nim przecież. Tak, jesteśmy umówieni przy ujściu rzeki Gatatumbo albo Suany, odpowiedział czarny korsarz. Miejmy nadzieję, że wkrótce się tam zjawi. A ile mamy czekać? Do stu piorunów. Nie zasiedzi się chyba w Baraka, bo całymi miesiącami. Przecież w jego interesie jest jak najszybciej zaatakować Gibraltar. Tak, wiem. Nie trać wiary. Zobaczy, że się zjawi i to całkiem szybko. Tylko żeby zdążył przed naszą śmiercią. Myślisz, że Van Gold odpuści i zostawi nas żywych na tym wierzchołku? Nie, mój drogi. Urządzi obławę i zrobi wszystko, żeby nas schwytać, zanim nasi kamraci przyjdą nam z pomocą. Za bardzo mnie nienawidzi, żeby dać sobie spokój i pozwolić mi żyć. Być może nawet już teraz zarzucił na jakieś drzewo sznur, który będzie chciał zacisnąć na mojej szyi. Nie wystarczyła mu śmierć czerwonego i zielonego korsarza? Ten temnik, jest jak wściekły pies! Nie, najwyraźniej nie wystarczyła odpowiedział ponurym głosem czarny korsarz. On chce zetrzeć z powierzchni Ziemi wszystko, co się wiąże z moją rodziną. Ale dopóki żyje, nie tracę nadziei, że uda mi się pomścić moich braci. Być może, Franciszek Lolone jest już niedaleko. Jeśli wytrzymamy, kilka dni zdąży nam przyjść na ratunek, a Van Gogh zapłaci w końcu za swoje zdrady i zbrodnie. Co zamierzasz zrobić, kapitanie? Zapytali dwaj piraci. Trzeba będzie jak najdłużej stawiać opór. Tutaj? Zapytał Kochmo. Tak, na szczycie tego wzgórza. Trzeba będzie się okopać! Bierzmy się do roboty. Do świtu zostało jakieś cztery godziny. Do stu piorunów. tyle, że przyjacielu nie mamy czasu do stracenia. Gdy tylko nadejdzie świt i wzejdzie słońce, Hiszpanie z miejsca zaczną nas szukać. Jestem gotów, odparł hamburczyk. Do roboty, mój drogi, odparł Karmo. Kapitanie, podczas gdy ty będziesz stał na straży i wypatrywał wroga, by się okopiemy. I wybudujemy barykady, które wystawią na ciężką próbę siłę i cierpliwość naszych przeciwników. Chodź za mną, hamburczyku. Szczyt wzniesienia zasłany był olbrzymimi głazami, z których piraci mieli doskonały punkt obserwacyjny. Tocząc je razem z mozołem, utworzyli okrągłą barykadę, za której mogli skutecznie razić wroga z pozycji leżącej lub klęczącej, nie wystawiając się tym samym na jego ostrzał. Całość zajęła im dwie godziny. Piraci byli zadowoleni z efektu. Za tak zbudowaną osłoną byli w stanie przetrzymać długie oblężenie. Jednak mur miał pewne wady. O ile sprawdziłby się jako stanowisko obronne w przypadku ostrzału, o tyle nie powstrzymałby jednak błyskawicznego szturmu wroga. Piraci postanowili temu zaradzić i udali się na poszukiwanie cierni z tych krzewów. Zapuścili się w tym celu do lasu i na naprędce splecionych z gałęzi noszach wnieśli na szczyt kłujące chaszcze, z których utworzyli kolczaste zasieki. Jego pokonanie z pewnością poraniłoby ręce i nogi nacierających żołnierzy. I oto mamy naszą małą twierdzę. Tak łatwo tej przeszkody nie pokonają, jeśli postanowią tu po nas przyjść, powiedział z przekonaniem Cahmon, zacierając ręce z satysfakcją. Ale jednej rzeczy brakuje. Mam na myśli coś takiego, czego w żadnym oddziale nawet najmniejszym nie może zabraknąć. Zauważył Hamburczyk. Mianowicie, zapytał Kachmo, z spizarni notariusza z Maracaibo, mój przyjacielu. Do stu piorunów. Zupełnie zapomnieliśmy, że nie mamy żadnej, choćby najmniejszej przekąski. Na pewno się ze mną zgodzisz, że trudno nam będzie przemienić te kamienie w chleb. Ruszajmy do lasu na polowanie. Jeśli tylko Hiszpanie na nas nie ruszą, z pewnością coś upolujemy. Rzekł, po czym spojrzał w kierunku skały, na której czarny korsarz przyglądał się działaniom wroga i zapytał. Co się dzieje? Na razie nic. A zatem wykorzystajmy to i chodźmy zapolować. Idźcie, ja będę stał na straży i pilnował. W razie zagrożenia daj nam, kapitanie, sygnał wystrzałem z muszkietu. Tak zrobię. Chodź wam powiedział Kachmo. Idziemy około łocić drzewa, a przy okazji złapiemy jakieś dzikie zwierzę. Dwaj piraci chwycili za splecione nosze, na których wnieśli na szczyt cierniste krzewy, po czym skierowali się w dół i po chwili zniknęli w leśnych ostępach. Wrócili dopiero o świcie, obładowani jak zwierzęta juczne. Okazało się, że trafili na ziemię, którą ktoś uprawiał, być może jacyś tubylcy z okolicznych wysp. Zaopatrzyli się w rosnące tam owoce. Przynieśli kokosy, pomarańcze, dwie główki kapusty i ogromnego żółwia błotnistego, którego znaleźli w pobliżu niewielkiego jeziora. W sumie, jeśli oszczędnie gospodarować zapasami, wystarczyłoby wszystkiego przynajmniej na cztery dni. Poza tym, że przynieśli owoce warzywa i żółwia, dokonali też zbawiennego odkrycia, które pomogłoby im unieszkodliwić na jakiś czas przeciwników. Ha, ha, krzyczał rozbawiony Karman, który nie posiadał się z radości. Mój drogi Amburczyku, nieźle się zdziwiła Gold i jego oddziały, jeśli najdzie go ochota, żeby tu po nas przyjść. W tym ukropie cały czas chce się pić, a przecież ani nie będą wracać się napić na swoją karawelę, ani też nie będą taszczyć ze sobą beczek z wodą. Ha, ha, spryciarze z tych a co? Niku zdziała cuda. Jesteś pewien tego, co mówisz? Zapytał Van Stiller, który nie wyglądał na przekonanego. Ja w to za bardzo nie wierzę. Do stupiorunów! Przecież na własnej skórze, a raczej brzuchu tego doświadczyłem. To istny cud, że nie przekręciłem się z bólu. Jesteś pe pewien, że się na to nabiorą i skorzystają z tego wodopoju? A widziałeś jakieś inne w okolicy? Poza tym jeziorkiem żadnego. A więc nie ma innego miejsca, w którym mogliby zaopatrzyć się w wodę. Chciałbym zobaczyć, jak działa to twoje niku. Sam się przekonasz. Będą się zwijać z bólu brzucha. A kiedy zatrujemy wodę? Kiedy tylko będziemy mieć pewność, że przypuszczą atak na wzgórze. W tym momencie czarny korsarz, który przez cały czas stał na krawędzi skały i bacznie obserwował, co dzieje się w dole, zszedł z punktu obserwacyjnego i rzekł: Dokoła wyspy pływają szalupy. Myślą, że będziemy uciekać? – zapytał Carmont. – Nie inaczej. – Kapitanie, my jesteśmy gotowi stawić im czoło w walce. Przez tę kamienną, kolczastą barykadę niełatwo im się będzie przebić. Być może wytrzymamy do przybycia Franciszka Lolone i naszej pirackiej braci. – Jeśli tylko Hiszpanie nam na to pozwolą… Widziałem, że na ląd zszedł czterdziestoosobowy oddział aj I... odparł na to karma z niepocieszoną miną sporo ich cała nadzieja w niku, co to takiego to niku zapytał czarny korsarz pozwól za mną kapitanie a. Tymczasem zostanie na straży. Uzbroili się w muszkiety i zeszli w dół, znikając w lesie, w którym rosły cedry, palmy, simaruby i drzewa bawełniane, torując sobie drogę pośród gęsto zwisających lian. Ich obecność wypłoszyła z leśnej gęstwiny kilka skrzekliwych papłuk i wyjców rudych. Zeszli około pięciuset stóp, aż w końcu dotarli do jeziorka, które Carmon przesadnie określił mianem jeziora. W rzeczywistości miało ono zaledwie około tysiąca stóp obwodu. Był to naturalny zbiornik wodny, raczej płytki, w którym rosło wiele gatunków roślin wodnych, zwłaszcza makumuku, tworzących na jego powierzchni gęste skupiska. Cahmon pokazał czarnemu korsarzowi obrośnięte pędami łodygi, przypominające wyglądem liany. Rosły splecione ze sobą niczym węże czy krzaki pieprzu. To za sprawą tych właśnie roślin Hiszpanie dostaną bolesnych kolek, powiedział pirat. W jaki sposób? zapytał ciekawy czarny korsarz. Wkrótce sam zobaczysz, kapitanie. Pirat dobył kordelasa i naciął całe naręcze łodyg przez wenezuelskich i gujańskich Indian zwanych Niku, a przez naukowców określanych mianem Robini. Następnie utworzył z nich wiązki, które położył na pochyłej, wpadającej do stawu skalę. Kiedy zebrał już prawie czterdzieści wiązek, ściął dwie długie i masywne gałęzie, jedną z nich podając czarnemu korsarzowi. Kapitanie, posiekaj teraz te rośliny! Rzekł pirat do czarnego korsarza. Co chcesz zrobić? Zatruć wody tego stawu, kapitanie. Tymi niby łodyżkami? <laughs> tak właśnie. Co to za bzdury? Żadne bzdury, kapitanie. Niku upija ryby, u ludzi zaś wywołuje straszne bóle brzucha. O duże ryby? Co ty pleciesz za androny? Nie słyszałeś nigdy, jak Karaibowie łowią ryby? Z pewnością, jak wszyscy, używają sieci. Otóż nie, kapitanie. Wyciskają wprost do jeziora sok z tych roślin, a oszołomione trucizną ryby po chwili wypływają na powierzchnię, kotłując się niezdarnie, a Indianie z łatwością łapią je gołymi rękoma. A i mówisz, że u ludzi powoduje bóle brzucha? Tak, kapitanie. A w związku z tym, że na tym wzgórzu ani w okolicach nie ma żadnych innych jezior ani źródeł. Właśnie tutaj hiszpańscy żołnierze będą musieli zaczerpnąć wody. Spryciarz z ciebie, kamo. A zatem zatrujmy to jeziorko. Chwycili za gałęzie i zaczęli mocno uderzać nimi w rośliny, rozbijając na miazgę pędy, z których w dużych ilościach wypływał trujący sok i spływał do stawu. Woda najpierw zabarwiła się na biało, zupełnie jakby ktoś wymieszał ją z mlekiem a następnie przyjęła kolor macicy perłowej. Roślinny sok jednak szybko się rozrzedził i woda na powrót zyskała swoją naturalną barwę. Nikt by się nie zorientował, że wodę zatruto tą substancją, która sama w sobie nie stanowiła śmiertelnego zagrożenia, wywoływała za to bardzo nieprzyjemne dolegliwości. Dwaj piraci wrzucili jeszcze do jeziorka resztki łodyg z pędami, po czym zauważyli, że na powierzchni zaczęły się kotłować liczne ryby. Chciały z niej jak najszybciej wyskoczyć najwyraźniej nie czuły się już jak ryby w wodzie. Wolały paść na piaszczystym brzegu niż wdychać truciznę, wpadając w oszałamiający trans. Kachmo pomyślał, że warto skorzystać z okazji i zdobyć dodatkowe zapasy. Obawiał się, że na wypadek oblężenia wroga przyjdzie im później głodować. Zbiegł więc do brzegu i kilkoma uderzeniami gałęzi ogłuszył płaszczkę, piranie i jednego pemerku. Tego nam było trzeba, krzyknął zadowolony ze zdobyczy Kochmo, po czym rzucił się biegiem przed siebie w kierunku kapitana. I tego też zdążył jeszcze dodać. Nagle rozległ się ogłuszający huk. Kapitan dał nura w krzaki. Cormont padł jak długi i znieruchomiał. Rozdział trzydziesty Szturm na wzniesienie. Czarny korsarz był przekonany, że kamrat strzelił do jakiegoś zwierzęcia, ani na chwilę nie przypuszczał, że Hiszpanie dotarli już do podnóża wierzchołka. Nie widząc go, zaczął krzyczeć. Cormont! Cormont! Gdzie jesteś? W odpowiedzi usłyszał jednak tylko znajomy świst, podobny do syku węża. Zamiast rzucić się przed siebie, schował się szybko za konarem olbrzymiej simaruby i bacznie wpatrywał się w roztaczającą się przed nim przestrzeń. Dopiero wówczas obok palmowego zagajnika zauważył obłoczek dymu, który powoli rozpływał się nad polaną. Strzelali stamtąd, pomyślał w duchu. Ale gdzie się podział Cormont? Jeśli dał mi znak, to zapewne znajduje się w pobliżu i prawdopodobnie uszedł cało z zasadzki. Proszę, Hiszpanie już tu są. W takim razie do dzieła. Wreszcie wyrównamy rachunki. Znalazł sobie dobre stanowisko obserwacyjne. Gruby konar Simaruby osłaniał go przed ewentualnym atakiem nieprzyjaciół, a wysokie w tym miejscu trawy pozwalały mu z ukrycia niepostrzeżenia obserwować, co działo się na polanie. Niczego nie wypatrzył od strony lasu, skąd padł strzał. Ale jakieś pięćdziesiąt stóp od Simaruby, w miejscu, w którym rosła kępka krzaków, zauważył, że coś się poruszyło. Ktoś czołga się w moją stronę powiedział w duchu. To pewnie Carmon. A może podstępem chce mnie wziąć jakiś Hiszpan? Arkebus jest nabity, a chybić celu mi się nie zdarza. Trwał nieruchomo przez kilka chwil, przestawiając ucho do ziemi. Słyszał wyraźnie czołgającego się wśród traw człowieka, Błyskawicznie powstał i zaczął przepatrywać wysokie trawy. — Ah, westchnął głęboko. Pięćdziesiąt stóp od drzewa ostrożnie i podstępnie jak wąż czołgał się. — Karma! — Spryciarz z niego! — pomyślał czarny korsarz. — Oto człowiek, który wyjdzie cało z każdej opresji! — a co się stało z Hiszpanem, który do niego strzelał? Czyżby zapadł się pod ziemię? Kachmą nadal się czołgał, kierując się w stronę olbrzymiej Simaruby i pozostając w ukryciu w obawie, że moment nieuwagi narazi go na kolejny strzał. Dzielny, czarny korsarz przez cały czas pilnował broni i ryb. A niech to licho przecież nie na darmo zadał sobie tyle trudu, żeby je złapać. Na widok czarnego korsarza Karmon przestał się obawiać. Płyskawicznie się podniósł i kilkoma susami do niego dobiegł, chowając się za konarem simaruby. Jesteś radny? zapytał go czarny korsarz. Tak jak ty. Odparł z uśmiechem. Myślałem, że cię trafili. Udawałem, że dostałem. Padłem jak kłoda na ziemię, żeby myśleli, że mnie trafili. A ja jestem jeszcze żywszy niż przedtem. Te kapuściane głowy myślały, że dam się posłać na tamten świat zupełnie jakbym, nie przymierzając, był jakimś głupim Indianinem. A karma to przecież spryciarz. A gdzie się podział ten, co do ciebie strzelał? Wydaje mi się, że uciekł, gdy tylko usłyszał twój głos. Jednak trudno powiedzieć, w którą stronę stałem i patrzyłem w kierunku zarośli, ale nie widziałem, w którą stronę pobiegł. Był sam? Tak. Hiszpan? Marynarz. Myślisz, że będzie nas śledzić? Tego nie można wykluczyć, ale nie sądzę, żeby się odważył pokazać, skoro teraz. Jest nas dwóch. Karmań. Wracajmy na wierzchołek. Niepokoję się o van Stillera. A jeśli zaatakują nas z zaskoczenia, ten Indianin mógł nie być sam reszta mogła czaić się w zaroślach. Będziemy mieć oczy szeroko otwarte i palec na spuście. W drogę, kamracie. Ruszyli w drogę trzymając muszkiety wymierzone w zarośla, aż w końcu dotarli do gęstych krzaków, które dały im upragnioną osłonę. Chwilę czekali w ukryciu, chcieli bowiem upewnić się, czy nie byli śledzeni. Nikt się nie pokazał, ani nikogo nie było słychać. Ruszyli zatem dziarskim krokiem w dalszą wędrówkę, wspinając się po stromych i gęsto porośniętych roślinnością zboczach. Dwadzieścia minut wystarczyło, żeby pokonać odległość, która dzieliła ich od małego, umocnionego obozowiska. Pełniący warte na samym szczycie Van Stiller wybiegł im naprzeciw. – Słyszałem! Wystrzał! Kapitanie! Czy to ty strzelałeś? – To nie ja. Zauważyłeś kogoś? – Nikogo nie widziałem. Poza tym cisza… Jak makiem zasiał, w pobliżu nikogo. W oddali natomiast, o i owszem! Grupa marynarzy opuściła plażę i weszła w głąb puszczy. A karawela wciąż jest na kotwicy? Niezmiennie. A szalupy? Patrolują wybrzeże i blokują możliwość ucieczki z wyspy. Kto przewodził tej grupie, która weszła do lasu? Widziałem na ich czele jakiegoś siwobrodego starca. Hmm? Przecież to on! wykrzyknął czarny korsarz, mocno zaciskając ze złości zęby. Niech ten łajdak tylko się tu pojawi. Zobaczymy, komu będzie sprzyjało szczęście. I czy fortuna go uchroni od mojego arkebuza? Jak myślisz, kapitanie, ile czasu im zabierze, żeby się tu dostać? Zapytał Kochmo, który zaczął właśnie zbierać chrust. Być może nie odważą się zaatakować nocą i zaczekają na nowy dzień. W takim razie możemy przygotować kolację i się posilić. Powiem wam szczerze, że nie wiem, gdzie się podziały moje jelita. Pan Stile, upiecz proszę te dwie wspaniałe płaszczki. Jestem pewien, że tak ci zasmakują, że będziesz jadł, aż ci się będą uszy trzęsły. A co, jeśli z Nienacka z nadejdą Hiszpanie? Zapytał wyraźnie zaniepokojony Hamburczyk. Wtedy jedną ręką będziemy jeść, a drugą walczyć. Dla nas płaszczki, dla nich ołowiane kulki. Potem zobaczymy, kto co lepiej zdrawi. Gdy czarny korsarz wszedł na wierzchołek i zaczął obserwować okolice, dwaj piraci rozpalili ognisko i zabrali się do pieczenia ryb, uprzednio oczyściwszy je z długich ości. Pół godziny później Carmo ogłosił triumfalnym tonem, że kolacja jest gotowa. Hiszpanie natomiast jak dotąd wcale się nie pojawili. Trzech piratów zasiadło do posiłku. Ledwie zdążyli ugryźć pierwszy kęs, kiedy od strony morza dało się słyszeć potężny huk armat. Działo! wykrzyknął Carmo. Nie zdążył zamknąć ust, a występ skalny, który służył piratom za punkt obserwacyjny, Runął i rozbił się z łomotem na drobne kawałki u stóp góry. Do kroczet, krzyknął Kahmo, skacząc na równe nogi. furmanów furbeczek, dokończył Van Stiller. Czarny korsarz rzucił się na skraj urwiska, żeby zobaczyć skąd wystrzelono kulę. Na budy ludożerców, krzyknął Cachmo, żeby nawet zjeść nie można było w świętym spokoju nad tym przeklętym jeziorem Malakaibo. Niech piekło pochłonie Van Golda i wszystkich okazujących mu ślepe posłuszeństwo. Kolacja poszła z dymem, a takie smakowite płaszczki. Cachmo, nie złość się. Przygryziesz sobie potem kawałek zówia i ci przejdzie. Jeśli Hiszpanie nam na to pozwolą, powiedział czarny korsarz, który tymczasem wrócił do ogniska. Nacierają od strony lasu, a od strony morza ostrzeliwuje nas karavela. Chcą nas zetrzeć na miazgę? zapytał kachmo. Raczej z robią z nas to, co my z tych płaszczek, odparł van Stiller. Na szczęście my jesteśmy płaszczkami, które potrafią być groźne, mój drogi. Kapitanie, widać już Hiszpanów? Są jakieś sześćset jardów od nas. Dokroń Co się dzieje? Mam pomysł, kapitanie. Zamieniam się w słuch. Skoro karawela nas ostrzeliwuje, to i my ostrzelajmy Hiszpanów. Widzisz tu gdzieś jakieś działo, karmo? Czy może słońce przegrzało ci mózg? Ani jedno, ani drugie, kapitanie! Miałem na myśli coś innego! Trzeba tylko sturlać w dół te głazy. Zbocze jest strome, więc na pewno się nie zatrzymają w połowie. Pomysł jest dobry. I w odpowiednim momencie go uskutecznimy. A tymczasem, moi dzielni kamraci, rozdzielmy się i niech każdy pilnuje swojego stanowiska. Ale oddalcie się od skały, bo jeszcze oberwiecie jakimś odłamkiem w głowę. Wystarczyły mi te, które spadły mi na plecy powiedział Cahmond, pakując do kieszeni kilka mango. Zobaczymy, czego mogą od nas chcieć te łotry. Słono mi zapłacą za te płaszczki. Rozdzielili się i każdy poszedł na swoje stanowisko ukryte pośród krzaków, które otaczały wierzchołek, czekając na nieprzyjaciela z wycelowanymi muszkietami. Marynarze karaweli, licząc być może na sowitą zapłatę ze strony gubernatora, wspinali się za wzięcie po stromych zboczach, torując sobie drogę pośród gęsto rosnących krzewów. Byli jeszcze zbyt nisko, żeby mogli ich zobaczyć piraci, choć dobrze słyszeli odgłos ciętych gałęzi czy lian, które utrudniały marsz Hiszpanom i ich głośne rozmowy. Nacierali z dwóch stron zbocza, w dużych, zwartych grupach, gotowi zmierzyć się z każdą niespodzianką. Jeden oddział już obszedł jezioro, drugi natomiast nadciągał od strony głębokiej doliny. Czarny korsarz upewnił się co do spodziewanego kierunku ataku, po czym postanowił wdrożyć plan zaproponowany przez Kochmo, chcąc staranować za pomocą rozpędzonych kamieni wspinających się wąskim gardłem zbocza marynarzy. – Pozwólcie do mnie, moi dzielni przyjaciele – rzekł do swoich kamratów. – Najpierw zajmiemy się oddziałem, który chce nas zaatakować od tyłu. Potem zajmiemy się tymi, którzy nadchodzą od strony jeziora. – W ich przypadku mam nadzieję, że unieszkodliwi ich niku – rzekł Carmel. – Ugaszą pragnienie, po czym będą uciekać, gdzie pieprz rośnie, trzymając się za brzuchy. <grym> Na moją komendę, rzekł Czarny Korsarz, widząc toczącego ogromny głaz Hamburczyka. Teraz, dał rozkaz dowódca. Dwóm piratom nie trzeba było powtarzać, od razu zaczęli toczyć w kierunku krawędzi, z zawrotną prędkością tuzin głazów, a następnie zepchnęli je wąskim gardłem zbocza. Potężna kamienna lawina z siłą i prędkością huraganu potoczyła się przez las, podskakując, taranując krzaki i młode drzewa, które napotykała na swej drodze. Na rezultat nie trzeba było długo czekać. Po kilku sekundach w dolinie podniosły się krzyki przerażenia, a zaraz za nimi odgłosy wystrzałów z muszkietu. Ha, ha, macie za swoje! Krzyknął Kachman triumfalnie. Najwyraźniej ktoś tam na dole oberwał. Widzę wycofujących się biegiem w popłochu ludzi! Powiedział van Stiller, który wspiął się na szczyt wzniesienia, z którego miał dobrą widoczność na to, co działo się u jego podnóża. Wydaje mi się, że dostali za swoje i skutecznie wybiliśmy im z głowy szturm! Amburczyku, pokażmy im, że stać nas na więcej. Nie będą mieli wątpliwości, z kim mają do czynienia. Jestem gotów, karmo! Dawaj! Piraci zepchnęli jeszcze raz całą lawinę olbrzymich kamieni. Drugi zrzut stoczył się z takim samym hukiem, tratując roślinność porastającą zbocze i wysadzając z posad napotykane na swojej drodze inne kamienie i głazy. Marynarze z karaweli salwowali się ucieczką na zbocza i chowali się za drzewami. — Myślę, że póki co mamy od nich spokój — odrzekł kahmo, zacierając z zadowolenia dłonie. — Dostali za swoje! — Bierzmy się zatem za pozostałych — powiedział czarny korsarz. Jeśli nie dostali kolki od tej prędkiej ucieczki, dodał Van Stiller. Nie widać, żeby ktoś się wspinał. Cicho bądźcie. Czarny korsarz podszedł do krawędzi skały i przez kilka chwil nasłuchiwał. I co? Nic? Zapytał zniecierpliwiony karma. Cisza jak makiem zasiał. Odparł czarny korsarz. Czyżby napili się, Niku? Czy może zakradają się, pełzając jak węże? Zapytał Van Stiller. Ostrożnie, żeby nas nie poczęstowali z znienacka prochem. Pewnie się boją, że ich pozgniatamy jak robaki. Skwitował Carmo. Być może... Nasza kamienna artyleria jest groźniejsza od tej, którą dysponuje karawela, a już na pewno nie jest tak kosztowna. Spróbuj oddać strzał w tamte zarośla, rozkazał czarny korsarz, zwracając się do Hamburczyka. Jeśli odpowiedzą, będziemy wiedzieć, jak się zachować. Van Stiller poszedł w kierunku krawędzi, przykucnął za krzakiem i wypalił z arkebuza w sam środek zarośli. Odgłos wystrzału poniósł się szerokim echem po lesie, lecz na tym się skończyło. Piraci odczekali chwilę, nadstawiając ucha i przepatrując gęste listowie, po czym wypalili z muszkietów każdy w innym kierunku. Jednak także tym razem nie dało się słyszeć żadnej reakcji. Co zatem mogło się stać z drugim oddziałem, który wspinał się do góry od strony jeziora? Jak już strzelacie, to chociaż celnie, rzekł Cachmo. Ta cisza ma w sobie coś złowróżbnego. Przeczuwam pułapkę. Kapitanie, co zamierzasz? Schodzimy, Cachmo. Odpowiedział zaniepokojony czarny korsarz. A co, jeśli Hiszpanie się zaczaili i zechcą wziąć szturmem nasze obozowisko? Van Stiller zostanie tu na czatach. Chcę wiedzieć, co szykują nasi przeciwnicy. Chcesz to wiedzieć, kapitanie? Zapytał Hamburczyk, który zrobił kilka kroków do przodu w kierunku krawędzi. I co, widzisz ich? Kilku tarza się po ziemi w spazmach. Gdzie? Tam, na dole, zaraz przy jeziorze. Ha, 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 ha. Zaśmiał się na tę wiadomość Kahma. Chyba skosztowali niku, ha, ha, ha. Trzeba im wysłać jakiś środek uśmierzający. W postaci kulki, prawda? zapytał pan Steeler. Nie. Dajcie im spokój, powiedział Czarny Korsarz. Trzymajmy zapas amunicji na decydujące starcie. Poza tym nie ma sensu zabijać tych, którzy nam już nie zagrażają. Skoro spalił na panewce pierwszy ich atak, wykorzystajmy te chwile wytchnienia, by umocnić nasze obozowisko. To, czy się uratujemy, zależy tylko od nas samych. Dobrze by było, żebyśmy zjedli też kolację, powiedział Kachma. Mamy jeszcze żółwia piranie i jednego pemekru. Oszczędzajmy, prowiant Kachmo. Możemy tu tkwić, osaczeni nawet kilka dobrych tygodni. Franciszek Lolone może zostać długo w Marakaibo, a dobrze wiesz, że tylko on nas może wyciągnąć z tej kabały. Zaspokoimy głód piraniami. Niech będzie. Podczas gdy marynarz rozpalał wraz z Hamburczykiem ognisko, czarny korsarz wdrapał się na skałę, żeby zobaczyć, co się dzieje na plaży małej wysepki. Karawela stała na kotwicy, choć na jej pokładzie panowało spore zamieszanie, i marynarze uwijali się jak w ukropie. Wszystko wskazywało na to, że żołnierze ładowali kolubrynę. Którą ustawili lufą w kierunku wzgórza, chcąc znów skierować ostrzał na szczyt wierzchołka. Cztery szalupy pływały wzdłuż plaży, chcąc w razie czego uniemożliwić osaczonym jakąkolwiek szansę ucieczki, choć obawa, że chcieliby uciec, była zupełnie bezpodstawna. Zważywszy, że piraci nie mieli na wyposażeniu żadnej łódki, ani też nie daliby absolutnie rady przepłynąć wpław ogromnego dystansu dzielącego wyspę. Od ujścia rzeki Katatumbo. Plaża była pusta. Wszystko wskazywało na to, że żaden z dwóch wysłanych przeciwko piratom oddziałów nie powrócił na brzeg. Rozdział trzydziesty drugi. W rękach Vangolda. Podczas tego niekończącego się dnia ani Van Gold, ani marynarze na karaweli nie dawali znaków życia. Najwyraźniej byli przekonani, że ukrywający się na szczycie piraci prędzej czy później wpadną w ich łapy. Uznali więc jakikolwiek szturm za bezcelowy. Chcieli głodem i pragnieniem zmusić ich do kapitulacji, a nade wszystko zależało im na złapaniu słynnego czarnego korsarza żywcem, aby Van Gold mógł go potem powiesić tak, jak to uczynił z jego dwoma nieszczęsnymi braćmi na placu Maracaibo. Kachmo i Van Stiller upewnili się, czy marynarze nie ruszyli się z obozowiska. Zapuścili się w knieje. Zakradli się nieopodal miejsca, w którym rozbiły się obozem na zboczach wzniesienia liczne oddziały Hiszpanów. Nie spotkali natomiast żadnego z nich wokół jeziora, co było oczywistym dowodem na to, że napastnicy mieli okazję zasmakować niku. Wraz z nastaniem wieczoru piraci zaczęli szykować się do zejścia ze wzgórza. Chcieli za wszelką cenę wyminąć wroga i przedrzeć się na jego tyły bezczynne czekanie w okopach skazywało ich na powolną i pewną śmierć z głodu, a szanse na znalezienie pokarmu były bliskie zeru. Około godziny jedenastej, kiedy upewnili się, że w okolicy żołdacy Van Golda nie urządzili zasadzki ani nie zostawili swojego obozowiska, zabrali resztki prowiantu, a także podzielili się amunicją dla każdego po trzydzieści pocisków. Poczem opuścili po cichu niewielkie ufortyfikowane okopy i udali się w stronę jeziora. Zanim jednak podjęli marsz, dokładnie wytyczyli jego trasę tak, żeby nie wpaść przypadkiem na oddziały Hiszpanów i nie poderwać ich do walki. Gdyby ich plan się nie ziścił, wszystko spaliłoby na panewce. A tylko tak mogli uniknąć konfrontacji z pałającym rządzą zemsty i nienawiścią gubernatorem. Istniało poza tym ryzyko, że spotkają na drodze pojedynczych wartowników i zwiadowców. Mieli jednak nadzieję, że przy panujących w leśnej gęstwinie ciemnościach, a także dzięki ich sprytowi i ostrożności, uda im się ich uniknąć. Poruszali się powoli i ostrożnie, pełzając niczym gady. Musieli uważać, żeby nie strącić żadnego z leżących na zboczu kamieni. Po dziesięciu minutach dotarli do miejsca tak gęsto zalesionego, że nie docierały tam promienie słoneczne. Zatrzymali się i przez chwilę nasłuchiwali. Kiedy ujrzeli ogień obozowiska na zboczach wzniesienia, nie słysząc żadnych podejrzanych odgłosów, powzięli dalszą wędrówkę. W obawie, żeby nie szeleścić liśćmi i nie wpaść w jakieś zagłębienie czy zdradliwy lej, Szli pochyleni, obmacując teren dłońmi. Zeszli już na wysokość około tysiąca stóp, kiedy Cahmon, który szedł na czele pochodu, nagle się zatrzymał i schował za pniem dużego drzewa. Co jest? zapytał go szeptem czarny korsarz, zatrzymując się tuż za jego plecami. Słyszałem odgłos łamiącej się gałązki. Wyszeptał bardzo niewyraźnie pirat. Gdzieś w pobliżu? nie Nieopodal. Myślisz, że to jakieś zwierzę? Trudno powiedzieć. Czy może jakiś zwiadowca, czy wartownik? Jest zbyt ciemno, żeby coś zobaczyć, kapitanie. Zatrzymajmy się na kilka minut. Położyli się wszyscy trzej wśród trat i korzeni. Po czym wstrzymując oddech zaczęli nasłuchiwać. Po kilku chwilach pełnego niepokoju oczekiwania usłyszeli dwóch ludzi, którzy szli w ich kierunku i rozmawiali po cichu. Zaraz się zacznie, powiedział jeden głos. Czy wszyscy są już gotowi? Zapytał drugi głos. Biego. Nasi już pewnie opuścili obóz ale przecież na zboczu pali się jeszcze ognisko to specjalnie piraci mają myśleć że nie ruszyliśmy się z miejsca gubernator to szwany lis co prawdziwy wojownik Diego. myślisz że uda nam się ich złapać weźmiemy ich z zaskoczenia zobaczysz ale będą się na pewno zajadle bronić sam Czarny korsarz wart jest naszych dwudziestu ludzi, Sebastiano. Ale nas jest sześćdziesięciu, a poza tym sam van Gold władaż spadał po mistrzowsku. Według mnie to za mało, żeby powstrzymać tego zapaleńca czarnego korsarza. Coś mi się wydaje, że wielu z nas przywita się za światami. Ale ci co przeżyją, nieźle się obławią dziesięć tysięcy piastrów. sam pomyśl, ile picia i jedzenia. Szumka, i czego sobie, Sebastianie? Kaj, gubernator chce zobaczyć trupa. Nie, Diego, on chce go dostać żywcem. Pewnie. <grym> -Żeby go powiesić później. Co do tego nie ma wątpliwości. Słyszałeś te odgłosy, Diego? Tak. Nasze oddziały wyruszają w drogę. Zatem chodźmy z nimi. U góry czeka na nas dziesięć tysięcy piastrów. Czarny korsarz i jego kamraci ani drgnęli. Leżeli nieruchomo i cicho jak myszy pod miotłą, pośród wysokich traw i lian, gotowi strzelać, gdyby tylko okazało się to konieczne. Wytężając wzrok, zobaczyli, jak niewyraźne sylwetki marynarzy torują sobie drogę, odgarniając zwisające liany i odchylając gałęzie, po czym na dobre znikają w mroku. Jeden z nich przystanął nagle i rzekł. Diego? Słyszałeś? Nie. A ja słyszałem, jakby syknięcie. To pewnie jakiś owad. A może wąż? Tym bardziej zatem trzeba się stąd oddalić. Chodź, nie chcę dołączyć do walki jako ostatni. Po tej krótkiej wymianie zdań dwóch marynarzy kontynuowało swój marsz, ginąc powoli w mrocznym tunelu roślinności. Trzej piraci zaczekali chwilę w obawie, że Hiszpanie zechcą jeszcze zawrócić, czy może postanowią się zatrzymać, a następnie czarny korsarz wstał z kolan i rozejrzał się bacznie dookoła. – Do stu piorunów! – wymamrotał pod nosem Cormont, swobodnie nabierając powietrza. Powoli zaczynam wierzyć, że szczęście nam sprzyja. Ja bym nie dał ani piastra za naszą skórę, powiedział van Stiller. Jeden z tych dwóch przeszedł mi tuż pod nosem, prawie na mnie nadepnął. Dobrze zrobiliśmy, opuszczając nasze obozowisko sześćdziesięciu ludzi. Przecież nie dalibyśmy rady odeprzeć ataku. Czekaj ich. Nie miła niespodzianka u góry, Kakba. Znajdą tam tylko ości i kamienie. Zawsze coś zaniosą je potem gubernatorowi. Naprzód, powiedział czarny korsarz. Musimy dotrzeć do plaży, zanim Hiszpanie zauważą, że uciekliśmy. Jeśli będą bić na alarm, wtedy nie uda nam się ukraść niepostrzeżenie żadnej szalupy. Byli pewni, że nie napotkają na swojej drodze żadnych innych przeszkód, ani im przez myśl nie przeszło, że może im grozić jeszcze większe niebezpieczeństwo i że zostaną schwytani. Udali się w kierunku jeziora. Potem przedostali się na drugą stronę, schodząc dalej tym samym wąwozem, którym wcześniej toczyły się zrzucone przez nich z góry kamienie. Chcieli jak najszybciej dotrzeć do plaży u południowego wybrzeża wyspy i jak najbardziej oddalić się od karaweli. Dotychczas los im sprzyjał i nie spotkała ich żadna przekra niespodzianka. O północy byli już na plaży. Ich oczom ukazała się wciągnięta na brzeg jedna z czterech szalup. Dwaj marynarze, najpewniej stanowiący jej załogę, Leżeli pogrążeni we śnie obok dogasającego ogniska. Spali snem sprawiedliwego, ufni, że żołnierze z karaweli rozpoczęli szturm na wzgórze, otaczając piratów zwartym pierścieniem. Bez trudu sobie poradzimy wymamrotał pod nosem czarny korsarz. Jeśli ci dwaj się nie obudzą. Wypłyniemy w morze i dopłyniemy do ujścia rzeki Katatumbo. Nie zabijemy ich? zapytał Kohmo. To nie ma najmniejszego sensu. odparł czarny korsarz. Nie stanowią dla nas zagrożenia, przynajmniej tak mi się wydaje. A gdzie są pozostałe szalupy? zapytał Hamburczyk. — Jedna jest na lądzie, zaraz przy skałach przybrzeżnych, jakieś pięćset pięćdziesiąt jardów od nas — odpowiedział Cachmo. — No to już migiem pakujmy się do łodzi — poruczył czarny korsarz. — Za kilka minut Hiszpanie zauważą naszą ucieczkę. Na paluszkach weszli na niewielkie wzniesienie, przechodząc pod nosem obu marynarzy, którzy smacznie sobie spali, chrapiąc w najlepsze. Zepchnęli łódź z plaży do wody, wskoczyli do środka, po czym chwycili za wiosła. Przez cały czas mieli nadzieję, że uda im się niepostrzeżenie wypłynąć na szerokie morze. Odpłynęli jakieś pięćdziesiąt jardów, aż tu nagle dało się słyszeć strzały z muszkietów. To Hiszpanie dotarli na szczyt i przypuścili szturm na obozowisko piratów, przekonani, że ci się tam ukrywają. Na odgłos wystrzałów dwóch marynarzy śpiących na plaży zerwało się na równe nogi. Widząc odpływającą szalupę z piratami na pokładzie, rzucili się biegiem w kierunku plaży. – stoć Zatrzymać się! Co wy za jedni! – krzyczeli. Zamiast odpowiedzieć Carmont i Van Stiller pochylili się i zaczęli z zapałem wiosłować. Do broni! Krzyknęli dwaj marynarze, kiedy dotarło do nich, że dali się przechytrzyć. Następnie zagrzmiały dwa strzały z muszkietu. Do diabła z wami! krzyknął Kahmo, kiedy jedna kula złamała mu wiosło. Trzymaj drugie wiosło. Do stu dów! wykrzyknął van Stiller. Co się dzieje? Jakaś inna szalupa ruszyła za nami w pogoń, kapitanie! Zajmijcie się wiosłowaniem, a ja będę strzelał. Nie pozwolę im się zbliżyć! odparł z przekonaniem czarny korsarz. Tymczasem na szczycie wzniesienia nadal było słychać wystrzały z muszkietów. Prawdopodobnie Hiszpanie, kiedy dotarli do zbudowanych z ciernistych gałęzi i kamieni okopów, zatrzymali się w obawie przed pułapką. Zamaszyście wiosłujący piraci odbili szybko od brzegu w kierunku ujścia rzeki Katatumbo, oddalonego o jakieś pięć mil. Odległość była spora, jednakże przy odrobinie szczęścia gdyby żołnierze pełniący straż na karaweli nie zauważyli, co się dzieje na południowym brzegu wysepki istniała szansa, że umkną pogoni. Dwaj przechytrzeni Hiszpanie wrzeszczeli w niebo głosy, wołając o pomoc swoich rodaków. W sukurs przyszła im kolejna szalupa, co jednak trwało dłuższą chwilę. Czas ten wykorzystali piraci, by oddalić się na około sto jardów. Na nieszczęście wszczęto alarm także na południowym brzegu wysepki. Nieprzyjaciel nie dał się zwieść, że strzały z muszkietów dwóch marynarzy pochodziły ze szczytu wzniesienia, co od razu zauważyli uciekinierzy. Nie udało im się odpłynąć dalej niż pół mili, gdy dostrzegli, że ścigają ich inne szalupy, z których jedna wyposażona była w niewielkie działo. — No to już po nas! — krzyknął mimochodem czarny korsarz. Przyjaciele, przygotujmy się na śmierć. Do stu rudów, krzyknął Kahmo. Czyżby szczęście się rozmyśliło i postanowiło przejść na stronę wroga? Raz na wozie, raz pod wozem. Ale zanim polegniemy, chociaż kilku zabierzemy ze sobą na tamten świat. Wypuścił z dłoni wiosło i chwycił za muszkiet. Ścigające ich szalupy, łącznie Tuzin, znajdowały się teraz w odległości półtora kabla, a na ich czele płynęła łódź pokaźnych rozmiarów. Poddajcie się, bo inaczej poślemy was na dno. Nie ma mowy, odpowiedział czarny korsarz grzmiącym głosem. Ludzie morza umierają, ale się nie poddają. Gubernator obiecuje darować wam życie. Oto moja odpowiedź! Czarny korsarz wycelował i wystrzelił, trafiając jednego z wioślarzy. Rozwścieczyło to na dobre załogę wszystkich szalup. Ognia! Padła komenda. Niewielka kolubryna huknęła, zasnuwając się dymem. Kula zniszczyła dziób. Szalupa przechyliła się na bok i zaczęła nabierać wody. Wyskakujemy! krzyknął czarny korsarz, wypuszczając z dłoni arkebus. Dwóch piratów strzeliło jeszcze w kierunku dużej łodzi. A następnie skoczyli do wody, podczas gdy ich szalupa, trafiona niewielką kulą, przechylała się coraz bardziej, wciągana wirem w wodną głębinę. Kordelasy w zęby i szykować się do abordażu! krzyknął rozwścieczony czarny korsarz. Przecież nie będziemy umierać w wodzie! Z trudem utrzymywali się na powierzchni, bowiem woda wlewała im się do butów z wysokimi cholewami. Zaczęli płynąć w kierunku hiszpańskiej łodzi z zamiarem powzięcia nierównej, desperackiej walki. Poddanie się w ogóle nie wchodziło w rachubę. Pragnęli walczyć za wszelką cenę i zginąć jak na piratów przystało. Hiszpanom z kolei zależało na tym, żeby dostać ich żywcem. Gdyby chcieli ich zabić, nie mieliby z tym żadnych trudności. Wystarczyłoby ostrzelać ich w wodzie gradem kul. Ich chłodzie z impetem uderzyły dziobem wpłynących w piratów. Z za burty wychyliło się dziesięć par rąk, które wyciągnęły ich z wody na pokład. Ogłuszeni uderzeniem łodzi, ani się spostrzegli, a już byli związani. Gdy czarny korsarz zorientował się, co się wydarzyło, siedział już na rufie nieprzyjacielskiej łodzi, z rękoma związanymi za plecami. Jego dwóch kamratów natomiast. Posadzono spętanych sznurem na dziobie. Przy sterze stał dostojny mężczyzna, ubrany w elegancki strój kastylijskiego szlachcica. Kiedy czarny korsarz się ocknął, zdumiony wykrzyknął: To ty, hrabia! Tak, to ja, panie. Odpowiedział Kastylijczyk z uśmiechem. Nigdy bym nie przypuszczał. Że hrabia lermy tak szybko zapomni, że uratowałem mu życie, a przecież mogłem zabić go w domu notariusza w Marakaibo. Odparł czarny korsarz z goryczą. A co ci każe przypuszczać, panie, że zapomniałem o dniu, w którym miałem szczęście Cię poznać? Odparł książę po cichu. Jeśli się nie mylę, stałem się właśnie twoim więźniem. Tak sądzisz? I że prowadzisz mnie przed oblicze księcia flamandzkiego. Czyżby. Zapomniałeś, że van Gold powiesił moich dwóch braci? Nie, panie, nie zapomniałem. To może zapomniałeś, że się nienawidzimy. Ależ skąd? Przecież wiesz, że mnie powiesi. Tak myślisz? Nie wierzysz mi. Nie wątpię, że Van Gold chcecie powiesić. Zapominasz jednak, że i ja tu jestem i że Karawela należy do mnie, a marynarze na jej pokładzie słuchają wyłącznie moich rozkazów. Van Gold jest gubernatorem Marakaibo i wszyscy Hiszpanie słuchają jego rozkazów. Spełniłem jego życzenie i pojmałem was żywcem nic więcej. Powiedział hrabia pod nosem z tajemniczym uśmiechem, następnie pochylając się, szepnął czarnemu korsarzowi na ucho: Gibraltar i Maracaibo są daleko stąd, wkrótce się przekonasz, jak hrabia Lermy wszystko po Mistrzowsku rozegra i wystawi flamandczyka rufą do wiatru. I dokładnie w tej samej chwili łódź eskortowana przez dwie inne szalupy dopłynęła do burty karaweli. Nadany przez hrabiego znak marynarze pochwycili piratów i wciągnęli ich do góry. Gdy znaleźli się już na pokładzie, usłyszeli pełen triumfu głos. Ha, ha, ha! Wszyscy w komplecie!” Rozdział 33. Obietnica kastylijskiego szlachcica. Słowa te padły z ust mężczyzny, który zszedł z rufówki i zatrzymał się przed czarnym korsarzem. Na jego rozkaz piratowi przecięto krępujący dłonie sznurek. Był to mężczyzna w dojrzałym wieku, z długą, siwą brodą o masywnej klatce piersiowej i szeroki w barach, krótko mówiąc, silny i postawny pomimo swoich prawie sześćdziesięciu lat. Z wyglądu przypominał dożów Republiki Weneckiej, którzy prowadzili ku zwycięstwu galery królowej mórz przeciwko nieustraszonym korsarzom tureckiego półksiężyca. Miał na sobie stalową, starannie wycyzelowaną zbroję z przypiętą u boku długą szpadą, którą szlachcic posługiwał się wciąż z niezmienną wprawą. Natomiast do pasa przyczepiony miał sztylet ze złotym uchwytem. Pozostała część stroju była w iście hiszpańskim stylu: obszerne, bufiaste rękawy z czarnego jedwabiu, jedwabna koszula tego samego koloru i wysokie buty z rozszerzającymi się ku górze cholewami z żółtej skóry i ze srebrnymi ostrogami. Przez kilka chwil wpatrywał się w niego płomiennym spojrzeniem. A następnie spokojnym tonem rzekł: Widzisz, panie, los się do mnie uśmiechnął. Poprzysiągłem sobie, że wszystkich was powieszę i obietnicy dotrzymam. Na te słowa czarny korsarz gwałtownym ruchem uniósł głowę, spojrzał na niego pogardliwie i rzekł. Szczęście na tym Badole zawsze sprzyja zdrajcom, ale przekonamy się po czyjej będzie stronie w życiu po śmierci. Śmiało, morderco moich braci, dokończ dzieła! Heh. Panom z Węty śmierć nie jest wcale straszna! Chciałeś się ze mną zmierzyć? kontynuował zimnym tonem leciwy szlachcic. Jednak przegrałeś i przyjdzie ci za to zapłacić. Na co czekasz, zdrajco? Każmy nie powiesić. Hmm, po co ten pośpiech? No już! Co cię powstrzymuje? Przyjdzie na to czas. Wolałbym cię powiesić w Marakaibo, hm. ale skoro w mieście panoszy się ta piracka banda, postanowiłem przygotować przedstawienie dla mieszkańców Gibraltaru. Łajdaku, jeszcze ci mało, nie wystarczyła ci śmierć moich braci? Księciu oczy rozgorzały wściekłością. Jeszcze mi mało, odpowiedział po cichu. Jesteś zbyt niewygodnym świadkiem moich poczynań we Flandrii, żeby darować ci życie. A poza tym, jeśli cię nie zabiję, to któregoś dnia prędzej czy później ty zabijesz mnie. Być może nie nienawidzę cię wcale tak bardzo, jak ty nienawidzisz mnie. Po prostu się bronię. To wszystko. A może, zwyczajnie, pozbywam się przeciwnika, który nie pozwoliłby mi w spokoju cieszyć się życiem. Nie zwlekaj zatem, tylko mnie zabij, bo jeśli bym ci przypadkiem uciekł, to już od jutra zacznę cię znowu ścigać. Zdaję sobie z tego sprawę, powiedział książę po kilku chwilach głębszego namysłu. — Jeszcze jakimś cudem mógłbyś się winąć od stryczka, na który w pełni sobie zasłużyłeś. — Już ci powiedziałem, że nie boję się śmierci — odparł czarny korsarz z wyniosłą dumą. — Znana jest mi odwaga ludzi z Wety Migli — odpowiedział książę. Jego twarz zniknęła pod oparami mgły, która snuła się po pokładzie. Miałem się okazję przekonać tu na tych morzach, ale i gdzie indziej, co znaczą piracki duch walki, ich odwaga i pogarda wobec śmierci. Kontynuował Van Gold, po czym ze spuszczoną głową zaczął się przechadzać w zamyśleniu po mostku karaweli. Następnie podszedł znów do czarnego korsarza i rzekł: Pewnie nie wierzysz, ale czuję się już zmęczony tą nienawiścią. Chciałbym to raz na zawsze zakończyć. Nie wątpię, odparł czarny korsarz z nutą ironii w głosie. I powiesisz mnie, żeby ją zakończyć. Książę podniósł gwałtownie głowę. Spojrzał czarnemu korsarzowi prosto w oczy, po czym rzekł: A gdybym puścił cię wolno, co byś wtedy zrobił? Nie odpuściłbym ani o krok, odpowiedział szlachcic z węty migli. A zatem nie mam wyboru i muszę cię zabić. Mógłbym nawet darować ci życie, głównie ze względu na wyrzuty sumienia, które od czasu do czasu chwytają moje serce. Lecz w zamian oczekiwałbym jednak, że wówczas zaprzestaniesz mnie ścigać, zaniechasz zemsty i powrócisz do Europy. Z tego jednak, co słyszę, chcesz mnie zamordować za wszelką cenę. W związku z czym. Nie pozostaje mi nic innego jak cię zabić, tak jak zabiłem czerwonego i zielonego korsarza. Czyżbyś zapomniał, że jeszcze w Europie zabiłeś najstarszego z moich braci? Zabij! wykrzyknął książę głosem zdradzającym głęboki niepokój. Dlaczego rozdrapywać rany przeszłości? pozwól mu odpoczywać spokojem wiecznym. Zatem przejdź do czynów i dopełnij swojego dzieła, jak na zdrajce i morderce przestało. Odparł czarny korsarz. Zabij ostatniego z kursarzy, wiedz jednak, że walka się na tym nie zakończy, albowiem znajdzie się inny, równie nieustraszony, waleczny i odważny pirat, który weźmie sprawy w swoje ręce i będzie cię tropił, jak pies gończy swą ofiarę, aż w końcu cię dopadnie. Hm. Niby kto by to miał być? Co? Zapytał książę z nutą obawy w głosie. Franciszek Lolone. Hmm, trudno. Będę więc musiał powiesić też jego. Chyba, że on cię w tym zamiarze uprzedzi. Jest właśnie w drodze do Gibraltaru i za kilka dni cię dopadnie. Tak sądzisz? Zapytał z ironią książę. Gibraltar to nie to samo co Maracaibo. I natarcie piratów zostanie odparte przez potężne hiszpańskie siły. Niech Franciszek Lolone przybędzie, czekamy niecierpliwie, dostanie za swoje. A następnie, zwracając się do marynarzy, rzekł: Zaprowadźcie więźniów do ładowni i nie spuszczajcie ich z oczu. Zasłużyliście na nagrodę. Zgodnie z obietnicą otrzymacie ją, gdy tylko dopłyniemy do Gibraltaru. Po tych słowach odwrócił się plecami do czarnego korsarza i poszedł w kierunku rufy, by stamtąd zejść pod pokład. Był już prawie przy schodach, kiedy książę Lermy zatrzymał go i zapytał: Książę. Jesteś pewien, że chcesz powiesić czarnego korsarza? A jakże? Odparł książę pewny powziętej decyzji. Przecież to jest pirat. Jestem wrogiem królestwa Hiszpanii. Razem z Franciszkiem Lolonet napadł na Maracaibo i choćby za to powinien zawisnąć. To bardzo odważny szlachcic, nie szkoda ci go? A jakie to ma znaczenie? Przykro patrzeć, gdy tacy ludzie odchodzą z tego świata. To nasz nieprzyjaciel hrabio. A ja bym go jednak nie zabijał. Niby dlaczego? Wiesz przecież, książę, że krążą suchy, jakoby twoja córka została uprowadzona przez piratów z Tortugi. Słyszałem o tym, westchnął książę. Jednak nie mamy żadnej pewności, że statek, którym płynęła, padł łupem piratów. A co, jeśli te pogłoski się sprawdzą? Starzec wbił w hrabiego przerażone spojrzenie. Czyżbyś wiedział coś więcej niż ja? zapytał zdjęty grozą. Nie, mój panie. Uważam jednak, że gdyby odpukać okazało się to prawdą, wówczas można by dokonać wymiany zakładników, oddając piratom ich dowódcę. To nie wchodzi w grę, panie. Odparł książę pewnym tonem. Wystarczy duża suma pieniędzy, żebym odzyskał córkę. Gdyby rzeczywiście miało się okazać, że została uprowadzona, w co osobiście szczerze wątpię, albowiem podróżowała inkognito. Gdybym puścił wolno czarnego korsarza, musiałbym nadal obawiać się o własne życie. Jestem wycieńczony długą walką, którą musiałem toczyć z nimi, z jego ludźmi. Czas zakończyć to szaleństwo. Panie hrabio, każ swoim ludziom rozwinąć żagle i obrać kurs na Gibraltar. Hrabia Lermy ukłonił się bez słowa, po czym skierował się w stronę rufy, mówiąc sobie po cichu. Jestem szlachcicem, więc dotrzymam słowa. Właśnie dopłynęły do karaweli szalupy z marynarzami, którzy wzięli udział w szturmie na wzgórze. Kiedy ostatni z nich był już na pokładzie, hrabia polecił rozwinąć żagle. Zanim jednak kazał wciągnąć kotwicę postanowił zagrać na zwłokę. Zwlekał z podjęciem rejsu przez kilka godzin, oszukując zniecierpliwionego księcia Wangolda, że karawela utkwiła na mieliźnie i że trzeba zaczekać na przypływ. Dopiero około czwartej po południu podniesiono kotwicę i karawela odpłynęła żeglowała wzdłuż brzegu wysepki. Następnie odbiła ku ujściu rzeki Katatumbo, lecz jakieś trzy mile od brzegu niespodziewanie utknęła na płyciźnie. W tej części rozległego jeziora panowała prawie zupełna cisza. Van Gogh, któremu bardzo było śpieszno do Gibraltaru, kilkukrotnie wychodził na pokład. W końcu kazał hrabiemu, by szalupy wzięły statek na hol. Nic jednak nie wskóra, usłyszał w odpowiedzi, że załoga jest zmęczona a dno jeziora nie pozwala na swobodny manewr. Mniej więcej około siódmej wieczorem zaczęła wiać lekka bryza i żaglowiec mógł znów popłynąć, choć nie oddalił się za bardzo od brzegu. Hrabia Lermy po kolacji, którą zjadł w towarzystwie księcia Van Golda, stanął obok marynarza przy sterze i wdał się z nim w pogawędkę. Najwyraźniej dawał mu wskazówki dotyczące manewru, który miał wykonać, by ominąć zdradzieckie mielizny, które są rozsiane od ujścia rzeki Catatumbo aż po Santa Rosa, niewielką miejscowość znajdującą się o kilka godzin drogi od Gibraltaru. Ta dość tajemnicza rozmowa trwała do dziesiątej wieczorem, kiedy to Van Gold udał się na spoczynek do swojej kajuty. Wówczas hrabia puścił ster i pod osłoną nocy, tak, żeby nie zobaczył go żaden z marynarzy, zszedł pod pokład, a stamtąd do ładowni. Teraz moja kolej, więc do dzieła. Hrabia Lermy spłaci swój dług, a potem. Niech się dzieje, co chce. Dodawał sobie kurażu w myślach. Zapalił ślepą latarnię, którą ukrył w cholewie jednego ze swoich wysokich butów, a następnie skierował jej światło na smacznie śpiących w ładowni więźniów. Panie, powiedział po cichu. Jeden z leżących mężczyzn podniósł się do pozycji siedzącej, choć miał mocno związane dłonie. Kto mnie niepokoi? zapytał zniecierpliwiony. To ja, panie. A to ty, hrabio, odrzekł czarny korsarz. Chcesz mi dotrzymać towarzystwa? Co cię tu sprowadza? Coś znacznie ważniejszego odpowiedział kastylijczyk. Co takiego? Przyszedłem spłacić swój dług. Nie rozumiem. A raj! Odpowiedział hrabia z uśmiechem. Chyba nie zapomniałeś o naszym spotkaniu w domu notariusza. Zaiste. A więc przychodzę, bo chciałbym dotrzymać złożonej obietnicy. Dziś to twoje życie jest w niebezpieczeństwie, więc pozwól, że ci się odwdzięczę czymś, co z pewnością docenisz. Mów jaśniej. Przyszedłem cię ocalić z rąk Wangolda. Co takiego? Wykrzyknął czarny korsarz zdumiony. Nie obawiasz się go? Śpi teraz. No ale jutro się obudzi. I co z tego? Odparł tamten spokojnym tonem. Wścieknie się na ciebie cię i powiesi zamiast mnie. Czy wziąłeś to pod uwagę, hrabio? Dobrze wiesz, że z Van Goldem nie ma żartów. A ty sądzisz, że będzie mnie podejrzewał? Flamantczyk to sztwany lis, wiem. Ale nie sądzę, że przyjdzie mu do głowy, żeby mnie obarczyć za to winą. Karawela jest moja, załoga jest pod moimi rozkazami. Nie opłaca mu się przeciwstawiać. To strata czasu i energii. Uwierz mi, sława wyniosłego okrutnika, która doń przylgnęła, nie przysparza mu zwolenników wśród członków załogi. Moi rodacy odnoszą się do niego z dużą niechęcią. Być może źle robię, że cię uwalniam. Zwłaszcza w tej chwili, kiedy Franciszek Lolonela da chwila przypuści szturm na Gibraltar. Ale jestem. Szlachcicem, a szlachectwo zobowiązuje. Muszę przede wszystkim wywiązać się z danej obietnicy. Uratowałeś mi życie, a teraz ja uratuję twoje i wyrównamy w ten sposób rachunki. Jeśli z rządzeniem losu przyjdzie nam znaleźć się w tym samym czasie w Gibraltarze, każdy z nas będzie robił swoje. Ty będziesz czynił swoją piracką powinność, ja zaś stanę po stronie Hiszpanów. Będziemy walczyć jak zawzięci wrogowie. Nie, hrabio, nie jak śmiertelni wrogowie. A zatem jak szlachcice, którzy walczą każdy pod inną chorągwią. Odparł ze szlachecką dumą Kastylijczyk. Niech się tak stanie, hrabio. — Uciekaj stąd, panie. Trzymaj. Weź te siekierę, pomoże ci roztrzaskać drewniane belki bakburty. A tu masz kilka sztyletów, żebyście mieli się czym bronić przed dzikimi zwierzętami, kiedy już zejdziecie na ląd. Jedna z szalup jest holowana przez karawelę. Musicie do niej dopłynąć. Potem odetnijcie linę i czym prędzej płyńcie do brzegu. Możecie być spokojni. Ani ja, ani sternik niczego nie widzieliśmy. Żegnaj, panie. Mam nadzieję, że spotkamy się w murach Gibraltaru i że będę miał okazję zmierzyć się z tobą w pojedynku na szpady. To powiedziawszy, hrabia rozciął sznurek pętający jego dłonie, dał mu sztylety, uścisnął mu dłoń, i oddalił się szybkim krokiem, znikając na schodach prowadzących pod pokład. Czarny korsarz przez chwilę siedział nieruchomo, głęboko zamyślony, jakby szlachetny gest Kastylijczyka wprawił go w zdumienie. Ocknął się w końcu, po czym szturchnął wanstylera i kachma, mówiąc. W drogę, przyjaciele. W drogę? Wykrzyknął Kahmo, wytrzeszczając oczy. Ale zaraz, zaraz, jakie w drogę? Niby jak mamy uciekać, skoro jesteśmy obwiązani jak salami? Czarny korsarz kilkoma szybkimi ruchami przeciął sznur pętający dłonie dwóch kamratów. To kroczset, furbeczek! wykrzyknął Kahmo. Kartaczy i batalionów! Dopowiedział Hamburczyk. Jesteśmy wolni? Jak to się stało, panie? Czyżby ten nikczemny gubernator nagle odnalazł w sobie jakieś nieznane sobie wcześniej pokłady dobroci i postanowił zwrócić nam wolność? Cisza. Idźcie za mną. Czarny korsarz trzymając się kierę w dłoni, podszedł do Bakburty. Wykorzystując moment, w którym marynarze okropnie hałasowali przy wykonywaniu manewru, czterema silnymi ciosami roztrzaskał dwie belki, robiąc wystarczający wyłom, żeby można się przez niego przecisnąć. Tylko bądźcie ostrożni i uważajcie, żeby nikt was nie zauważył poruczył piratom. Przeszedł przez wyłom w burcie i zawisł na najniższej belce, tak nisko, że do pasa był już w wodzie. Zaczekał chwilę, aż fala uderzyła w burtę, wtedy odbił się i zaczął energicznie płynąć w kierunku szalupy. W ślad za nim poszli Cormont i van Stiller, którzy opuścili się do wody, trzymając w zębach podarowane przez kastylijczyka sztylety. Odczekali, aż karawela ich minie i nadpłynie przywiązana do niej na długiej linie szalupa. Chwycili ją we trzech. Wdrapali się na łódź jednocześnie z obu stron, tak żeby nie straciła równowagi. Już mieli chwycić za wiosła, gdy lina, do której przyczepiona była płynąca za karawelą szalupa, spadła do morza przecięta przez przyjacielską rękę. Czarny korsarz spojrzał do góry i pośród spowijających noc ciemności dostrzegł sylwetkę człowieka, który... W geście pożegnania podniósł do góry dłoń. Prawdziwie szlachetna dusza, powiedział po cichu czarny korsarz doceniając gest kastylijczyka. Niech Bóg ma go w swojej opiece i uchroni przed złością Van Golda. Karawela płynęła na pełnych żaglach w kierunku Gibraltaru. Na statku nie podniósł się żaden alarm, nikt niczego nie zauważył. Widać było, jak halsuje, by po jakimś czasie zniknąć w końcu za zalesionymi wysepkami. Do stu piorunów! krzyknął Kachma, przerywając ciszę panującą na pokładzie. Nie mogę się połapać. Czy to się dzieje naprawdę, czy może wciąż nie. Przed chwilą byliśmy uwięzieni w ładowni statku, i o świcie słońca mieliśmy już wisieć, a tymczasem jesteśmy wolni. Kto by pomyślał, doprawdy trudno w to uwierzyć. Co zatem się takiego stało, kapitanie? Kto pomógł uciec temu staremu ludożercy? Hrabia Lermy odpowiedział czarny korsarz. Co za dobry człowiek! Jeśli na niego trafimy w Gibraltarze, to go oszczędzimy, prawda, tyle, że Potraktujemy go jak jednego z nas jak kogoś z bractwa wybrzeża odpowiedział Hamburczek. Pójdziemy do brzegu, kapitanie. Czarny korsarz nie odpowiedział. Nagle wstał i spojrzał w kierunku południa, uważnie lustrując wzrokiem linię horyzontu. Przyjaciele, zwrócił się do dwóch piratów tonem zdradzającym pewien niepokój. Czy niczego nie widzicie w oddali? Dwaj piraci powstali, spoglądając we wskazanym kierunku. Tam, gdzie linia horyzontu zlewała się z wodami rozległego jeziora, widać było pojedyncze błyski, podobne do małych gwiazd. Człowiek, który nie spędził połowy życia na morzu, pewnie pomyliłby je z gasnącymi o świcie gwiazdami. Lecz doświadczony wilk morski nie mógł mieć wątpliwości. — To salwy ognia armatniego — powiedział Kachma. — To działa na statku — dodał Hamburczyk. Czyżby więc Franciszek Lolonet przypuszczał atak na Gibraltar? Zastanawiał się nagło z czarny korsarz, a jego oczy rozgorzały żywym ogniem. Jeśli to prawda, to zdążę się jeszcze zemścić za śmierć moich braci. — Tak, kapitanie! — powiedział Kachmo. Te błyski pochodzą ze statków i łodzi. Franciszek Lolone rozpoczął natarcie. Szybko, za mną. Dobijmy do brzegu i rozpalmy na plaży ognisko, żeby po nas przypłynęli. Karma i Van Stiller chwycili za wiosła i zaczęli energicznie wiosłować w kierunku brzegu, który był oddalony o około cztery mile. Pół godziny później trzej piraci schodzili na ląd w oddalonej o około 30 mil od Gibraltaru małej zatoce, jednak wystarczająco rozległej, żeby mógł do niej wpłynąć tuzin małych żaglowców. Wyciągnęli szalupę na brzeg, zebrali chrust i liście, po czym rozpalili ogromne ognisko, które widać było na przynajmniej 10 mil. Świetlne punkty robiły się coraz większe, coraz szybciej płynęły w ich kierunku. — Przyjaciele! — wykrzyknął czarny korsarz, który wszedł na przybrzeżną skałę. — To flotylla Franciszka Loloné. Rozdział trzydziesty czwarty Franciszek Loloné. Około drugiej w nocy cztery żaglowce zwabione słupem ognia wpłynęły do niewielkiej zatoki i zarzuciły kotwice. Znajdowało się w nich 120 piratów, którym przewodził Franciszek Loloné. Stanowiły one awangardę flotylli, a jej zadaniem było odbić Gibraltar z rąk Hiszpanów. Czarny korsarz był chyba ostatnią osobą, którą Franciszek Loloné spodziewał się zobaczyć na tej bezlurnej plaży. Był przekonany, że ten przemierza jeszcze niedostępną puszczę i mokradła w pogoni za gubernatorem. Co więcej, stracił już nadzieję, że będzie walczył z nim ramię w ramię o Gibraltar. Kiedy kamraci opowiedzieli mu o swoich przygodach, rzekł. A niech mnie kule biją. Drogi przyjacielu, masz prawdziwe utrapienie z tym Van Goldem. Mam nadzieję, że tym razem to mnie się poszczęści i że to ja dostanę go w twoje ręce. Otoczymy Gibraltar i odetniemy mu drogę ucieczki. Na wypadek, gdyby chciał umknąć morzem, powiesimy go na maszcie twojej błyskawicy. Obiecuję ci to. Mam wątpliwości, czy znajdziemy go w Gibraltarze. Odparł na to czarny korsarz. On wie, że zamierzamy szturmować miasto. Ma świadomość, że przeszukam każdy dom, byleby tylko go znaleźć i pomścić braci. Dlatego właśnie wydaje mi się, że jego noga tam nie postanie. A nie mówiłeś, że popłynął karawelą hrabiego do Gibraltaru? Tak, ale sam wiesz, jaki z niego szczwany lis. Bardzo możliwe, że później zmienił kurs, żeby nie dać się złapać w mieście. To prawda, powiedział Franciszek Królolone, po czym zasępił się. Ten przeklęty książę jest sprytniejszy od nas i być może rzeczywiście nie chciał się narażać i zamiast do Gibraltaru popłynął na wschodnie brzegi jeziora. Słyszałem że ma krewnych i duże posiadłości ziemskie w Hondurasie, w Porto Cawallo i być może będzie chciał szukać schronienia właśnie tam. Sam widzisz, mój drogi, że urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. Ale prędzej czy później odpuści. Ach! Gdybym tylko miał pewność, że schronił się w Porto Cavallo, ani chwili bym się nie wahał i z miejsca ruszyłbym w ślad za nim. To miasto zasługuje na odwiedziny i jestem przekonany, że wszyscy piraci z Tortugi popłynęliby ze mną, wiedząc, ile jest tam bogactw, które mogłyby wypełnić ich szakiewki. Jeśli nie znajdziemy go w Gibraltarze, Wówczas zastanowimy się, co robić dalej obiecałem, że ci pomogę. Nie zdarzyło się od kiedy się znamy, żeby franciszek Lolone nie dotrzymał słowa. Dziękuję, bardzo na to liczę. A gdzie jest moja błyskawica? Staręła u ujścia zatoki i wraz z dwoma statkami harisa broni do niej dostępu. Ilu ludzi ze sobą zabrałeś? Sto dwudziestu, ale jeszcze dzisiejszego wieczoru powinien dołączyć do nas Bask, a wraz z nim cztery korsarzy. Jutro rano rozpoczniemy szturm na Gibraltar. Myślisz, że wszystko pójdzie zgodnie z planem? Jestem przekonany. Choć dowiedziałem się, że Hiszpanie zebrali ośmiuset najodważniejszych żołnierzy i patrolują ulice prowadzące przez góry do samego miasta. Wzdłuż tych traktów ustawili liczne działa. Twardy orzech do zgryzienia, obawiam się, że możemy ponieść znaczne straty, ale jestem w dobrej myśli, że nam się uda, przyjacielu. A ja cię wesprę, mój drogi. Przyznam, że bardzo liczę na twoje sprawne ramię i waleczną naturę. Zapraszam cię na pokład mojej łajby. Zjemy razem kolację, a potem odpoczniesz. Coś mi się zdaje, że to ci dobrze zrobi. Czarnego kursarza na nogach utrzymywała tylko jakaś nadzwyczajna wewnętrzna siła. Udał się wraz z Franciszkiem Lolone na statek, podczas gdy piraci schodzili na plażę i rozbijali obozowisko tuż pod lasem, by tam oczekiwać na przybycie Baska i jego ludzi. Ten dzień wcale jednak nie należał do straconych, albowiem piraci byli ludźmi o niespożytej wręcz energii i od razu wysłali zwiadowców na obchód okolicy z nadzieją, że uda im się z zaatakować jakiś hiszpański oddział stacjonujący w głębi lądu. Zapuścili się daleko, aż pod broniące dostępu do miasta forty Gibraltaru. Chcieli się przekonać, jakimi siłami dysponuje wróg i w jaki sposób zamierza się bronić. Niektórzy nawet udając rybaków, których łodzie poszły na dno, a którzy sami cudem dopłynęli do brzegu, wypytywali żołnierze o szczegóły planowanej walki. To, czego się dowiedzieli, wcale ich jednak nie podniosło na duchu, lecz przeciwnie. Zgasiło wolę walki, choć byli przecież przyzwyczajeni stawiać czoła sytuacjom naprawdę bez wyjścia i niejednokrotnie dawali dowód swojej odwagi. Na wszystkich drogach prowadzących do miasta ustawiono zasieki i działa wykopano rowy, które zalano wodą, wzniesiono barykady i palisady, które sterczały nachylone i wymierzone ostrzem w przeciwnika. W dodatku okazało się też, że dowódca fortu, jeden z odważniejszych ludzi jakich Hiszpania wówczas miała w Ameryce, kazał przysiąc swoim żołnierzom, że będą bronić dostępu do miasta do ostatniego człowieka, byleby tylko nie dopuścić do utraty sztandaru powiewającego dumnie nad miastem. W obliczu tak niewesołych wieści, niepokój zagościł w sercach nawet najbardziej walecznych piratów, pomyśleli, że wyprawa zakończy się fiaskiem. Franciszek Lolone, gdy zwiadowcy podzielili się z nim zdobytymi informacjami, nie stracił ducha i zapału. Jeszcze tego samego wieczora zwołał na radę wszystkich dowódców i wypowiedział słowa, które przeszły do historii. Z jego mowy jasno wynikało, ile wiary pokładał w sobie i w piratach walczących pod jego komendą. Jest dziejową koniecznością, moje wilki morskie, żebyśmy jutro wykazali się odwagą i walecznością, powiedział. Pamiętajcie, że ryzykujecie nie tylko życie, ale i wszystkie kosztowności, które wywalczyliście sobie w znoju, przelewając krew. Ale przecież pokonywaliśmy nieprzyjaciół o wiele liczniejszych niż ci, którzy teraz znajdują się w Gibraltarze, i większe będą skarby, które być może zdobędziemy. Niech wasz dowódca będzie dla was przykładem, jak należy walczyć. O północy statki pod dowództwem Michała Baska z około czterystoma ludźmi na pokładzie zacumowały w zatoce. Piraci z oddziału Franciszka Lolone już zwinęli obozowisko i gotowali się do marszu w stronę Gibraltaru. Do którego mieli nadzieję dotrzeć, skoro świt, nie chcieli bowiem podejmować szturmu w nocy. Czterystu ludzi baska zeszło na ląd, uformowało kolumny i żwawo pomaszerowało przez dżunglę, zostawiając na plaży dwudziestu ludzi do pilnowania szalup. Cormont i van Stiller, pożywieni i wypoczęci, ustawili się za czarnym korsarzem. Z niecierpliwością wyczekując szturmu, a jeszcze bardziej spotkania z Van Golden. Przyjacielu, Van Stillerze! Zagaił wesoły karma. Miejmy nadzieję, że tym razem dopadniemy tego łotra i przekażemy go w ręce kapitana. Kiedy tylko zdobędziemy twierdzę, pobiegniemy do miasta i nie pozwolimy mu uciec. Słyszałem, że kapitan już wydał rozkaz pięćdziesięciu ludziom, którzy w razie ucieczki Hiszpanów mają za zadanie odciąć im drogę w dżungli. Poza tym, jest tam katalończyk, który będzie go mieć na oku. Myślisz, że już jest w Gibraltarze? Jestem tego pewien. Jeśli nie damy rady zabić Wam Golda od razu, to ruszymy za nim w pogoń. I właśnie w tej chwili poczuł, jak ktoś kładzie mu na ramieniu rękę, po czym usłyszał za plecami znajomo brzmiący głos. Nie inaczej, kamracie. Cormor i Van Stiller odwrócili się i zobaczyli Moka. Ty tutaj? Wykrzyknął Kohmo. Z ziemi wyrosłeś, czy co? Już dziesięć godzin was szukam, biegając wzdłuż plaży jak dziki koń. To prawda, że gubernator was schwytał? Skąd wiesz? Słyszałem od kilku piratów. To prawda, ale jak widzisz jesteśmy cali i zdrowi! Wymknęliśmy mu się dzięki pomocy hrabiego Lermy! Tego hiszpańskiego szlachcica, któregośmy schwytali w domu notariusza z Marakaibo? Właśnie tego, kabracie. A co z dwoma rannymi, których z tobą zostawiliśmy? Zmarli wczoraj rano odpowiedział Moko. Biedne diabły. Jakże mi ich żal? A katalończyk? O tej porze zapewne jest już w Gibraltarze. Miasto będzie stawiać zawzięty opór, kamracie. Obawiam się, że wielu z nas nie zasiądzie już razem do wieczerzy. Dowódca fortu to człowiek, który będzie się bronił rękami i nogami. Wszędzie rozstawił wojsko działa i zasieki, blokując dojazd do miasta. Miejmy nadzieję, że nas śmierć nie dosięgnie i że osobiście powiesimy Van Golda. Tymczasem cztery długie kolumny przedzierały się po cichu przez leśną gęstwinę, która otaczała Gibraltar. A przed nimi szły niewielkie, złożone z kilku ludzi oddziały zwiadowcze składające się głównie z bukanierów. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że Hiszpanie są przygotowani na atak swoich odwiecznych wrogów, gdyż zostali odpowiednio wcześnie o nim uprzedzeni. Zachodziła więc obawa, że głównodowodzący obroną fortów przygotuje zasadzki mające na celu zdziesiątkowanie przeciwnika jeszcze zanim ten dotrze do broniącej dostępu do miasta twierdzy. Nagle w głębi lasu rozległy się strzały, które zaalarmowały Franciszka Lolone, Czarnego Korsarza i Baska. Przekonani, że to zasadzka, pospieszyli ku zwiadowcom wraz ze stuosobowym oddziałem. Po dotarciu na miejsce okazało się, że nie doszło do ataku Hiszpanów, tylko do niegroźnej wymiany ognia ze strażą przednią. Franciszek Lolone, wiedząc, że przeciwnik ma ich na widelcu, zarządził postój w oczekiwaniu na nadejście świtu. Chciał się najpierw rozeznać, jakimi siłami obronnymi dysponowali przeciwnicy, a także na jakim terenie przyjdzie im stoczyć walkę. Zauważył bowiem, że ten, po którym się poruszali, stawał się coraz bardziej grząski. Po prawej stronie widniało pokryte lasem wzgórze. Pirat wspiął się na nie razem z czarnym korsarzem, by z góry przyjrzeć się położonemu w pobliżu miasteczku. Kiedy dotarli na szczyt, zaczęło świtać. Poranne światło zabarwiło czerwienią całe niebo i wschodni brzeg jeziora, odbijając się w jego tafli różowymi odblaskami. Zapowiadał się wspaniały dzień. Franciszek Lolone i Czarny Korsarz przyglądali się wznoszącemu się na wprost nich, szczytowi i dwóm górującym na nim fortach. Na ich basztach łopotały hiszpańskie flagi, za murami natomiast widać było białe ściany domostw, oraz szeregi pokrytych słomą dachów i szałasów. Franciszek Lolone zmarszczył brwi. Do kata, wykrzyknął. Czeka nas ciężka walka. Trudno będzie zdobyć ten fort bez dział i drabin oblężniczych. Cała nadzieja w męstwie naszych ludzi. W przeciwnym razie Hiszpanie dadzą nam takiego łupnia, że raz na zawsze odechce nam się ich atakować. Tym bardziej, że droga wiodąca przez góry jest zablokowana. Odparł czarny korsarz. Została zamknięta. Usiana jest palisadami i działami. Będziemy musieli ją pokonać a oni będą z góry ziać w nas ogniem swoich dział. I jakoś będzie trzeba się przedostać przez te grzęzawiska, które się przed nami rozciągają. Coś mi się zdaje, że jedynym wyjściem będzie wybudować kładkę i po niej przejść. Innego wyjścia nie ma. Gdyby można było je jakoś odejść... Pójść równiną. A tu nic, jak na złość. Równina została podtopiona. Zobacz, jak się podnosi poziom wody. Mamy do czynienia z dowódcą zaprawionym w boju. Jak mało kto zna on wojenne rzemiosło. Trudno temu zaprzeczyć. Co zatem zamierzasz zrobić? Rzucić wyzwanie losowi, kamracie. W Gibraltarze są ukryte znacznie większe skarby niż w Maracaibo. Nieźle się obłowimy. Wyobraź sobie, co by o nas mówiono, gdybyśmy teraz odpuścili. <laughs> Wszyscy byśmy stracili w oczach naszych kamratów... Rezygnacja dozgonnie zniszczyłaby nam reputację, a tego byśmy przecież nie chcieli. Masz rację, legenda o śmiałych i niepokonanych piratach rozwiałaby się. A poza tym weź pod uwagę, że w tej twierdzy ukrywa się mój śmiertelny wróg. Wiem, a ja chcę go wziąć jako swojego osobistego jejdca. Tobie i Baskowi chciałbym powierzyć najtrudniejsze zadanie przeprawę przez grzęzawiska i przez góry. Ja z kolei przejdę drugą stroną, przedzierając się przez dżungle i spróbuję dotrzeć niezauważone pod mury pierwszego fortu. A co z drabinami? Już o to się nie martw. Wiem, co robić. Ty zajmij się Hiszpanami, a resztę zostaw mnie. Jeśli w ciągu trzech godzin Gibraltar nie będzie nasz, to nie zasługuje już więcej na miano franciszka Lolorę. Pożegnajmy się kamracie, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczymy się żywi. Dwaj piraci uścisnęli się po przyjacielsku, a następnie zeszli w dół wzgórza. Piraci tymczasem. Rozłożyli się obozem na skraju lasu tuż przed mokradłami, które zatrzymały ich marsz. Po drugiej stronie, na niewielkim wzniesieniu, zauważyli małe stanowisko obronne składające się z dwóch dział. Cormont i Stiller, razem z kilkoma innymi piratami, sprawdzili, czy warto kontynuować wędrówkę przez mokradła. Jednak dość szybko zrozumieli, że lepiej nie ryzykować. Nogi grzęzły w bagnie na dobre ktokolwiek postawiłby tam stopę stałby się natychmiast ich ofiarą. Ta trudna do pokonania przeszkoda okazała się dla nich prawdziwą niespodzianką. Ostudziła entuzjazm wielu z nich, choć nikt nie brał w ogóle pod uwagę możliwości odwrotu. Gdy jednak piraci zobaczyli Franciszka Lolone i czarnego korsarza schodzących ze wzgórza, na powrót poczuli w sercu ducha walki. Pokładali bowiem w swoich dowódcach bezbrzeżną wiarę i zaufanie. Odwagi, moje wilki morskie! wykrzyknął franciszek Lelone. Za tymi fortami znajdziecie o wiele większe skarby niż w Maracaibo. Pokażmy naszym nieprzyjaciołom, że nadal jesteśmy niepokonani. Na jego rozkaz utworzono dwie kolumny. Następnie dowódca nakazał piratom nie cofać się w obliczu przeszkód, które po drodze napotkają, po czym zarządził wymarsz. Czarny korsarz i bask stanęli na czele najliczniejszego oddziału, podczas gdy Franciszek Lolone wraz ze swoimi ludźmi pomaszerował z krajem dżungli, chcąc ominąć zalaną równinę i podkraść się niezauważenie do najbardziej wysuniętych fortów. Rozdział trzydziesty piąty. Zdobycie Gibraltaru. Oddział żołnierzy, który czarny korsarz i Michał Bask mieli poprowadzić przez Mokradła, składał się z 380 żołnierzy uzbrojonych w krótkie szable i pistolety, z zapasem zaledwie 30 kul każdy. Piraci uznali, że nie ma sensu zabierać ze sobą muszkietów, albowiem w ich mniemaniu jest to broń mało skuteczna podczas forsowania twierdz i fortów, a w przypadku walki wręcz dość uciążliwa. A było to trzystu osiemdziesięciu diabłów wcielonych, gotowych na wszystko, skłonnych bić się z każdym, kto tylko stanie im na drodze. Co więcej, poza tym, że zawsze byli gotowi do walki, nigdy nie tracili nadziei, że z każdej z nich wyjdą obronną ręką. Na rozkaz swoich dowódców od razu ruszyli przed siebie, zbierając po drodze drewniane belki i wielkie gałęzie, Niezbędne do skonstruowania na kładki, która umożliwiłaby im przedostanie się na drugą stronę rozległych grzęzawisk. Gdy tylko dotarli na brzeg bagniska, ich oczom ukazały się wymierzone w nich hiszpańskie działa, które znajdowały się na drugim jego końcu. Na sam początek, dla odstraszenia przeciwnika, Hiszpanie oddali kilka ostrzegawczych salw. Nie na tyle silnych jednak, żeby przestraszyli się ich zahartowani w niejednym boju piraci. Nagle dały się słyszeć wojenne okrzyki czarnego korsarza i Michała Baska. Naprzód, wilki morskie! Piraci, słysząc zagrzewające do boju zawołanie swoich dowódców, zaczęli budować z ze sobą belek i gałęzi pomost, po którym mogliby przedostać się na drugą stronę grzęzawiska. Jednocześnie w ogóle nie zważali na nieprzyjacielskie działa, które z minuty na minutę intensyfikowały ostrzał, w wyniku którego co chwila dookoła wzbijały się w powietrze fontanny wody zmieszanej z błotem. Przeprawa przez bagna stawała się z każdym krokiem coraz bardziej niebezpieczna. Kładka, którą na bieżąco budowali, była zbyt mała, żeby mogli się po niej przedostać wszyscy. Piraci spadali z belek, zapadając się w bagno po sam pas. I gdyby nie ich towarzysze broni, trudno by im się było z niego wydostać. W dodatku, jakby tego było mało, zabrali ze sobą niewystarczające zapasy drewna do wybudowania mostu niezbędnego do przeprawy na drugą stronę mokradeł. Musieli więc raz po raz zanurzać się w bagnie i układać kładkę na bieżąco, wykorzystując te belki, po których już przeszli. Przy silnym, nieprzerwanym ostrzale nieprzyjacielskim było to nie tylko trudne, ale i niebezpieczne ze względu na muliste dno, w którym coraz bardziej się zapadali. Tymczasem Hiszpanie wzmogli ostrzał. Kule świstały między trzcinami, cięły je i siekały. Wzbijając do góry fontanny błotnistej lawy i kładąc trupem żołnierzy znajdujących się na pierwszej linii natarcia, pozbawionych jakiejkolwiek skutecznej możliwości obrony, Wszak mieli oni przy sobie zaledwie pistolety, których zasięg był niewystarczający. Czarny korsarz i Michał Bask zachowali jednak pośród tego bitewnego zgiełku zimną krew. Nie tylko zagrzewali okrzykami swoich ludzi do walki, ale wspomagali ich także własnym przykładem. Dodawali otuchy rannym, ustawicznie się przemieszczali. Raz dopingowali tych, którzy byli na samym przedzie, po czym cofali się i wspierali tych, którzy nieśli drzewne pnie i grube gałęzie, wskazując im osłonięte roślinnością miejsca w których mogliby się schronić przed ostrzałem, nie narażając się na pewną śmierć. Mimo, że piraci zaczęli już powoli powątpiewać w powodzenie tej wyprawy, uważając ją za prawdziwe szaleństwo, nie tracili ducha walki i uparcie nacierali. Przekonani, że aby przełamać opór Hiszpanów, wystarczy przedostać się na drugi koniec grzęzawiska. Nieprzerwany ostrzał dziesiątkował pierwsze szeregi. Ponad tuzin piratów dokonało żywota trafionych armatnią kulą i wchłoniętych przez bagniska, ponad dwudziestu natomiast odniosło rany i szukało schronienia za trzcinami i naniesionymi belkami drewna. Mimo tego nie słychać było narzekań. Nikomu nawet przez myśl nie przeszło, żeby się poddać. Zagrzewali do boju kolejnych nadchodzących kamratów, naprzód! Pomścicie nas! Zuchwałość, godny podziwu upór, odwaga i wspaniała postawa dowódców musiały wziąć górę nad przeszkodami i przełamać w końcu opór Hiszpanów. Stanęli w końcu na twardym gruncie, choć nie obyło się bez kolejnych ofiar. Przygotowywali się właśnie do natarcia na stanowiska strzelnicze Hiszpanów. Nic i nikt nie było już w stanie powstrzymać furii spragnionych zemsty korsarzy. Żadne działa, nawet największe i najcięższe, nie były już w stanie ich odeprzeć. Trzymając w jednej ręce szable, a w drugiej pistolety, piraci z impetem zaczęli natarcie na fortyfikacje. W jednej chwili rozpętało się piekło. Pierwsze szeregi nacierających padły trafione serią z muszkietów, lecz następne rzuciły się do walki. Położyły trupem kanonierów, stratowały żołnierzy broniących dostępu do fortu, choć jego załoga próbowała jeszcze stawiać zacięty opór. Gromkie hurra było sygnałem dla Franciszka Lolonera, że pierwsza, być może najważniejsza przeszkoda została właśnie pokonana. Ich radość jednak nie trwała długo. Czarny Korsarz i Michał Bask, którzy czym prędzej zwołali na radę, żeby zastanowić się nad dalszym planem ataku, uświadomili sobie, że mieli przed sobą kolejną przeszkodę. Za niewielkim lasem zauważyli łopoczącą na wietrze flagę Hiszpanów, zwiastującą obecność kolejnego fortu lub stanowiska obronnego. Ach! Śmierć wszystkich Basków krzyknął wściekły Michał Bask. Kolejny twardy orzech do zgryzienia! Ten przeklęty dowódca Gibraltaru naprawdę chce nas zetrzeć na biażgę! Co ty na to, przyjacielu? Wydaje mi się, że nie warto się wycofywać. Ponieśliśmy już za dużo szkód! Wiem. A nasi ludzie są wykończeni. Dajmy im chwilę wytchnienia, a potem przypuścimy na tarcie na kolejne stanowisko. Myślisz, że mają działa? Tak sądzę. A co z Franciszkiem Lolonet, który dotarł już do głównej twierdzy? Nie słyszałem żadnych wystrzałów od strony gór, więc pewnie dotarł na miejsce. Nie napotkawszy żadnego oporu szczęściaż z niego jak zwykle miejmy nadzieję, Michale, że nam też szczęście będzie sprzyjać, co teraz robimy? Wyślemy mały oddział zwiadowczy Chodźmy, przyjacielu, nasi ludzie nie powinni za bardzo ostygnąć. Weszli na sąsiadujące z lasem wzniesienie i zebrali oddział gotowy pójść na zwiady w pobliże stanowiska nieprzyjaciela. Zwiadowcom towarzyszył oddział bukanierów, który miał ich ochraniać na wypadek zasadzki. Piraci właśnie kończyli budowę kolejnej kładki, gdy zwiadowcy i bukanierzy wrócili. Przynieśli raczej złe wieści. Hiszpanie wycofali się wprawdzie z lasu, ale utrzymali stanowisko na równinie a broniły go liczne działa i dobrze uzbrojony regiment. I żeby przedostać się dalej, trzeba było najpierw stawić im czoło i ich pokonać. Nie było natomiast wiadomo, co się dzieje z Franciszkiem Lolone i jego oddziałami. Zwiadowcy nie słyszeli żadnych strzałów. — Naprzód, moje dzielne wilki morskie! — wykrzyknął czarny korsarz, wyjmując z pochwy szpadę. Jeśli pokonaliśmy pierwsze stanowisko, na pewno nie cofniemy się przed kolejnym. Piratom nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Prowadziła ich jedna uporczywa myśl zdobyć Gibraltar. Niewielki oddział został na tyłach, by opatrzyć rannych, pozostali zapuścili się w leśny gąszcz i dziarskim krokiem maszerowali naprzód, niecierpliwie wyglądając wroga. Na swej drodze nie napotkali żadnych niespodzianek, nikogo, kto stawiłby im opór. Jednak widok tego, co ujrzeli po wyjściu z lasu wprost na równinę, sprawił, że oni mieli ze zdumienia. Stanowisko nieprzyjaciela wyglądało doprawdy imponująco. Nie było to zwyczajne umocnienie, ale prawdziwy fort, otoczony fosami, palisadą i kamiennym murem, z którego wystawało osiem dział. Także czarny korsarz i Michał Bask wyglądali na mocno zaskoczonych. To jeszcze twardszy orzech do zgryzienia od poprzedniego, powiedział Michał Bask do czarnego korsarza. Nie będzie łatwo przedostać się przez równinę. Ale odwrót też przecież nie wchodzi w rachubę, biorąc pod uwagę, że Franciszek Lolone zaczyna już oblegać główną twierdzę. Poza tym poczytano by nam to za tchórzostwo. Gdybyśmy chociaż mieli jakieś działo. Wykorzystamy to, które znajduje się na zdobytym przez nas stanowisku. Do ataku! Czarny korsarz nie patrząc wcale, czy ktoś za nim biegnie, rzucił się z impetem przed siebie. W pierwszej chwili piraci się zawahali. Widząc jednak, że zaraz za czarnym korsarzem pobiegli do ataku także Michał Bask, Van Stiller, Kauhma i Moko, otrząsnęli się z wątpliwości i ruszyli przed siebie, wznosząc na całe gardło bojowe okrzyki. Hiszpanie, broniący fortu, odczekali, aż piraci podejdą na odległość mniej więcej tysiąca kroków, po czym rozpoczęli ostrzał. Jego efekt okazał się tragiczny w skutkach. Zaczęła się prawdziwa rzeź. Wszyscy ci, którzy biegli w pierwszym szeregu, padli od razu trupem. Pozostali z kolei przestraszyli się i zaczęli się wycofywać pomimo zagrzewających do walki okrzyków dowódców. Kilka oddziałów próbowało się jeszcze przegrupować, ale i one musiały ustąpić pod naporem nieprzyjacielskiego ostrzału i rozpocząć odwrót w kierunku mokradeł. Czarny Korsarz jednak się nie wycofał. Uformował niewielki, składający się z tuzina ludzi, oddział, który zasilili między innymi cochmón, van Stiller i Moko. Postępowali naprzód truchtem, chowając się w porastających boki równiny krzewach, aż przedostali się do samego podnóża wzniesienia. Wtedy też dobiegły ich odgłosy kanonady z dwóch twierdz, broniących dostępu do Gibraltaru. Było już pewne. Piraci pod wodzą Franciszka Lolone przystąpili do oblężenia. Przyjaciele! wykrzyknął. Franciszek Lolone szturmuje miasto! Naprzód, moje dzielne wilki morskie! Idziemy wziąć udział w kolejnym przyjęciu! Ha, ha, ha! powiedział Kachma. Miejmy nadzieję, że na tamtym zatańczą tak, jak my im zagrady. Choć wszyscy byli śmiertelnie zmęczeni, zaczęli wspinać się po zboczu, karczując, tarasujące im drogę krzaki i osty. Dwie potężne twierdze broniące dostępu do Gibraltaru rozpoczęły kanonadę. Hiszpanie zauważyli natarcie Franciszka Lolone i przystąpili do desperackiej obrony. Na ostrzał zdział, piraci pod wodzą tegoż odpowiadali okrzykiem bojowym. Być może chcieli dać do zrozumienia nieprzyjacielowi, że było ich więcej niż w rzeczywistości. Nie mając muszkietów do obrony, chcieli przestraszyć obrońców twierdzy swoimi okrzykami. Kule armatnie spadały gdzie bądź, docierały nawet do samego podnóża wzniesienia. Potwornie świszczały, przelatując nad głowami, a poza tym ścinały roślinność i stuletnie drzewa, które waliły się z łoskotem na ziemię. Czarnemu korsarzowi bardzo zależało, żeby jak najszybciej dołączyć do szturmu i wesprzeć w walce Franciszka Lolone. Szczęśliwie udało mu się znaleźć przetarty szlak, dzięki czemu w ciągu niespełna pół godziny znalazł się na tyłach jego oddziałów. Gdzie jest wasz dowódca? zapytał czarny korsarz. Na skraju lasu usłyszało w odpowiedzi. A tak już się zaczął? Czekamy na odpowiedni moment. Na razie nie chcemy się za bardzo narażać, bo nas wybiją jak kaczki. Prowadźcie mnie do niego. Dwaj piraci odłączyli się od pozostałych i zaprowadzili czarnego korsarza do miejsca, w którym zatrzymał się wraz z innymi dowódcami Franciszek Lolonę. – Do stu nie krył radości pirat. – Oto posiłki, które przychodzą w porę! – Niestety, bardzo wątłe posiłki – odpowiedział na to czarny korsarz. Przyprowadziłem ci zaledwie dwunastu ludzi. Dwunastu? Zdumiał się pirat i zbladł. A gdzie pozostali? Wróg zepchnął ich na mokradła. Ponieśliśmy bardzo duże straty. O, stu piorunów, a ja właśnie na nich liczyłem! Być może ponownie zaatakowali stanowisko Hiszpanów, aby otworzyć sobie drogę pod mury miasta, a być może udało im się je obejść. Przed chwilą słyszałem ostrzał z dział na równinie. Nie, ważne. Tymczasem przypuścimy atak na większą twierdzę. A jak się dostaniemy do środka? Przecież nie posiadamy drabin. To prawda, ale mam nadzieję skłonić Hiszpanów do opuszczenia twierdzy. Niby jak symulując atak i nagły zwrot. Uprzedziłem już ludzi o swoim zamiarze. A zatem na co jeszcze czekamy? Do no ataku. Piraci z tortugi. Krzyknął Franciszek Lolone. Za mną! Oddziały piratów, które do tej pory siedziały w ukryciu pod drzewami lub między krzakami, gdzie schroniły się przed bezlitosnym, nieprzerwanym ostrzałem dział z dwóch twierdz, na rozkaz swojego dowódcy rzuciły się w stronę równiny. Franciszek Lolone i Czarny Korsarz przejęli dowództwo nad bitwą, wysunęli się na czoło szturmujących oddziałów i biegli co sił, chcąc oszczędzić swoim żołnierzom największych strat. Hiszpanie stojący na straży tej twierdzy, która pełniła ważniejszą pod względem militarnym rolę i była lepiej uzbrojona, na widok rozpędzonych oddziałów otworzyli ogień i bronili się jak tylko mogli. Jednak chyba już na próżno. Piraci wspinali się po pochyłej skarpie, rażąc ogniem pistoletów Hiszpanów. Niektórym, choć wielu z nich poległo, udało się dobiec do murów. Nagle zabrzmiał donośny głos czarnego korsarza. – Wilki morskie! Wycofujemy się! – Piraci, których położenie było skazane na porażkę, nie dysponowali ani drabinami, ani działami, Hiszpanie za stawiali zaciekły opór, porzucili swoje zamiary, po czym, nie wypuszczając broni z rąk, uciekli w stronę nieodległego lasu. Obrońcy fortu, przekonani, że teraz z łatwością zdepczą wroga, zaniechali dalszego ostrzału z działu. I szybko opuścili mosty zwodzone, otwierając drogę gotowej do natarcia piechocie. Na to tylko czekał franciszek Lolone. Uciekający w udawanym popłochu piraci nagle wykonali w tył zwrot i rzucili się na przeciwnika. Wzięci z zaskoczenia Hiszpanie, nie spodziewając się takiego zwrotu akcji, zaczęli się wycofywać. Po chwili jednak się zatrzymali. I odwrócili w stronę przeciwnika. Obawiali się bowiem, że jeśli nie spróbują zatamować wezbranej fali szturmu jeszcze przed murami, ta wleje się do środka twierdzy wraz z nimi. Roztaczająca się przed Gibraltarem równina stała się teatrem krwawego starcia. Zarówno piraci, jak i Hiszpanie walczyli za jadle, wyżynając się nawzajem szablami i strzelając z pistoletów. Podczas gdy obrońcy stojący na blankach fortu siekli żelastwem, na chybił trafił, kosząc zarówno swoich ludzi, jak i przeciwnika, Hiszpanie, którzy pod względem liczebnym dwukrotnie przewyższali siły piratów, byli już bliscy odparcia przeciwnika i uratowania miasta, kiedy na pole walki wkroczył Michał Bask, któremu udało się przedostać przez puszczę porastającą góry. To właśnie tych trzystu ludzi zdecydowało o losach bitwy. Pod naporem przeciwnika Hiszpanie uciekali z pola bitwy i szukali schronienia w twierdzy, ale wraz z nimi wbiegli do środka także piraci, na czele z Franciszkiem Lolone, czarnym Korsarzem i Michałem Baskiem, którzy cudem wyszli z tego starcia bez szwanku czy choćby najmniejszego draśnięcia. Hiszpanie nie dawali za wygraną i nadal zajadle się bronili w murach twierdzy. Woleli chwalebnie polec w walce, niż patrzeć, jak wrogowie ściągają z masztu flagę Hiszpanii. Czarny korsarz wbiegł na dziedziniec i próbował przedostać się przez szeregi zażarcie walczących w obronie Gibraltaru żołnierzy. Ostrzem szpady przeszył kilku arkebuzerów, którzy stanęli mu na drodze, po czym ujrzał biegnącego ku niemu mężczyznę ubranego w eleganckie szaty, w szarym kapeluszu, z długim, strusim piórem. — Broń się, panie! — krzyknął uwiegomość, dobywając swej lśniącej szpady. — Już po tobie! Czarny korsarz skończył właśnie pojedynek z dowódcą Arkebuzerów, który właśnie konał u jego stóp. Na widok nadbiegającego mężczyzny wykrzyknął zdumiony. — To ty, hrabio? We własnej osobie, odpowiedział Kastyliczek, wymachując swą długą szpadą. Broń się, bo czasy przyjaźni już się skończyły. Ty walczysz po stronie piratów, ja bronię flagi Kastyli. Pozwól mi przejść, hrabio, odpowiedział czarny korsarz, próbując się przedostać przez tłum walczących ze sobą Hiszpanów i piratów. Nie. A nie, jeśli chcesz, będziesz musiał mnie zabić, odpowiedział zdecydowanym tonem Kasteliczek. Hrabio, nie stawiaj oporu, pozwól mi przejść, nie zmuszaj mnie do pojedynku. Jeśli chcesz się bić za moimi plecami, masz setki piratów. Ja winny ci jestem wyrazy uznania, a nie śmiercionośną szpadę. Nie, panie, wyrównaliśmy już rachunki. Nie opuścicie tej flagi, zanim ostatni z nas, ja dowódca twierdzy i jego ludzie, nie polegniemy w jej obronie. Po tych słowach porwał się na czarnego korsarza i zaczął go atakować. Czarny korsarz zdawał sobie sprawę, że hrabia Lermy nie dorównuje mu w fechtunku i wcale nie zamierzał pozbawiać życia tego zacnego i wielkodusznego szlachcica. Zrobił więc dwa kroki do tyłu i raz jeszcze krzyknął dla ostrzeżenia. — Proszę cię, nie zmuszaj mnie, panie, żebym cię zabił. — Walcz! — krzyknął z uśmiechem hrabia. — Walcz, panie Ventimilli! Dookoła nich toczyła się krwawa walka. Żołnierze krzyczeli i przeklinali, słychać było jęki rannych i wystrzały z muszkietów i pistoletów. W tym bitewnym ferworze stanęli do walki, także oni dwaj gotowi zabić i dać się zabić. Hrabia atakował z dużą determinacją, wyprowadzając cios za ciosem, jednak czarny korsarz z wprawą parował wszystkie. Obaj wyciągnęli też sztylety, żeby skuteczniej odpierać ciosy szpadą. Raz nacierał jeden, raz drugi, raz jeden robił kilka kroków do przodu, a drugi się cofał, by po chwili przejść do ofensywy. Trudno im się walczyło, brodzili we krwi, która spływała już po całym dziedzińcu, musieli więc bardzo ostrożnie stawiać stopy, żeby się nie poślizgnąć. W pewnym momencie czarny korsarz który nie miał zamiaru zabijać kastylijskiego szlachcica, jednym ciosem wytrącił z jego rąk szpadę, w podobny sposób, w jaki uczynił to w domu notariusza. Tuż obok hrabiego, jak się miało okazać na całe jego nieszczęście, dogorywał pokonany wcześniej przez czarnego korsarza dowódca Arkebuzerów. Hrabia doskoczył do niego w mgnieniu oka. Wyrwał z jego zaciśniętych dłoni szpadę, i znów rzucił się na czarnego korsarza. Dokładnie w tej samej chwili napatoczył się jeden hiszpański żołnierz. Czarny korsarz, zmuszony teraz stawić czoła dwóm przeciwnikom jednocześnie, nie miał już więcej skrupułów i nie zamierzał już nikogo oszczędzać. Jednym silnym ciosem powalił na ziemię żołnierza, a następnie odwrócił się do atakującego go z boku hrabiego. Po czym doskoczył do niego i wbił ostrze szpady w sam środek piersi tak, że wyszło plecami. — Hrabio! — krzyknął czarny korsarz, chwytając przeciwnika w ramiona, zanim ten osunął się na ziemię. — Wcale nie cieszy mnie ta wygrana, ale sam się o to prosiłeś. Kastylijczyk, który przeszyty szpadą zbladł jak ściana i zamknął oczy, Nagle je otworzył i spojrzał na czarnego korsarza, po czym ze smutnym uśmiechem rzekł: Los tego chciał, panie. Przynajmniej nie będę musiał patrzeć, jak flaga Hiszpanii spada na ziemię. Carmon, Van Stiller, pomocy! Krzyknął czarny korsarz. To na nic, panie, odparł hrabia półprzytomnie, gasnącym już głosem. Ja umieram. żegnaj, mój panie, i. Lecz urwał wpół zdania, a struga krwi wypłynęła mu z ust. Zamknął oczy, uśmiechnął się po raz ostatni, po czym wyzionął ducha. Czarny korsarz wzruszony bardziej niż mógł przypuszczać. Położył ciało hrabiego na ziemi, złożył pocałunek na jego jeszcze letnim czole, z westchnieniem pochwycił jego ociekającą krwią szpadę, po czym rzucił się w sam środek toczącej się wokoło bitwy i głosem, który łamał mu się ze wzruszenia, krzyknął do mnie wilki morskie. Wewnątrz twierdzy trwała jeszcze zajadła walka. Na Blankach, na wieżach, na korytarzach, w salach i w kazamatach wszędzie Hiszpanie walczyli jeszcze ze wściekłością, która mieszała się z rozpaczą. Stary, waleczny dowódca Gibraltaru i wszyscy jego oficerowie polegli, ale szeregowi żołnierze nie składali broni. Rześć trwała jeszcze około godziny. Garstka obrońców otoczyła kręgiem flagę swojej dalekiej ojczyzny. Nie chcieli się poddać, przyszło im więc wszystkim polec. Podczas gdy piraci pod wodzą Franciszka Lelone zajmowali pierwszą twierdzę, Michał Bask szturmował drugą, zmuszając obrońców do kapitulacji, ale w zamian darując im życie. Trwająca od samego rana walka zakończyła się o godzinie drugiej porażką Hiszpanów. Pochłonęła życie czterystu Hiszpanów i stu dwudziestu piratów, z których wielu poległo jeszcze w lesie, pozostali podczas oblężenia twierdzy, której tak walecznie bronił gubernator Gibraltaru. Rozdział trzydziesty szósty. Przysięga Czarnego Korsarza. Rządni łupów piraci niczym rwąca rzeka wdzierali się w zaułki bezbronnego miasta, chcąc dopaść mieszkańców, zanim ci zdążą schronić się w okolicznych lasach wraz ze swymi kosztownościami. Tymczasem na zewnętrznym dziedzińcu fortu czarny korsarz, Carmont, van Stiller i Moko, układali na stosach ciała poległych. Z nadzieją, że gdzieś pośród nich odnajdą martwego Wangolda, widok dziedzińca przejmował grozą. Gdzie nie spojrzeć, wszędzie piętrzyły się góry trupów. Zdeformowane ciała piratów i obrońców fortu leżały jedne na drugich. Miały odcięte ręce i nogi, rozpłatane piersi, strzaskane głowy i rozprute wnętrzności. Były pokryte okropnymi ranami. Wciąż jeszcze broczącymi krwią, która spływała po schodach twierdzy, tworząc u ich stóp czerwone kałuże, nad którymi unosił się cierpki odór. Noże i kordelasy, które pozbawiły życia tych nieszczęśników, wciąż sterczały z ciał. Niektórzy z nich zwarli się ze swym wrogiem w śmiertelnym uścisku, i tak skonali z zębami zatopionymi w jego szyi. Inni jeszcze zastygli w ostatnim skurczu z szablą zaciśniętą w dłoni. Tu i ówdzie na tym pobojowisku słychać było orzężenie rannych, którzy z wielkim wysiłkiem zrzucali z siebie trupy i ukazywali światu blade, umazane krwią twarze, wątłym głosem błagając o łyk wody. Czarny korsarz nie żywił nienawiści do hiszpańskich żołnierzy. Dlatego też śpieszył na ratunek wszystkim rannym, i pomagał wygrzebywać ich spod stosu rozrzuconych w koło ciał. Z pomocą Moka i dwóch kamratów przenosił nieszczęśników w bezpieczne miejsce, powierzając ich w trosce opatrzenie ran. Uporali się już ze wszystkimi wzywającymi pomocy, jakich udało im się odnaleźć. Zatrzymali się teraz tuż przy skraju wewnętrznego dziedzińca gdzie ciała Hiszpanów i piratów leżały pokotem jedne na drugich, gdy nagle usłyszeli dobrze znany im głos. — Do stu zdechłych wielorybów! — wykrzyknął Karman. Czy mnie się zdaje, czy to znajomy nosowy świergot? — Ja też to słyszałem! — potwierdził Van Stiller. Może to mój rodak, Dariusz? Nie wydaje mi się, stwierdził czarny korsarz. To był głos jakiegoś Hiszpana. Wody, kawaleros, wody, krzyczał ktoś spod stosu trupów. Do stu hamburskich piorudów, krzyknął Van Stiller. To głos katalończyka. Czarny korsaż i kochma rzucili się w kierunku, z którego dobiegało wołanie, odrzucając w pośpiechu sztywne ciała. W końcu z tej plątaniny rąk i nóg wyłoniła się zbryzgana krwią głowa, potem długie, pajęcze ramiona, a na końcu wydłużony korpus, osłonięty skórzanym napierśnikiem, mocno zabrudzonym krwią i zbryzgany czyimś mózgiem. — Karaj! — krzyknął Katalończyk na widok czarnego korsarza i Cormont. — W samą porę! Co za... — Cięście. — To ty! — wykrzyknął czarny korsarz. — Ahoj, mój drogi katalończyku! — radośnie powitał go karmel. — Cieszę się, bracie, że widzę cię przy życiu. Chyba nikt nie przetrącił ci tych twoich chudych kości. — Jesteś ranny? — zapytał czarny korsarz, pomagając wojakowi wstać na nogi. Otrzymałem cios szablą w plecy i drugi w twarz. Ale bez obrazy, przyjaciele. Pirata, który mnie tak urządził, nadziałem na moją szablę jak barana na rożen. Przysięgam wam, kawaleros, że rady jestem widząc was całych i zdrowych. — Jesteś poważnie ranny? — Nie, panie, ale tak mocno mnie usiekli, że straciłem przytomność. Pić, kawaleroś, chociaż łyciek. — Proszę, przyjacielu — powiedział Kachma, podając mu piersiówkę z wodą i odrobiną gorzałki. — Potem od razu staniesz na nogi. Wstrząsany gorączką katalończyk wychylił zawartość manierki do dna. Po czym spojrzał na czarnego korsarza i powiedział: Szukasz gubernatora, prawda? Zgadza się, odparł. Widziałeś go? A jakżeby inaczej? Czuł za pech! Straciłeś okazję, żeby go powiesić. A ja. — Żeby odpłacić mu za dwadzieścia pięć bolesnych razów. — Co masz na myśli? — zapytał czarny korsarz świszczącym głosem. — Że ta gadzina przewidziała upadek fortu i wcale nie przybiła do brzegu. — Gdzie więc popłynął? Dowiedziałem się tego od jednego z towarzyszących mu żołnierzy, który później zjawił się tutaj. Van Gold na karaweli hrabiego z Lermy popłynął ku wschodnim brzegom jeziora, omijając tym samym waszą flotę i przybił do Koro, gdzie, jak wiedział, rzuciła kotwice hiszpańska fregata. Wiesz, co dalej zamierza? uda się do Porto Cavallo, gdzie ma liczne ziemie i wielu krewniaków jesteś pewien? Najzupełniej, panie śmierci i zniszczenia strasznym głosem odgrażał się czarny korsarz już go prawie miałem w garści, a on znowu się wymknął niech i tak będzie może uciec nawet do samego piekła, lecz czarny korsarz wygrzebie go nawet stamtąd. Choćbym miał roztrwonić cały swój majątek na poszukiwania, i tak go znajdę! Choćbym miał popłynąć na Honduras, przysięgam na Boga. Aj, a ja udam się z Tobą, Panie, jeśli nie masz nic przeciwko! odparł Katalończyk. Zgadzam się? Nasza nienawiść jest tak samo wielka. Odpowiedz mi jeszcze na jedno pytanie, przyjacielu. Pytaj panie. Jak myślisz, czy warto od razu pójść jego tropem? Myślę, że Wangols znajduje się już na pokładzie hiszpańskiej fregaty. Zanim dopłyniemy do Marakaibo będzie już chęt daleko u wybrzeży Nikaragui. Niech ucieka. Proszę bardzo. Lecz kiedy wrócimy na tortugę, zorganizuję wyprawę, jakiej jeszcze nie widziano w zatoce meksykańskiej. Koman Stiller! Zajmijcie się naszym przyjacielem, powierzam go waszej opiece. Moko. Chodź ze mną do miasta. Muszę się spotkać z Franciszkiem Lolone. Po tych słowach czarny korsarz i moko opuścili fort i udali się do osady. Napadnięte przez piratów miasto, które nawet nie stawiało wielkiego oporu, przedstawiało widok godny pożałowania, tak samo zresztą jak zewnętrzne szańce. Grabież trwała w najlepsze. Zewsząd dochodziły krzyki mieszkańców, zawodzenie kobiet, płacz dzieci, przekleństwa, dzikie wrzaski i pojedyncze strzały. Ścigani przez korsarzy i bukanierów mieszkańcy tłumnie uciekali z miasta, starając się ocalić co cenniejsze rzeczy. Między Hiszpanami a arabującymi piratami wywiązały się bójki. Zwycięzcy nie oszczędzali nawet trupów, wyrzucając przez okna ciała zabitych, które z głuchym plaskiem upadały na bruk. Piraci za wszelką cenę próbowali wydrzeć od miejscowych informacje o ukrytych skarbach. Torturowani przez nich notable krzyczeli teraz w niebo głosy Albowiem morscy rozbójnicy nie wzdragali się przed użyciem najokrutniejszych metod, byle tylko zdobyć złoto. Opustoszałe domy płonęły, a buchający zewsząd ogień oświetlał ulicę groźnym blaskiem i strzelał w górę piropuszem iskier, grożąc pożogą całego miasta. Czarny korsarz naoglądał się już podobnych scen we Flandrii, nie krzywił się więc na rozgrywające się przed nim sceny grabieży. Przyspieszał tylko kroku, chcąc jak najszybciej minąć dziejące się na jego oczach gwałty i bezeceństwa, które napełniały go obrzydzeniem. Na głównym placu miasta zastał Franciszka Lolone. Dowódca w otoczeniu piratów, którzy zgonili na plac wielu mieszkańców miasta, pochłonięty był ważeniem złota znoszonego przez jego wiernych kamratów ze wszystkich stron. — Na mą brodę! — wykrzyknął pirat na widok czarnego korsarza. Myślałem, że już jesteś daleko stąd i właśnie wieszasz van Golda na gałęzi. Nie wyglądasz na uradowanego przyjacielu. Masz słuszność. Jakie wieści? Van Gold zmierza właśnie w stronę nikaraguańskich wybrzeży. Uciek ci? Może to diabeł wcielony na moją brodę, to prawda? Tak, Piotrze. Zdrajca zamierza schronić się w Hondurasie. W takim razie co zamierzasz? Przyszedłem ci oznajmić, że wracam na Tortugę, by zorganizować kolejną wyprawę. Beze mnie? Jak to tak? A, zechcesz mi towarzyszyć? Obiecuję namą głowę. Wyruszymy za kilka dni. Jak dotrzemy na tortugę raz, dwa, zbierzemy nową flotę i wykurzymy tego szczura z jego nory. Dziękuję, Piotrze. Liczę na ciebie. Trzy dni później, po złupieniu Gibraltaru, piraci wsiedli do szalup, które przypłynęły ze statków oczekujących przy ujściu do jeziora. Wieźli ze sobą ponad dwustu jeńców, za których mieli nadzieję prędzej czy później otrzymać sowity okup. Oprócz tego zdobyli ogromne zapasy żywności, różnego rodzaju mienia, a nade wszystko złoto o wartości 260 sześćdziesięciu tysięcy piastrów. Niebawem cała ta suma miała zostać roztrwoniona na wesołą biesiadę na plażach Tortugi. Piraci bez przygód przepłynęli jezioro i nazajutrz znaleźli się na pokładach swoich statków, które odpłynęły w stronę Maracaibo z zamiarem ponownego złupienia miasta, o ile cokolwiek do zdrabowania jeszcze tam zostało. Czarny korsarz wraz ze swymi druchami płynął na statku Franciszka Lollone, albowiem błyskawica była daleko, przy ujściu do zatoki. Zabezpieczała tyły pirackiej flotylli, by zapobiec ewentualnej zasadce ze strony hiszpańskich okrętów, które wysłane w te rejony dla ochrony morskich portów w Meksyku, Jukatanu, Hondurasu, Nikaragu i Kostaryki nieustannie patrolowały wybrzeża. Carmon i Van Stiller nie zapomnieli oczywiście o katalończyku, który na szczęście w całym zamieszaniu nie odniósł groźnych ran. Tak jak podejrzewano, mieszkańcy Maracaibo wrócili do miasta, łudząc się, że korsarskie statki nie przypłyną po raz drugi. Nieszczęśni. Nie dość, że zostali już ograbieni do cna i nie mogli stawić piratom żadnego oporu, to jeszcze zostali zmuszeni do zapłacenia daniny w wysokości 30 tysięcy piastrów, byle tylko uniknąć nowych gwałtów i puszczenia miasta z dymem. Nie do końca zadowoleni, i wiecznie nienasyceni piraci, korzystając z chwilowego postoju, dodatkowo ograbili jeszcze kilka kościołów, skąd ukradli święte relikwie, przedmioty kultu, obrazy, Krzyże, a nawet dzwony, a wszystko po to, by było w co wyposażyć planowaną na tortudze kaplicę. Po południu tego samego dnia piraci w końcu opuścili Zatokę Maracaibo i śpiesznie odpłynęli w kierunku przesmyku prowadzącego na pełne morze. Czas naglił i wszyscy chcieli jak najszybciej opuścić te niepewne strony. Od gór Sierra di Santa Maria napływały czarne chmurzyska, Kłębiąc się groźnie i zakrywając prawie całkowicie tarczę zachodzącego już słońca, a niewinny dotąd wietrzyk począł dmuchać z siłą małego huraganu. Morgan, gdy tylko spostrzegł umówiony znak i światła pozycyjne floty, wykonał zwrot ustawiając się dziobem w stronę pełnego oceanu. Błyskawica czterema halsami zbliżyła się do szalupy, w której czarny korsarz wraz z przyjaciółmi odbił od statku Franciszka Lolone. Gdy kapitan wszedł na pokład, powitał go ogłuszający krzyk. Niech żyje nasz kapitan! Czarny korsarz wraz z Carmont i van Stillerem, którzy podtrzymywali rannego katalończyka, przemaszerował przez pokład między marynarzami ustawionymi w dwóch rzędach i szybkim krokiem zbliżył się do białej postaci, która ukazała się na schodach nad budówki. Z ust pirata wyrwał się okrzyk pełen radości: Honorato! Panie! wykrzyknęła młoda niewiasta, biegnąc czarnemu korsarzowi na spotkanie. Jakże się cieszę, że wróciłeś cały i zdrów? W tej chwili ciemności nocy rozerwał oślepiający błysk i głuchy grzmot poniósł się po morzu. Na widok znajomej kobiecej postaci oświetlonej przez błyskawice z ust katalończyka wydobył się krzyk: To brzybozie! To ona! Cuchka Vangolda tutaj! Czarny korsarz, który już chciał porwać dziewczynę w ramiona, stanął jak wryty, po czym gwałtownie odwrócił się w stronę katalończyka, który patrzył na dziewczynę zagubionym wzrokiem. Pirat zapytał nieludzkim głosem: Co powiedziałeś? Mów albo cię zabiję. Katalończyk nie odezwał się słowem. Pochylony do przodu, spoglądał w milczeniu na księżniczkę, która cofała się powoli, zataczając się, jakby ktoś ugodził ją sztyletem prosto w serce. Przez kilka chwil na mostku panowała cisza, przerywana tylko przez łoskot fal uderzających o Stu 120 marynarzy wstrzymało oddech. Spoglądali to na księżniczkę, która wciąż się cofała. To na kapitana, który stał nad katalończykiem, zaciskając pięści. Wszyscy czuli podskórnie, że stało się coś strasznego. Mów, powtórzył zduszonym głosem czarny korsarz. Mów, to rozkaz. To, ta córka La Golda! Wydusił z siebie katalończyk, przerywając złowrogie milczenie. Znasz ją? Znam. Przysięgnij, że to ona. Przysięgam. Słysząc to uroczyste zapewnienie, czarny korsarz zawył jak ranione zwierzę skulił się tak, jakby go ktoś z całej siły uderzył kijem w żołądek i przez chwilę się nie ruszał, po czym nagle wyprężył się jak struna. Jego ponury głos zagłuszył łoskot fal. Tamtej nocy gdy przemierzałem te wody z ciałem czerwonego korsarza na pokładzie, złożyłem pewną przysięgę: Niech będzie przeklęta ta noc, w którą stracę tę, którą kocham! Kapitanie? rzekł Morgan, podchodząc do swego dowódcy. Cisza! Krzyknął czarny korsarz, a z jego piersi wyrwał się rozdzierający szloch. — Tu moi bracia, nikt inny! Przesądną na wskroś załogę przeszedł dreszcz strachu. Wszyscy jak jeden mąż spojrzeli ku morzu, które lśniło, tak jak tej nocy, gdy czarny korsarz wypowiedział słowa straszliwej przysięgi, będąc przekonanym, że ciała dwóch jego braci wynurzyły się z morskiej mogiły. Flamantka cofała się, przytrzymując rękami rozwiane na wietrze włosy. Czarny korsarz postępował za nią krok w krok, a oczy mu płonęły. Ani jedno, ani drugie nie odzywało się, jakby nagle o nie mieli. Milczący, nieruchomi, wstrząśnięci do głębi, rozgrywającą się przed ich oczyma sceną, piraci śledzili ich wzrokiem nawet Morgan nie miał już odwagi zbliżyć się do kapitana W pewnej chwili flamantka dotarła do schodów prowadzących do nadbudówki zatrzymała się na chwilę w desperackim geście załamując dłonie tyłem zeszła po schodach a za nią postępował czarny korsarz obydwoje weszli do kajuty tam flamantka ponownie się zatrzymała Cała jej odwaga naraz ją opuściła i dziewczyna bezwładnie opadła na krzesło. Czarny korsarz zamknął drzwi i krzyknął do niej urywanym głosem: Nieszczęsna! Tak. Cicho wyszeptała dziewczyna. Jestem nieszczęsna. Zapadła cisza przerywana tylko głuchym łukaniem księżniczki. Przeklęta przysięga! odezwał się zrozpaczony czarny korsarz. Jesteś córką Van Golda, a ja przysięgłem mu nienawiść po wsze czasy. Jesteś córką zdrajcy, który zamordował moich braci, Boże jedyny. Straszny. Przerwał na chwilę, po czym kontynuował z pasją. Przecież wiesz, że przysięgłem zabić wszystkich, którzy mają pecha należeć do rodziny mojego śmiertelnego wroga. Przysięgałem to w noc, gdy pochowałem trzeciego brata, którego powiesił twój ojciec. Bóg może i moi marynarze są mi świadkami. A teraz za te słowa przyjdzie zapłacić jedynej kobiecie, którą w życiu szczerze kochałem, ponieważ ty, pani, musisz umrzeć. Niech więc tak będzie, odpowiedziała: Zabij mnie. Los chciałbym. Mój ojciec stał się zdrajcą i mordercą. Zabij mnie, ale zrób to własnymi rękoma. Umrę szczęśliwa, wiedząc, że ginę z ręki człowieka, którego do głębi kocham. Ja miałbym cię zabić! Wykrzyknął czarny korsarz, cofając się z przestrachem. Ja... Nie, nie! Zabić ciebie! Nie zrobię tego. Nie mógłbym. Spójrz. Chwycił księżniczkę za ramię i przyprowadził pod duże okno, które wychodziło na prawą burtę. Morze wciąż delikatnie fosforyzowało. Jaśniało tak jasnym blaskiem, jakby pod powierzchnią wody płynęła rzeka płynnego złota, a mglisty, spowitych chmurami horyzont od czasu do czasu przecinały błyskawice. Zobacz, zawołał rozgorączkowany czarny korsarz. Może lśni tak jak w tamte noce, podczas których chowałem w tych wodach moich braci, ofiary twego ojca. Oni tam są, śledzą mnie, obserwują mój statek. Wciąż widzę ich oczy wpatrzone we mnie, domagają się zemsty. Widzę ich ciała unoszące się wśród fal, wypływające na powierzchnię, żądając, bym dopełnił słów przysięgi. Kochani bracia. Zostaniecie pomszczeni. Kochałem tę kobietę. Czuwajcie nad nią. Naprawdę ją pokochałem. Głos mu się załamał i przeszedł w szloch. Bredził teraz, jakby był niespełna rozumu. Dejrzał przez okno i przez chwilę obserwował fale, które z głuchym pomrukiem wspinały się jedna na drugą. Kto wie, być może zdjęty bólem, oczyma duszy widział właśnie szkielety czerwonego i zielonego korsarza wynurzające się z otchłani oceanu. Spojrzał na flamantkę, która odsunęła się od niego. Z jego twarzy znikły wszelkie oznaki cierpienia. Wracał stary, dobry czarny korsarz, nieustraszony morski rozbójnik, który dla wrogów miał tylko nienawiść. Przygotuj się na śmierć pani, powiedział ponurym głosem. Proś Boga i mych braci, by wstawili się za tobą. Czekam na ciebie na mostku. Opuścił kajutę wolnym krokiem, nie odwracając się za siebie, po czym wszedł po schodach na górny pokład i udał się na mostek kapitański. Przez te kilka chwil załoga nie ruszała się z miejsca. Tylko sternik wyprostowany na rufie prowadził błyskawice na północ, w ślad za korsarskimi statkami, których światła mrugały w oddali. Morgan! powiedział czarny korsarz do swego zastępcy. Każ przygotować łódź i opuść ją na wodę. Co zamierzasz, kapitanie? zapytał. Dotrzymać przysięgi, odparł cicho. Kto zajdzie do szalupy? Córka zdrajcy. Kapitanie, cisza! Moi bracia na nas patrzą. Macie usłuchać to rozkaz. Na tym statku panuje tylko wola czarnego korsarza. Nikt jednak nie ruszył się z miejsca, by spełnić jego żądanie. Załoga, która przecież nie składała się z pierwszych lepszych majtków, ale ludzi dumnych i silnych, tak samo jak ich kapitan, którzy z desperacką odwagą nadstawiali karków w wielu potyczkach, teraz w tej tragicznej chwili stała jak wrośnięta w ziemię, przykuta do miejsca wszechogarniającym strachem. Czarny korsarz podniósł głos. Wilki morskie! Winniście mi posłuszeństwo! Z szeregu wystąpił kwatermistrz gestem, nakazując kilku marynarzom, by poszli za nim. Razem opuścili na morze szalupę tuż obok trapu zawieszonego na prawej burcie i wrzucili do niej suchy prowiant. Zrozumieli już bowiem, co czarny korsarz zamierzał uczynić z nieszczęsną córką Van Golda. Gdy tylko łódź znalazła się na wodzie, z kajuty w nadbudówce wyszła flamantka. Ubrana w białą suknię ze złotymi włosami, które spływały jej na plecy, zdawała się być zjawą. Lekko, niczym duch, w milczeniu przeszła przez pokład. Szła dumna i wyprostowana, nie okazując żadnych emocji. Podeszła do drabinki, gdzie kwatermistrz wskazał jej szalupę, która kołysana przez falę głucho uderzała w burtę. Honorata przestanęła na chwilę i spojrzała w kierunku rufy, gdzie na tle czarnego nieba wyraźnie rysowała się sylwetka czarnego korsarza oświetlana raz po raz przez oślepiające błyskawice. Patrzyła przez długą chwilę na dumnego wroga jej ojca, który wyprostowany stał na mostku z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Następnie pożegnała go skinieniem ręki, po czym szybko zeszła do czekającej na nią łodzi. Kwatermistrz odwiązał cumę, zanim kapitan zdołał go powstrzymać. Zgardeł. Całej załogi wyrwał się krzyk. Daruj jej, kapitanie! Czarny korsarz milczał. Wychylił się za burtę i wzrokiem odprowadzał łódź, którą fale groźnie huśtały na boki, rzucając na pełne morze. Powiał mocniejszy wiatr, a niebo rozbłysło piorunami, łoskot fal i huk grzmotów zlały się w jedno. Szalupa oddalała się. Na jej dziobie można było dostrzec białą postać młodej dziewczyny, która z dłońmi uniesionymi w kierunku błyskawicy wpatrywała się w czarnego korsarza. Marynarze podbiegli do prawej burty i obserwowali łódź. Nikt się nie odzywał. Wszyscy zrozumieli, że przekonywanie kapitana do zmiany zdania było bezcelowe. Szalupa oddalała się coraz bardziej. Na tle błyszczących fal i wodnej toni oświetlanej przez pioruny była już tylko niewielkim czarnym punktem. Wspinała się na morskie grzywacze, by po chwili zniknąć w głębokich, wodnych przepaściach, ale za każdym razem wyłaniała się znów na powierzchnię, jakby chroniła ją czyjaś niewidzialna ręka. Jeszcze przez chwilę można było ją dostrzec, Aż w końcu rozmyła się na pochmurnym, spowitym chmurami atramentowym horyzoncie. Piraci z przerażeniem spojrzeli na mostek. Kapitan zgiął się w pół i upadł na zwoje lin, ukrywając twarz w dłoniach. Pośród ryku wiatru i szumu fal piraci usłyszeli urywany szloch. Termo przybliżył się do Van Stillera i wskazując na mostek powiedział ze smutkiem – Przyjacielu, spójrz. Czarny korsarz płacze.